Witamy wszystkich bardzo serdecznie na szóstym, ostatnim, znaczy w sumie może przedostatnim dniu fazy grupowej. Dzisiaj z Tomkiem znowu komentujemy, tak także witamy czat. No i powiem wam widzowie, że na starcie będzie trzeba sporo omówić. Dzisiaj tak jak widzicie Polak Rodak, Radosław Wojtaszek walczy czarnymi z Rosjaninem Oparinem. I tutaj jest sytuacja na wynikach, ma przeogromne znaczenie, więc sobie omówmy tą, tą sytuację na starcie. Więc, tak, pierwsza bardzo ważna sprawa: Amerykanin Aronian zmasakrował grupę C, i co ciekawe, jest teraz top 1 zawodnikiem reprezentującym USA, ponieważ przeskoczył Karłanę tam chyba o jedno oczko. E, licząc, na, e, licząc na żywo. E, no i teraz już ma, nawet jak przegra, no to ma pewny awans do e, półfinału, także no cóż, zdominował swoją grupę ewidentnie. E, Wesley So ma 3,5, przewagi nad Dominguezem e, i dzisiaj e, Dominguez gra z Shirowem ostatnim w grupie, a So gra, e, so gra z Harry Krishną. Także przy, no tutaj wszystko zależy od wyników konkretnych, ale myślę, że przy, przy remisie SO powinien awansować, no bo jednak Dominguez nie będzie miał lekko, żeby sirował grać z całą pewnością. No a też w razie, jakby się tak zdarzyło, że Dominguez wygra, SO zremisuje, no to wtedy w razie, co jest dogrywka, w której to no raczej są so mimo wszystko lepsze. I teraz, jeżeli chodzi o grupę A, no to tutaj powiedzmy, że niespodziewanie. Nakamura na pierwszym miejscu, wczoraj własny, w ładnym stylu. Griszczuka rozjechał. No, inna sprawa, że Griszczuk tak klasycznie wpakował się w niedoczas, co na pewno mu nie pomogło. No, i dzisiaj Hikaru walczy z jesypienką. Także bardzo, bardzo ciekawy pojedynek, bo Jesypienko ma białe. No i musi tutaj pokonać na Remis no to sprawia, że kończy na drugim miejscu. Także to na pewno bardzo ciekawy pojedynek. Lider z zawodnikiem z drugiego miejsca się spotykają. Kiedy grają? Już teraz grają, już partie wystartowały. Także zaraz sobie do tego przejdziemy. No to na spokojnie, w debiucie się sytuacja rozwija. I tak, teraz grupa B. No w tej grupie jest najbardziej wyrównana sytuacja, ponieważ nawet zawodnik z trzeciego miejsca... Ma szansę na awans. Więc tak, Wojtaszek gra czarnymi z oparinem, a Fiedosejew gra białymi z raportem. Więc tak, jeżeli Wojtaszek wygrywa i Fiedosejew wygrywa, no to wtedy jest dogrywka. Jutro Wojtaszek kontra Fiedosejew. Jeżeli Wojtaszek wygra, a Fiedosejew zremisuje albo przegra, no to wiadomo, Wojtaszek. Awansuje, no natomiast ciekawe rzeczy się zaczynają dziać, jeżeli Wojtaszek zremisuje. Ponieważ jeżeli Wojtaszek zremisuje, a Fiedosejew wygra, no to wtedy Fiedosejew awansuje. Jeżeli natomiast Wojtaszek remisuje, Fiedosejew remisuje, wtedy mamy znowu dogrywkę. A jeżeli Wojtaszek remisuje, a raport wygra, no to wtedy mamy dogrywkę Wojtaszek-raport. Także. Nawet zwycięstwo nie daje tutaj pewnego awansu. Więc w tej grupie walka będzie bardzo, bardzo zaciekła. No i cóż, na pewno co za tym idzie, będzie ciekawie. Tak, w ogóle no, remis Wojtaszkowi daje na pewno dogrywkę. Nie ma możliwości, żeby przy remisie wygrał od razu. Nie ma możliwości, żeby przy przegranej awansował. Także Ale tutaj... przy remisie się do jeszcze może wygrać i go przeskoczyć, nie? O pół tak, minimum dogrywka. No, tak, no. tak, 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 to prawda. Więc na pewno A, w sensie i widać... że jest ten, no, 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 dobra. No. Tak. No i widać, że taki debiut dość agresywny w sumie, nie? Tak, zobaczmy, więc poszło z w 3D5, C4, D4. Więc, taka struktura podobna do gambitu wałżańskiego z tym, że odwróconymi kolorami, właściwie to się tak trochę zastanawiałem, jaki tutaj debiut będzie wybierany przez Oparina, ponieważ Oparin grając białymi. No, to mógłby tak złośliwie lecieć na jakieś turboremisowe struktury, jakieś mega symetryczne. No, bo myślę, że taki remis byłby drob, dobry dla nie, bo on wtedy biały mi ciśnie. No, i jak wyciśnie raporta, to wtedy awansuje, a jak zremisuje, to wtedy dogrywka. Tylko pytanie, na ile oni są koledzy, nie? To, 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 tego, tego nie wiem. Natomiast, tak jak wyszła tutaj taka niestandardowa struktura, no to tu wiadomo, pozycja dobra na wygrywanie, ale też większe szanse na przegrywanie, mniejsze szanse remisowe. Jednak, jeżeli na samym starcie już jest jakaś asymetria w pozycji, no to to zazwyczaj zwiastuje, że partia będzie miała znacznie dynamiczniejszy charakter. Jeszcze tylko tak na szybko. Zerknijmy, co tam u Sejewa. Dobra, póki co jeszcze nie wiadomo. E, póki co dwa ruchy zagrane. E, no dobra, więc jak tutaj czarny ma podejść do tej sytuacji? A przede wszystkim czarny może zdobyć pionka. Nie? To jest na pewno taka rzecz, którą warto zauważyć, ale to jest takie, taki pionek, którego chyba raczej... Nie wiadomo, czy warto go brać, o tak powiem, nie? No, no tak, jeden. jeżeli mowa o takim podejściu, no to można, w sensie to jest jak najbardziej grywalna pozycja. Natomiast biały rekompensatę ma naprawdę potężną i przede wszystkim, też biały ma prostą grę, bo biały sobie zagra goniec D3, zrobi krótką roszadę. Zagra sobie goniec B2, skoczek BD2, zagra E4, zajmie centrum. A3 też może szantażować tutaj, poświęcając tak właśnie w stylu gambitu wołżańskiego jeszcze tego pionka, żeby otworzyć linię A i B. Więc rekompensata białego jest tutaj naprawdę zacna i tego typu pozycje się ciężko gra. Tak z praktycznego właśnie punktu widzenia. Druga opcja jest taka, żeby to odbić. I zająć tutaj centrum, grając F6 i E5. To też a, tak. jak najbardziej ma tutaj sens. No i wtedy sytuacja no ponownie się mocno komplikuje, no bo czarny sobie zajmie centrum, ale za to widać, że biały już ekspansję na skrzydle hetmańskim rozpoczął. A Wojtaszek jeszcze, jeszcze inną opcję wybrał, mianowicie skoczek F6. No i teraz pierwsze pytanie: A co jak po prostu. Biały tutaj zakosi na C5 pionka. No i teraz chcę jeszcze zabrać pionka z D4. Mm -hmm. No tutaj skoczek C6 i po prostu kontrolujemy sobie to najważniejsze w tej pozycji pole, czyli D4. No i domyślam się, że po goniec B2 właśnie chcielibyśmy zagrać E5 i po prostu jest fajnie. To już jest taka pozycja, która by była dużymi problemami dla koloru białego. Ale ja się osobiście cieszę, że mamy tego typu sytuację, bo widać, że tutaj raczej Biały nie będzie chciał właśnie, nie wiem, zagrać jakiegoś remisowego debiutu, tylko po prostu będzie tutaj się działo. Powinno przynajmniej się dziać, no bo ten, ten debiut jest zdecydowanie taki bardziej mniej kompromisowy, o tak powiem. Mhm. Tak, no to na pewno nam kibicom się e, bardziej będzie podobało, e, jeżeli tutaj e, będzie sytuacja bardziej skomplikowana, to zawsze e, weselej się e, tego typu partie nie ogląda. Mhm. Czemu Rosjanie mają bułgarską flagę za sobą, co? To jakieś nie. trudne pytanie zostało zadane, że co na wynikach? Nie no, znaczy ja z geografii to jestem leszcz, ale no ch to chyba rosyjska flaga, nie mm -hmm. wiem o co chodzi. Chociaż taki odcień, faktycznie trochę zielonkawy, ale nie na no. za Ale że co, niebieskiego? Tak. A, bo to może trochę... się tak zlewa z tym żółtym, y nie? Mimo, że tak, stąd, tak. okej. Okay. No to dobra, jak ktoś ma słaby monitor to rzeczywiście tak może wyglądać. <laughs> Hmm. Padło pytanie, kiedy będzie dogrywka. Jeśli punkty będą tak, takie same, o, o, otóż e, dogrywki będą jutro o godzinie 15 i wyjściowo w dogrywce grają dwie partie na 15 plus 10, więc szachy szybkie. E, jeżeli natomiast e, trzy osoby będą miały tyle samo punktów, e, to wtedy. Każdy gra z każdym po jednej partii. Ale chyba nie mamy takiej sytuacji. Zobaczmy jeszcze raz te wyniki. Nie ma Hej. takiej opcji, żeby był, żeby była dogrywka na trzy oso osoby w żadnej, żadnej grupie. Także takiego logistycznego problemu nie będzie. No bo wtedy, jeżeli trzy osoby, no to dwie grają, a jedna musi czekać, nie? I tak na zmiany tak. <laughs> to, to by się przeciągnęło. są problemy w nieparzystych. Mhm. Ale mi się wydaje, że są bardzo duże szanse, że w ogóle żadnej dogrywki nie będzie, bo w sumie najbardziej no to u Wojtaszka się zanosi. Nie no, mi się wydaje, że właśnie u Wojtaszka będzie, tak jakbym tak. miał strzać. No, no bo w zasadzie mhm. zdziwiłby, w sensie wydaje mi się, że takimi najbardziej mimo wszystko yy, yy, wynikami, których się możemy spodziewać, no to są dwa remisy, przynajmniej w teorii. Nie? No a, tak, a... no tak, to też racja, ale w ogóle widzowie tak się ułożyło, Eee, ciekawie, że Oparin zremisował wszystkie partie, a dwie partie wrąbał sobie Fiedosejewem. Ciekawe, co? <grystanie> Cóż za zbieg okoliczności. No, tak, tak jakoś wzięło wyszło, no. Ciekawe. Eee, dobra, więc w partii tutaj w ogóle zostało zagrane b5, to akurat Grając czarnymi, ja bym się cieszył z takiego posunięcia, ponieważ biały zdejmuje nacisk z tego centrum czarnego. Oczywiście daje to białemu przestrzeń, ale no na skrzydle hetmańskim to żadnego ataku nie będzie. Jak biały dopcha pionka na A6, czarny gra B6. Jak biały do pionka na B6, to A6. Tutaj czarny łatwo może wszystko pozamykać. Natomiast sam może zagrać sobie skoczek BD7, E5, goniec D6, roszadka, szybki rozwój, no i później jakaś akcja na skrzydle królewskim. Także myślę, że tutaj pozycja z tej pozycji Wojtaszek może być zadowolony, jeżeli chodzi o debiut. To w sumie dosyć typowe u Wojtaszka. Debiut <grym> zawsze wychodzi dobrze. Tak, tylko właśnie ciekawi mnie w jaki sposób tutaj, jaki będzie kolejny ruch Radka, bo tutaj na przykład skoczek D7 no to wiąże się przynajmniej przejściowo z poświęceniem pionka, nie? No bo mhm. na D4 można zbić. Z drugiej strony jak nie, no to to w jaki sposób dojść do E5? No bo E5 chcielibyśmy zagrać, nie? Znaczy? Zobaczmy pierwsza rzecz, bo yy, wcale to nie jest takie oczywiste, bo pole D3 zawsze bardzo słabe i... Mhm. Yy, no dobra, powiedzmy, jeżeli skoczek na F3, to już jest cudownie, bo E4, skoczek D3. Yy, I tutaj, w sumie, tak nawet. Yy, yy, tak nawet nie widać, że jest ten pionek przewagi po stronie białego, bo czarny kontroluje więcej centralnych pól. Yy, więc skoczek raczej w tym kierunku, no ale znowu, można o to pole D3 walczyć. Yy, po wybiciu nie można zgarnąć tutaj, bo znowuż problemy. Problemy na A1 a skoczek C3. No i tutaj re rekompensata wydaje mi się, że ciekawa. No na pewno. Grubsza zadyma, ale myślę, że czarny fajnie, na pewno nie go, jakby takie coś stanęło. Koniec końców na szachownicy. No bo jeżeli nie to, no to w takim razie co? Ja w ogóle myślałem o takim ruchu śmiesznym jak Hetman D6, tylko w sensie, że tak hamsko chce zagrać E5, tylko że prawdopodobnie to może się nie zgadzać po jakimś wybiciu i koniec A3. Czy go jest B2? Tak, bo tutaj od razu jest presja na tego pionka, a E5 wcale nie tak prosto zagrać, bo Hetwan E2 i wisi na E5, a jeszcze jest dodatkowo związanie i wisi na D4. Padło pytanie, czy jednak, Wojtaszek, czy jednak Wojtaszek może awansować? No, na pewno wygranie tego turnieju będzie dobrym punktem wyjścia, natomiast, żeby były realne szanse na awans, no to. Dink musiałby zrezygnować z kolejnego turnieju, albo Ding musiałby znowu nie dostać wizy, no i wtedy Wojtaszek wskakuje na jego miejsce. No oba scenariusze tak. jakąś tam szansę realizacji mają, więc powiedziałbym, że szanse Wojtaszka na awans są małe, ale nie zerowe. Tak, jeśli ma awansować, no to na pewno musi tutaj. No, wyjść z grupy i, i walczyć dalej, a też no, jakby nie patrzeć, będzie grać z ciężkimi przeciwnikami. Nie? No, to, to nie jest tak, że on wyjdzie z grupy i wygrał turniej, tylko po drodze jeszcze trzeba będzie pokonać Hikaru, Co. Czy, czy Aroniana. Mhm. Tak, ale na pewno wyjście z grupy jest dobrym punktem wyjścia, <laughs> tak. żeby wygrywać turniej. Także jeden problem, jeden problem naraz. Także po kolei. Mhm. E, no, 7, no. no właśnie. Taktyka. Czyli, czyli twój plan tutaj postanowił e, zastosować, e, czyli w najzwyczajniej w świecie zagra sobie E5 zajmie centrum, jest fajnie. No, a teraz pionka absolutnie zakosić nie można. Bo na koniec wchodzi szachulec e, bicie na A1 i tutaj Hetmana nie ma jak, e, nie ma jak złapać. Chyba. Ale nie, bo goniec f5... Tak, tak, zawsze nacisk. A co najmniej odda tego hetmana za jeszcze figurę. Tak, w mhm. najgorszym, najgorszym tak, wypadku. Tak, takim najbardziej najgorszym. A wydaje się, że nie, po prostu goniec b1 jest groźny teraz. Mhm. Tak, musiałby grać jakieś d3 z planem hetman c2, goniec b2, ale to no, zawsze za goniec to goniec b4. b4. I teraz pogoniec B2 bicie tutaj. No to tak, tak, tak. Co, do, co do ruchu się zgadza. Ale rzeczywiście się zgadza. Ciekaw jestem, czy to zostało tak na, na szybkości policzone przez Wojtaszka, czy to jeszcze to jeszcze leci z przygotowania. Bo jeżeli to wszystko podoliczał, no to naprawdę <ścoughs> szacun. No to nie, nie takie oczywiste. Tak, tak. Ja myślę, że to kwestia tego, kiedyś widział coś podobnego, zobaczył, że tutaj raczej nie powinno być problemów, i, i okej. Okay. Najczęściej tak to chyba wygląda na takim poziomie. Tylko tutaj zastanawiam się, czy jak nastąpi bicie na D4 mhm. y i bicie i koniec B2 e5 i hetman e2 goniec d6, no i tutaj jest bicie na d4, ale to prawdopodobnie po prostu, no właśnie roszada i... Na rekompensatę, jest... tak. Mm -hmm. Tak, ten hetman na e2 stoi nie najlepiej po prostu, nie? Tak, no to jest zawsze ciężko wycenić, nie? Czy opłaca się jakoś popsuć koordynację, zostawić, zostawić tego króla w centrum, ale zdobyć pionka. No i tutaj wydaje się, że ten rozwój no, będzie naprawdę bardzo, bardzo wolny, a czarny już stawia gońca na B7, skoczek ma przepiękne pole na C5. No te gońce mm -hmm. będą tutaj naprawdę potężnie działały, także co najmniej rekompensata będzie, a prawdopodobnie jeszcze w ogóle przewaga. Także bardzo ryzykowna opcja z perspektywy białego. Ten, ten debiut, który wybrał. Bo jeszcze to, to B4, no to okej, okay. ale właśnie jak B5 zagrał, tak zdjął nacisk z tego centrum, no i to sprawia, że czarny tak właściwie swobodnie może się tutaj rozwijać. Tak, bo. Często w tego typu sytuacjach, właśnie jak ustawimy E5, D4 i C5 czarnymi te pionki, które prawdopodobnie Radek zaraz ustawi, to problem bardzo często jest taki, że one mogą być podważane, nie? czy to ruchem tam B4, czy ruchem jakimś E3, a tutaj okazuje się, że dzięki temu, że B5 zostało zapuszowane, no to już tej presji nie będzie i, i tutaj no czarny stoi na pewno tak fajnie, przyjemnie. Przynajmniej mhm. na pierwszy rzut oka, bo na ile to konkrety, no to konkrety zawsze konkretami. Tak, ale nawet jakby patrzeć tak pod względem rozwoju, no to w ogóle czarny teraz szybciej wprowadził figury dwie do akcji, mhm. nie? Więc teraz to biały A. w ogóle musi gonić, bo biały tutaj dużo ruchów zużył na te pionki. Mhm. Właściwie 80% ruchów <noise> wykonał tutaj pionami na starcie. Mhm, Także ostatnie ruchy. Łamie, łamie te reguły, oby został za to ukarany. Ja w międzyczasie też z ogłoszeń parafialnych zapraszam szanownych widzów, którzy chcieliby rozpocząć sobie, swoją przygodę w szachach na żywo. Mianowicie organizuję turniej na piątą i czwartą kategorię w Lubartowie koło Lublina. Także zapraszam widzów. I wrzucam wam link na czat. Możecie tam sobie przeczytać szczegóły. E, I chciałbym też nadmienić, że moja, e, moja koszula nie jest brudna, tylko jest różowa. Dlatego nie jest taka biała. No. A widzowie pilnują. No dobra, e, więc w partii został zakoszony jednak pionek e, na. Znaczy, przynajmniej zostało wybite na D4. Czy tego pionka będzie chciał wziąć, e, to jeszcze jest sprawa otwarta. Natomiast zaraz się dowiemy, jaka tutaj decyzja białego będzie. No bo jeżeli zagra goniec B2, E5 i teraz zmieni zdanie i będzie się chciał jakoś na spokojnie rozwinąć, no to ten goniec jest totalnie beznadziejny. Mhm. Także w sumie A, pytanie, czy to nie jest jedyna, yy, jedyna próba, nie? Ten się bić na te 4 myślisz? No, w, w ten to... sposób albo grając przez goniec B2, E5, yy, h1, E2, bo tak ze statycznego Aha. punktu widzenia, no to mi się wydaje, że już czarny lepszą ma pozy. No tak, fajnie to wygląda, nie? Takie no. bardzo dziwne, bo nierzadko widzimy sytuacje, w których, no, <laughs> w których te, te czarne mają dużą przewagę tak pod względem silnikowym, bo to optycznie no, to wiadomo, ale e, po siedmiu ruchach. No cóż, z, z, zaryzykował. E, zobaczymy jak będzie. Mm -hmm. czy znaczy, no, miejmy nadzieję, że będzie źle dla Rosjanina w sumie. <laughs> znaczy no, tu myślę, że akurat E5 po prostu po Zostanie zagrany. Znaczy, E5 to musi, bo jedyne, nie? Tak. I inaczej po prostu traci tego pionka bez rekombinacji. I następny ruch będzie biały. Białych, ciekawy. Mhm. Bo w sensie, właśnie w którą stronę on podejdzie do tej pozycji. Nie, no ale teraz, jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, no to musi grać Hetman Edwa, bo inaczej to po prostu przez te centralne piony zostanie totalnie zdominowany. Niestety, drogi widzu Adrianie, żaden wynik nie gwarantuje Wojtaszkowi awansu. Wygrana wygrana mocno go przybliża do tego awansu, ale jeżeli Wojtaszek wygra i Fiedosejew wygra, no to wtedy jest dogrywka. W międzyczasie zakończyła, zakończyła się, się już się. pierwsza partia. Mianowicie Lewon Aronian oszczędza siły na półfinał, który miał już gwarantowany no i partia po 20 minutach gry e, zakończyła się już e, remisikiem. No, i Aronian tak. może e, odpoczywać, przygotowywać się do półfinału, e, ponieważ swoją grupę e, absolutnie zdominował. Tak, tak. To... Przy dobrych tak. wiatrach to, to półtora punktu przewagi nad drugim będzie, nie? Mhm, mm <laughs> Przy dobrych wiatrach to nawet... A nie, dobra, nieważne. <głos> <głos> Matematyka. Ja, to, to, ten drugi też dostaje pół. <noise> za remis. Tak, tak. 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 No, Aronian widać, że, że poćwiczył nad szachami. Też yy... myślę, że jeżeli awansuje do turnieju kandydatów, oczywiście to jeszcze daleka droga, ale wydaje mi się, że on może być jedną z tych osób, która realnie będzie miała szansę, żeby tam powalczyć o, o topkę. To znaczy o tak. zwycięstwo. Tak, 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 jak najbardziej. To jest, to jest zawodnik z dużym doświadczeniem, też umiejętności i tak dalej. Jak widać, wada dobrym poziomie. Top 1 mm -hmm. szechista USA, więc. Jak najbardziej on może dużo w turnieju kandydatów namieszać, także fajnie, fajnie by było go zobaczyć. Padła propozycja, żebym kolejny turniej zorganizował we Wrocławiu, to odpal sobie Google Mapsa i zobacz ile zabiera trasa z Lublina do Wrocławia. Parę razy mi się zdarzyło ją pokonywać i jakoś tak średnio jestem chętny. Padło też pytanie, czy nie wkurza cię to, że czeskom zapisuje ranking pokonanego po partii, a nie ten przed, bo według tego pokonałeś gościa 2.983, a nie 3.007? Jak najbardziej, bardzo mnie to wkurza i jest to absolutnie idiotyczne. I już to zgłaszałem 100 lat temu i nie wiem, dlaczego to nie zostało poprawione. Tak, nawet dos dosłownie o tym rozmawialiśmy tam tak, pół godziny przed streamem. Temu, no, no, no. Przed streamem. Poprzednie turnieje kandydatów Aronian'a były raczej nieudane. Znaczy, no właśnie ten turniej fajnie pokazuje, że Aronian potrafi naprawdę zmiatać tych przeciwników z planszy. On zawsze grał właśnie w taki sposób, gdzie no po prostu był yy, no dość agresywnym graczem. Oczywiście to czasami oddaje, czasami nie oddaje, jak to się mówi. Ale wydaje mi się, że w tym roku właśnie jakoś tak no liczę na niego. To znaczy on jako jeden z niewielu osób z tej czołówki... Bardzo długo się w niej utrzymuje i naprawdę daje radę. No, top jeden zawodnik, jeżeli chodzi o Amerykę, to przecież jest no, bardzo silny szachowo kraj, także bardzo fajnie. Mhm. No i też poprzednie turniej kandydatów nieudane, no to właśnie to jest to doświadczenie, nie? Mhm. Więc to właśnie procentuje. Bo wiecie, to wiadomo, że na przykład taki duda no to to jest zawodnik, który ma 24 lata i 20 lat doświadczenia w szachach, nie? natomiast granie w turnieju kandydatów, no to jednak jest całkowicie co innego niż granie w wszelkich innych turniejów, znacznie większa stawka, co za tym idzie znacznie większy stres, znacznie lepsze przygotowania ze strony twojej i przeciwników i tak dalej i tak dalej, więc to jest bardzo nowa sytuacja, dlatego ten zawodnik, który to doświadczenie ma, no to, no to jednak ma łatwiej, byleby nie mieć za dużo tego doświadczenia. <grystanie> tak, <grystanie> dlatego, no bo właśnie myślę, że nawet ten ostatni turniej, który zresztą z Dawidem i z Miłoszem komentowaliśmy, gdzie Duda grał właśnie z tymi najlepszymi powiedzmy na świecie, pokazał, że to jest zupełnie inne podejście, to znaczy na przykład na Pucharze Świata można sobie remisować i w partiach szybszych zdobywać te punkciki i awansować dalej, jak to miało miejsce w przypadku Jana Krzysztofa Dudy. Natomiast jeżeli chodzi o takie kołówki, a turniej kandydatów jest kołówką, no to tam trzeba jednak te punkciki w klasycznych partiach zdobywać, a nie jest to łatwe po prostu i takie doświadczenie Aroniana według mnie stawia go w takiej sytuacji, że, że na pewno ma szansę tam zamieszać. Mm -hmm. <laughs> Tutaj widz op optymistyczny, Janek z Radkiem będą grać w pierwszej rundzie. Fajnie by było to zobaczyć. Przyjemnością bym skomentował pojedynek dwóch Polaków w turnieju kandydatów, czegoś takiego to jeszcze nie było. <laughs> Czy Oparin poszedł na gorszą pozycję w siódmym ruchu? Znaczy optycznie tak, silniczek też jak widzicie trochę podskoczył dla Radosława Wojtaszka, ale to nie jest tak, że ta pozycja musi być jakaś nie wiadomo jak gorsza, no bo jednak tutaj z dopyty zostanie pionek. I troszeczkę, jeżeli coś mnie dziwi w tej pozycji, to na pewno to, że jest siódmy ruch, a zawodnicy obaj dość długo myślą mimo wszystko nad posunięciami. <tryk> to znaczy nie jest to przygotowane z jednej ani z drugiej strony. No, albo jest przygotowany, tylko gdzieś tam im się zatarło, nie? W, w pamięci też tak może być. Tutaj w sumie wiecie, widzowie, może być tak, że Oparin po prostu się obraził, że Fiedosejew go dwa razy zlał i teraz <tryk> <gryk> specjalnie tak idzie na podejrzany debiut, nie? Żeby się odegrać. Ta. A w sumie, kogo byś stawiał, jeżeli chodzi o e, faworyta właśnie w turnieju kandydatów? Tak, z tych sześciu osób, które są. Czyli Obiektywnego, Kariakin. oczywiście, tak? Czy no tak, bo to, ten, to że ten, Tego, którego będę kibicował. Wszyscy chcemy, żeby Duda, no ale no nie każdy go musi uważać za faworyta, o tak powiem. Hmm, czyli tak, mamy do wyboru e, Duda Kariakin, Karuana Alireza. Nepo i, I radżab. No, ja bym dawał Nepo. Mhm. Mm Jednak... Myślę, że z tych też bym wybrał Nepo. W sensie w meczu Mistrzostwa Świata, no to bezapelacyjnie się nie popisał. Natomiast nie można zapominać, że jest naprawdę mocarnym szachistą. Co, co wydaje mi się, że właśnie po tym meczu Mistrzostw Świata jakoś tak e, dużo kibiców zapomniało o tym, że on po prostu jest dobry, ale tak. ewidentnie coś ten meczu Mistrzostw Świata absolutnie e, nie wyszedł. Mhm. Znaczy, no jakby nie patrzeć, te pierwsze pięć, sześć, sześć nawet partii, bo to, że szóstą partię przegrał, no to tam no, czynniki takie, że go Karsten po prostu ograł, ale te pierwsze pięć partii, no to przecież my. Zawsze jak się widywaliśmy powiedzmy po, po, po streamie, jak rozmawialiśmy po komentarzu, no to było, że kurczę, ten Nepo, to tutaj może namieszać ładnie. Tak, Więc no. on faktycznie no, grał jak równy z równy z Karsenem, a czasami tak niestety jest i zdarzało mi się to te, tego też doświadczyć podczas turniejów, że czasami jak zagramy dobrą partię albo idzie nam dobrze w turnieju, ale dostaniemy jednak Gonga, to potem troszeczkę się spływa. Pysyka, nie? Ta psychika. No. No. Tym bardziej, jest, tak że jest. w meczu jeszcze później y, znowu grasz kolejną partię z tym samym, który ma y, dobry humor, a ty, a ty mm -hmm. masz jednak ten gorszy. No właśnie to było to pytanie, na które nie, znal nie znaleźliśmy odpowiedzi w trakcie meczu o Mistrzostwo Świata. Y, czy to, że Nepo dostawał dobre pozy, ale nie wygrywał, to jest dobry prognostyk, że dobrze mu idzie? Czy właśnie jest to a... prognostyk, że mu idzie bardzo słabo, bo nie wykorzystuje tych okazji? A, tak, tak. No dobra, więc zobaczmy. Tutaj w partii został pionek wzięty, więc tutaj bardzo bym się zdziwił, gdyby poszło coś innego niż, niż krótka roszada. No to wygląda bardzo naturalnie. No i teraz patrzyliśmy skoczek B3. No, skoczek F3, no to już by było skrajnie głupie, bo od razu E4 wjeżdża i ten pionek jeszcze, jeszcze bardziej utrudnia rozwój białemu. Skoczek się pakuje na E5 i czarny bawi się bardzo dobrze. To może w ogóle odejść na C2, żeby ewentualnie przejść na E3, wspierać na C4, zabezpieczyć D5. Mhm. No i kwestia właśnie tego, czy będziemy dalej chcieli grać przez B6? Czy tego końca gdzie indziej wyprowadzać? No też jest fajna opcja, żeby wymusić F3 zawsze jakieś dodatkowe osłabienie i może nawet skoczek niekoniecznie na C5, co na B6. Już presja na C4, a znowu no Biały też nie ma jak zakończyć rozwoju, bo traci na C4. No to jeszcze, mhm. jeszcze biednie musiałby zagrać D3. No to dużo, nie, dużo no. gimnastyki, nie? Tak, to już jest tak, że wiesz, czasami czarnymi się dostaje taką pozycję, gdzie po prostu musisz uważać na praktycznie każdy swój ruch, a nie białymi. Więc dość dziwne. Mhm, tak, więc mamy rzeczywiście roszadę. Tak, i nastąpiła. No i to jest pozycja typu, że jeżeli czarny tutaj poprawnie zagra... No to na pewno nie będzie odczuwał tego, że, traci, że jest jednego pionka do tyłu, a to biały będzie musiał się właśnie, tak jak wspomniałeś, gimnastykować, żeby cokolwiek tutaj ulepić z tej pozycji i wykorzystać fakt, iż ma tego pionka więcej. Więc tutaj spoko. Myślę, że to jest taka pozycja, którą chcielibyśmy mieć i faktycznie jak tutaj yy, czarnymi Radosław wygra, no to już będzie o krok od awansu. Oczywiście tam może się zdarzyć, że Fedosejew wygra też, ale jednak mimo no, wszystko raport to tak, nie jest pionek. Tak, 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 no Fedosejew ma ciężkiego oponenta do przepchnięcia, także zerknijmy jak tam się akcja u konkurencji rozwija. Tutaj widziałem, że śmieszny Dawid poszedł. No, no powiem Ci tak, no Fiedosejew Fiedosejew tak jakby nie chciał wygrać. Mm -hmm. Nie wiem <laughs> dlaczego, nie wiem skąd to przypuszczenie, ale... Ale okej, okay, dobra. Pierwsza rzecz, e, czyżby z partią włoską mu się to pomyliło, czy coś? No <laughs> skoczek, skoczek na chcesz, to takie. No bardzo nietypowe, nie? Czyli mm -hmm. tak powiedzmy, że w stylu e, raporta. E, podejrzewam, że tutaj jest jak... E, jest jakaś idea, żeby w ogóle długą roszadę robić. Jakieś tam Hetman D7 i długa, no bo innego uzasadnienia dla skoczka na C6 nie widzę. Ogólnie zazwyczaj w tych strukturach hetmańskich skoczka na C6 nie chcemy stawiać, bo on albo przeszkadza pionkowi, żeby wszedł na C6 i zabezpieczył na D5, no albo też pionek chce wejść na C5, żeby atakować centrum. Natomiast tutaj, że biały nie gra C4 na ten moment, no to większego problemu nie ma i w partii właśnie goniec G4, skoczek BD2, E6, E3, goniec D6 i tutaj pionek C przeszedł właśnie na D6. I teraz teraz ten skoczek C6 już nie stoi mu na drodze, kontroluje centralne pola, ale pytanie czy tutaj FidoSafe, czy jemu się to opłacało w ogóle wybijać no tak dziwne, de facto? To... Raczej taka wymiana sugeruje, że on faktycznie chyba nie bardzo ma tutaj zamiar grać na wygraną, no bo jednak mimo wszystko zawsze się tym gońcem albo go zostawiamy po prostu, typu gramy c3 i ta wymiana, dzięki, te, dzięki tej wymianie na f4 kontrolujemy punkt na e5 i to jest spoko, albo nim wracamy na g3, nie? no i wtedy ten, czyli no właśnie, nie? albo wrócić na g3 i mamy otwartą linię przy ewentualnej wymianie, a tak no to poprawiamy, dostawiamy czarnego kolejnego pionka do centrum, tak, ta linia Cepu otwarta do ataku, nawet przy dobrych wiatrach, to będzie chciał zajmować centrum przez E5 raport. Choć trzeba uważać na tego pionka D5, żeby się nie osłabił. Także wydaje mi się, że tutaj raport na pewno bez żadnych problemów wyszedł. Nawet, no, tylko inna kwestia, jakie tutaj raport będzie miał podejście. No bo jak chce, no to sobie zagra D5, no, totalnie symetryczna struktura. Absolutnie nie ma żadnych przesłanek, żeby któraś ze stron tutaj wygrywała. No tylko, że też raport jest w takiej sytuacji, że jeżeli chce pomarzyć o awansie do półfinału, no to koniecznie musi wygrać. Tak, tak. No chyba, że liczy na to, że Woj... Wojtaszek przegra, no ale nie, to i tak musi wygrać. Bo jeżeli zremisuje, no to wtedy zawsze Fiedosejew co najmniej go wyprzedza, a prawdopodobnie też Wojtaszek. Więc no raporta nic innego niż wygrywanie nie urządza, i być może właśnie to jest takie podejście Fiedosejewa, że ustawię, ustawię taką spokojną pozę, Wojtaszek najpewniej czarnymi to zremisuje, ja też zremisuję, jest dogrywka, a jak raport będzie przesadzał na wygrywanie, no to wtedy go spacyfikuje. I awansuje. Także może to jest właśnie takie 300 IQ, albo jest to 30 IQ. Wszystko zależy od tego, zależy co od Wojtaszek tego, co zrobi. Co Zdrowi. Zdrowi. Tak. tak. Jak Wojtaszek 15. wygra, to ta strategia jest głupia po prostu. Mm -hmm. Szczególnie, że wiesz, jak będzie jakaś tam w miarę równa pozycja, a raport też zobaczy, że Wojtaszek wygrał, no to wtedy weźmie ten remis, bo nawet zwycięstwa mu nic nie da. Więc. Yy... No cóż. No i mamy to. Skoczek C2. Właśnie ciekawi mnie, czy Radosław Wojtaszek zdecyduje się grać przez goniec G4 czy przez B6. Mhm. Jedno i drugie wygląda ciekawie. Władimir Fidesiejew. Ciekawi mnie, czy po goniec Dobrze, G4, gdyby nastąpiło hetman E3, to czy ten hetman nie będzie tutaj złapany po goniec C5. Albo na pewno będą duże problemy z nim. E, w sensie mówimy, jeżeli tutaj... G4 i... Aha, zagrał. żeby zakończyć rozwój. No jeszcze na G5 może uciekać. A, jeszcze na e 5 to bym się zastanowił no, trzy razy. No właśnie. no. Bo tutaj, wiesz, że E8 od razu wchodzi. Natomiast e, ciekawe, właśnie jak pójdzie na G5, no to widły po prostu, mm. tak, cyk, cyk, y, widełki. No, to musiałby albo gdzieś tu odchodzić, albo jeszcze koniec bije E5, jest do wzięcia pod uwagę. E... Aczkolwiek, otwarcie linii E cały czas mi się podoba. Tak szczerze. No, chociaż inna sprawa, że to naprawdę nie Wojtaszek tu musi udowadniać. No, po prostu skoczek BD7 i też jest pozycja po prostu bardzo zdrowa, nie ma na co narzekać. Mhm. Tak, A zawsze, jak wyprowadzi wszystkie figury, to. Łatwiej jakoś znajdować te pomysły. A wcześniej w ogóle się pojawiło pytanie, które chciałem się, do którego Aha. się chcieliśmy ustosunkować. Znaczy, ja chciałem, a mianowicie wczoraj mówiliśmy o tym, że komputery wyparły niektóre debiuty i właśnie, czy na przykład partia szkocka jest takim debiutem, który po prostu już przez komputery nie jest jakoś tak bardzo grywalny. I no, chyba, chyba można uznać partię szkocką za takie coś. Może nie tak całkiem, że jest obalona, co tam po prostu czarne mają raczej bardzo prostą drogę do tego, żeby wyrównać i... No tak jak i... widzicie, na tym najwyższym poziomie się bardzo rzadko zdarza, nie? Mm -hmm. Chociaż tak, są tak. zawodnicy, którzy się mega doktoryzują. Na przykład w Polsce jest arcymistrz Jacek Tomczak, który z całą karierę pakuje tą szkocką i nawet Krobnika rozłożył także. Mhm. Mm mi się wydaje, że takim najlepszym przykładem debiutu, który kiedyś był bardzo popularny na najwyższym poziomie, a teraz już praktycznie zniknął ze względu właśnie na komputery, to chyba jest Volga. Nie? Czy tak mi się przynajmniej wydaje, tak mi się obiło gdzieś tam o uszy, że... Że właśnie pamiętam, że Kasparow był dużym fanem par Gambitu Wałżańskiego, a teraz raczej na takim najwyższym poziomie już tego nie stosują, no bo no tak, bo tam, tak, ale na najwyższym poziomie. I tak, tak. To, ta Wołga to jest dziadostwo niesamowite. W sensie to jest tak skandalicznie problematyczny debiut dla Białego, że ja nie. z czarnymi zacząłem to grać, bo po prostu nie, nie umiałem znaleźć jakiegoś takiego fajnego rozwiązania. Bo ogólnie z tym Gambitem Wałżańskim jest tak, że no tam biały broni się przez 40 posunięć i wychodzi z pionkiem więcej i się cieszy, nie? Mm -hmm. No tylko broni się dokładnie przez 40 posunięć. No, no na poziomie 2,750 mają wykute tam do końca i łatwo, nie? A na moim poziomie to ciężko, że tak powiem. Mm -hmm. I, I teraz ten, zacząłem grać sam wążański i póki co mam 100% skuteczności. <laughs> Fakt, że tylko dwie partie zagrałem, ale jednak... No tak, tak to właśnie działa. Tak, Gambit Królewski też jest takim debiutem, który już niegrywany jest, aczkolwiek on nawet przed erą komputerów raczej nie był zbytnio popularny. On był popularny 150 lat temu bardziej niż, niż 50 nawet. Chociaż widzowie nie wiem, czy wiecie, jest taki turniej, w sumie nie wiem, czy jest, czy był, ale Królewski Gambit Radomia, turniej A, tematyczny, Radom. okay. mm -hmm. tak, rozgry rozgrywany. Kurczę nie wiem, czy teraz jeszcze jest rozgrywany, może nie, ale. Tam chyba że 20 czy 30 lat był co roku robiony właśnie w Radomiu. I turniej tematyczny oznacza to, że każdy musi grać ten sam debiut. Czyli jak siadasz do partii, to masz już ustawione E4, E5F4 i czarny robi pierwszy ruch. W sensie, Tak, tak. No, drugi formalnie, ale wiecie o co chodzi. Mhm. Tak, słyszałem, że to jest fajny turniej i też nawet kiedyś miałem się wybrać, ale właśnie od dwóch trzech. Jeden lat z nie niewielu turniejów, gdzie zawodnicy wolą grać czarnymi. <grym> tak. No ja raz chyba grałem z tego, co kojarzę. No i tam Jas. nawet były takie potężne nagrody, i tam dużo A, arcymistrzów tak. grało. Mhm. Tak, tak. Właśnie kojarzę. A tu w ogóle nastąpił skoczek BD7, co jest takie. Troszeczkę nie spokojniejszy, nie? Mhm, mm tak, no ale wydaje mi się, że w stylu Wojtaszka, nie? Jednak on woli tak spokojniej sobie zagrać. Może to też jest kwestia właśnie doboru debiutu? Że Oparin stwierdził, dobra, Wojtaszek zagra na spokojnie. To zagram jakiś debiut, w którym powinien grać agresywnie i zobaczymy jak zareaguje, ale. No jednak to nie jest tak, że Wojtaszek nie umie grać agresywnie, także to... No, czy wiesz, bo tutaj wcale nie jest powiedziane, że to czarny musi się śpieszyć, bo to goniec G4 bardzo się rzucało w oczy, w sensie, jako takie potencjalnie problematyczne. No bo jednak, jak poświęcamy pionka, to tak chcemy natychmiastowo przeciwnikowi zrobić jakiś problem, nie? tam utrudniać mhm. życie. Natomiast tutaj ta inicjatywa jest taka długoterminowa i. Nie widać, żeby biały w najbliższym czasie miał się porozwiązywać, więc nawet Wojtaszek się nie musi śpieszyć. Choć jeżeli jest opcja, żeby uderzyć, no to dlaczego by nie. No ale dobra, powiedzmy, że przeciwnik się będzie rozwijał, no to z całą pewnością Wojtaszek skoczka na c5 chce zapakować. Tutaj idealna placówka. No. no, a pytanie: Właśnie, co z tym gońcem? No bo jeżeli jakieś G3, no to teraz E4 tak, no już E4. wygrywa. I zaraz goniec G4 grozi, skoczek D3 grozi, i już jest pozamiatane. Więc tak nie da rady. No, znowu robić jakąś cofkę, to znowu goniec G4. I nie można zagrać goniec C2, tak. bo skoczek D3 tym razem. W związku z tym, trzeba by zagrać jeszcze D3 posunięcie. I teraz odejście Hetmanem i w tym momencie już biały może zakończyć rozwój, ale za Oczkolwiek ten czas. Znowu. No tak, właśnie, z... trzeba uważać. Ale za ten czas już jest przygotowane otwarcie centrum. I tutaj Wojtaszek po D4 znowu wrzuca skoczek D3, centrum się otwiera. No i atak na króla jest. A nawet nie wiem, czy pionka nie można po prostu wziąć. Z uwagi na to związanie. No dobra, i tak rzeczywiście poszło w partii, czyli skoczek C3, skoczek C5. No i teraz Oparin zaczął się zastanawiać nad swoim losem. No źle to wygląda ze strony białego w mojej, według mnie. W ogóle nie czuć tego, tej straty pionka, no a czarne figury po prostu wychodzą sobie gdzie tylko chcą, jak tylko chcą i, i tyle. No, choć cały czas jest to pionek mniej, nie? Więc jednak jak, jakaś tam. Odpowiedzialność po stronie czarnego jest, ale na pewno e, bardzo, bardzo wygodna poza. Jak najlepiej nauczyć się końcówek, bo masz problem z końcówkami? Szybko. Kurczę, to jest w sumie dobre pytanie. Nie wiem. No to prostu... ja, ja znam prostą odpowiedź wchodzisz sobie w zakładkę ucz się na czeskomie i klikasz końcówki i załatwisz. Uh -huh. <laughs> tak, to jest, to jest jeden, sposób. Jeden, jeden sposób. Drugi sposób, kupujesz sobie książkę yy, Teorie i praktykę końcówek szachowych, panczenki, przerabiasz sobie i wiesz. Dużo materiałów na YouTubie znajdziesz na temat końcówek, uh -huh. także w Ci do wyboru do koloru. Podoba mi się właśnie tam, to jakieś tam z pół roku temu zostało to wprowadzone to ćwiczenie końcówek na czeskowie, to właśnie mi się podoba, że można sobie rozegrać końcówki ze stockfishem, bo tam teoria teorią, nie? A, tak. Ale później w praktyce, żeby to wykorzystać, to czasem jest kłopotliwa sprawa, więc fajnie sobie poćwiczyć, żeby mieć mhm. pewność. No tak, to właśnie te końcówki ze Stokfishem to nawet właśnie zawsze będę mieć przed oczyma przykład tej końcówki, gdzie Karsen miał dwa pionki więcej z Hetman i po Hetmanie mieli co, nie? Że te pionki niby nie, prosto jest, idą, warto. ale ugrać to ze Stokfishem lekko nie jest. Oczywiście bronić się tak jak Stokfish też łatwo nie jest, ale, ale, ale bardzo, bardzo fajne takie ćwiczenie. Ja na przykład do dzisiaj nigdy nie próbowałem, ale myślę, że. Znaczy, myślę, że og... o, chociaż nie wiem w sumie. No, no. Wygrać ze Stockfishem Hetman na wieżę. Nie próbowałem, a słyszałem, no. że jest dość trudno. No to możesz sobie spróbować. Ja yy, tam za 15. podejściem dałem radę. No właśnie, <laughs> ale nie? się udało. No. Yy, o, to Widz słusznie też na YouTubie zauważył, że ja mam kurs końcówek. Zapomniałem, ale tak. A, <laughs> Więc coś też coś Ci na Facebooku. <laughs> <laughs> Także dobrze. Ogólnie korzystajcie, bo według mnie jest dużo takiej wiedzy, której no my za młodu z Dawidem nie mieliśmy dostępnej. Ne? No nie no, to bez przesady, ale. No, no dobra, na internecie trochę było, ja pamiętam, że dzieciak oglądałem wykładów, ale, ale no nie tyle, co teraz, to na pewno. Tak, tak. Wiadomo, no to Praczej też było tak, że Ja, ja z panczenką wymyślałem. siedziałem. <laughs> mm -hmm. Tak. Pytanie do Tomka od. Nikodema Ślezińskiego, kiedy centymetr zamieni się w inne dwie literki. Kurczę, no jak wie 2300, to będę myślał, ale chyba. Tak powiedziałem sobie, że póki jestem centymetrem, to mi z tym dobrze. Tak będę mieć 2300, to będę najlepszym centymetrem w Polsce i tyle. <grystanie> Także na razie długa droga. No nie jest łatwo zmieniać te literki, nie? No, tak. No dobra, więc tutaj opalnicz się zastanawia, czy u nastąpiło nastąpiła jakaś decyzja. Tak, po prostu raport wybił i zagrał skoczek F6. No to tutaj powiem Wam, że roszatka, roszatka, czarny wrzuci d5, no nieprzebijalna ta, pozy ta pozycja yy, czarnego. No, nawet E4 nie można zagrać, bo od razu skoczek bije D4, wykorzystując związanie. Także turbo-drewniana pozycja. Tak, tak. Chyba, że tutaj Fiedosejew coś poddymi, jakieś G4, długa roszada, no ale to tak. To najczęściej to się dymi w złą stronę, nie? No bo to... Tak, tak, tak. Wiadomo, próbujemy coś dymić, żeby wygrać, ale to daje szansę przeciwnikowi, żeby on też wygrał, a to też na pewno nie jest to, do czego chciałby dążyć. Mhm. No tak, jeżeli chciałby coś zadymiać to inny debiut by po prostu wybrał, no biały mi to jest, jest do wyboru, nie? Po co wydawać hajs na tytuł fm -a, co on daje? No to już Ci tłumaczy. Konto premium na czeskomie i na różnych innych stronkach. Zniżki na wpisowe. Po no, nie wiem szacunu widzów na Twitcha. No, znaczy, no i chyba tyle w sumie. W zasadzie to jak jest CM, to zmiana na fm daje, tylko tyle, że ewentualnie na jakichś kołówkach jak dla Fidemistrzów czy na jakichś turniejach, to przeważnie jest trochę taniej, nie? Mhm. No tak FM w Czechach to ci się zwróci na cztery turnieje pojedziesz i ci się zwróci, na wpisałem, mhm. bo zazwyczaj jest 25% zniżki. Spoko. spoko. Choć e... dalej jestem za tym, że Patolo jest, że trzeba płacić za sukcesy, no ale co poradzić? No tak, to. Oh, o, to... Smog zauważył tak. Możliwość gry w Tuesday'ach i innych turniejach dla utytułowanych. No, to no tak, ty. ja. Ja. Just... Szczerze mówiąc, jak byłem właśnie młodszy, te 4-5 lat temu, gdy zdobywałem 2200 mój potężny ranking, to wahałem się, czy wykupić tego, CMA, czy nie wykupić tego, co Ema, ale właśnie głównie to, o czym Dawid wspominał, czyli ja sobie kupiłem, dlatego, bo według mnie ładniej wygląda K. Bo tam no fajnie być Kali jeszcze mieć dwie normy, że się no, no. coś tam osiągnęło. Przynajmniej ja tak walałem, ale potem stwierdziłem, że no, jak mogę grać dla utytułowanych e, na tych tedach i jeszcze, że mogę mieć konto premium za darmo, no to dlaczego nie? I kupiłem. Mhm. Także są pluski. <laughs> y u... ktoś napisał na czacie, teraz mi zniknęło, że Carlsen byłby w stanie wygrać bez Hetmana z każdym zawodnikiem poniżej 1800. A... Nie ma opcji. Nie ma opcji. Chyba, że na czeskowy. No może w sensie. jakby tam grali buleta, to może by się udało. Ale to też nie sądzę. Nie no. Mhm. Hetman to jest naprawdę dużo, dużo różnica. Tak, z Hetmanem jest ten problem, że jak macie Hetmana mniej to przeciwnik może tak po hamsku wszystko wymieniać, może nie wiem, oddać wieżę za gońca, potem może oddać drugą wieżę za końca i tak ma dużą przewagę, a wy po prostu nie, nie macie czym atakować, koniec końców. A dobra, myślisz, że z Hetmanem więcej byś wygrał ze Stokfishem? Y tak, myślę, że tak. No na luzie, a z wieżą więcej? Absolutnie nie, wiem. ale wydaje mi się, że też. Wydaje a, a, mi się, że a z tak. lekką figurą więcej? A z lekką figurą raczej by. myślę, że bym myślę, żebym nie dał rady. No to jestem. No nie wiem, mi się wydaje, żebym wygrał. Ale z dwoma pionami więcej, to już bym się zastanawiał. Znaczy ja, znaczy ja jestem prawie wiem. pewien. W sensie wiesz, no jak sobie przypomnisz tę końcówkę, no to ją było ciężko wygrać, a to już jest końcówka z dwoma pionkami. Więc, yy, więc ze stowkwiszem to raczej. Nie z tego co wiem, no to tam jakiś czas temu. Arcymistrzowie właśnie grywali takie partie. Z szachistami, gdzie na przykład mieli, znaczy z komputerami, gdzie no, no, mieli na no. przykład bez pionka na F7 komputer albo coś i że tam no, ciężko było, nie? Taki... Ale w sensie przegrywali, czy? Tak, tak, że przegrywali, Aha. że tam chyba Carsten czy Nakamura próbował tak grać. Okej, okay, no z figurą więcej jestem tak na 99,9% TPN, żebym wygrał. Z, z pionkiem to myślę, że nie, z dwoma pionkami więcej to bym się zastanawiał. A to muszę, muszę przetestować. Jeden mm -hmm. się no gramy. ja chyba też sobie spróbuję, no, bo, bo znaczy, ciekaw wydaje, jestem bardzo. Wydaje mi się, że z figurą więcej byłoby o tyle ciężko. Ja zawsze mam przed oczami partię pomiędzy Karolsenem a... Jak on się nazywał? Angielskim arcymistrzem jakimś. Niestety nie pamiętam, czy to był Gary Jones, Jones no, no, no. czy ktoś inny. Natomiast właśnie tam Carlsen po prostu podstawił figurę nie? z arcymistrzem 2650. A i tak potrafił, jednak tak pomieszczać, że to jest Wiadomo, to była nie? trochę inna sytuacja, bo to tam były dymy. Stres i, i tak dalej. Nie? Stres i to wszystko. No ale jednak z drugiej strony, no to był Arcymisz 2650. No i z drugiej strony nie był Stokwisz, tylko Carlsen. Mhm. No dobra, no to ciekawe. To kiedyś tam się za to wezmę. Czy mamy jakieś rady na bulety? Moja rada jest taka, że jak chcesz grać dobrze w szachy, to tak, nie grać Rada na bulety. Wyłącz komputer. I przemyśl no. swoje zachowanie. Zgadza się. E, no dobra, e, więc e, w partii nastąpiło jednak skoczek e3, e, czyli przeciwnik się czai na pole d5, e, no i też odebrał pole g4 dla gońca. No i w tym kontekście, no to e4 tutaj bardzo fajnie wygląda, e, żeby tym polem d3 się zainteresować. E, no i teraz w sumie jedyna obrona, co w to cofnięcie hetmana, prawda? No i teraz pytanie... A, bo w Jak sumie nawet ten? biały roszady nie może zrobić, A, no. nie? Ta. Bo jeszcze wisi na h2. No dobra, to powiedzmy, że... Właśnie nie wiem, czy tu, czy tu, gdzie, ta... gdzie tę wieżę bym bardziej widział. Powiedzmy, że na eosie przeciwnik tam h3, no z bólem, ale jakoś tam przeciwnik się zbliża do tej krótkiej roszady. I tak sobie myślę, czy tutaj po prostu przez f5, f4 czarny nie może polecieć. No bo coś takiego mm. to wygląda przepotężnie, tak? Jak te pionki idą. Tak, to, wygląda, idą. Tak, to mm -hmm. jest pozamiatane. Kurde, to na, nawet tak wykonując takie, powiedzmy, naturalne, na, ruchy. naturalne ruchy, to wychodzi faj, fajny atak. No bo długa roszada to nie sądzę, żeby była możliwa, no bo to zaraz a6 i tu czarny będzie rozrywał. No z pionkiem na b3 to bym się jeszcze zastanawiał, czy to ma sens, ale z pionkiem a. na b5 to już mi się wydaje, że zbyt optymistyczny plan. No a z królem w centrum to, to biały nie będzie stał do końca partii. No dobra, także jest dobrze. Chyba, żebyśmy wrócili do tego wcześniejszego zamysłu, żeby jednak b6 yy... i gońca na b7. No bo tutaj też on wygląda bardzo dobrze. Mhm. I nie wiadomo co. Tylko, że no wiesz, goniec e2 i nie możesz zbić na, na g2, no bo ten skoczek na e3 jednak trzyma tutaj wszystko. Mhm. No tak, więc powiedzmy, że biały... No dobra, jeżeli tak czy siak chcemy zagrać e4, to, to lepiej goniec tutaj mimo wszystko. I w razie co się tam czai, żeby się poświęcić na h3, jak przeciwnik będzie robił roszadę. No dobra, więc koniec końców wydaje mi się widzowie, że tutaj e4 należałoby wrzucać, żeby tak zaznaczyć swoją dominację. Ale mhm. jeszcze należałoby na pewno sprawdzić, czy tutaj skoczek d5 jest kłopotliwe dla czarnego. No pionka nie stracimy. Skoczek go pilnuje, więc hetman odchodzi, no i powiedzmy, że znowu przeciwnik chce przygotować tę krótką roszadę. No ale właśnie już się tutaj nasze piony rozkręcają. Nie no, to tak, tutaj tak. inicjatywa jest potężna widzowie, naprawdę. Mhm. I fajne jest też to, że tutaj w zasadzie sprawdzamy kilka różnych wariantów dla Radka i każdy pokazuje przewagę, nie? To, bo czasami są takie pozycje, gdzie macie, nie wiem, minus dwa, ale musicie zagrać pięć konkretnych ruchów, które są skomplikowane, zrobić kombinację. A tutaj w zasadzie taka naturalna gra daje czarnemu... Przewagę. Może nie wygrywającą, nie decydującą, ale to po prostu w pozycja się gra ciężko. No to jest widz na Twitchu. Nie wiem, jak ten oparń nastukał tyle punktów w Grand Swiss. Gość w ogóle Gierki nie ogarnia. No tak. No. Chciałbym Gość... tak nie ogarniać w sumie, A, kiedyś. Tak. ja też, no. Co ja teraz sprawdzę? Gość jest. E, proszę, ja was widzowie, top. W okolicach top 50 na świecie. No, teraz to zleciał, bo ten turniej rzeczywiście słabo mu idzie. Więc jest 68. szechistą na świecie. No, Leszczyk niesamowity. Co tu dużo mówić. Wiadomo coś na temat dalszych losów Wojtaszka w przypadku wygrania. No, w sumie wiadomo tyle co ostatnio. Na ten moment, jeżeli nic się nie zmieni, no to przynajmniej w teorii, nawet jak Radek wygra turniej, ten, to w kolejnych nie zagra. Ale myślę, że to mogłoby się zmienić, nie? To znaczy, no. Nie, no nie, sądzę, no nie że... oszukujmy się. No, przy tych covidowych akcjach, no to duże jest prawdopodobieństwo, że ktoś tam nie, nie będzie mógł zagrać. Druga sprawa mi się wydaje, że jest duże prawdopodobieństwo, że Ding po prostu nie będzie chciał zagrać. No bo, A, no no bo, bo... jakby Dingowi też się to w żaden sposób nie opyla, no bo uh -huh. też y, nie będzie miał szans na awans, nie? Więc tak mógłby A, sobie tak. przyjechać pograć, tylko tak for fun, nie? Znaczy to wiesz, to. to... Też dawno nie grał, nie? no to też to yy, mógłby chcieć zaznaczyć, że no patrzcie, ja tutaj przez to, że mam problemy w kraju, no to nie mogę nawet zagrać w turnieju kandydatów, a wygrałem sobie turniej, który prawie mi to zagwarantowałby. Więc yy, na pewno jakieś tam ambicje by były, aczkolwiek no właśnie kwestia tego, na ile po prostu z ludzkiej perspektywy będzie chciał zabrać miejsce ewentualnie Wojtaszkowi, nie? Mm -hmm. Tam w DING czy ktokolwiek inny, tak mi się wydaje mm -hmm. przynajmniej, że... Ale bym się nie zdziwił, jakby ktoś po prostu zrezygnował. Gdyby była taka sytuacja, i powiedzmy. Yy, no w, w, tylko punkt wyjścia, że Wojtaszek wygrywa turniej, nie? No A, bo no, jeżeli tam skończy pochodzi. na drugim miejscu w grupie, no to tyle, nie? To... To nikt tam się nie będzie jakimś tam wujtaszkiem przejmował. No ale jak wygra turniej, no to już jest fajna karta przetargowa. A w międzyczasie, widzowie, na YouTubie 1300 osób nas ogląda i 185 łapek w górę. Z żałośnie, żałośnie niska liczba. E, ja właśnie wrzuciłem z drugiego konta łapkę w górę. E, także <noise> proszę, proszę tam dorzucić. Do puli. Radek robił w większości meczów presję i wypuszczał zwycięstwo. Może nie tyle, że wypuszczał zwycięstwo, ale faktycznie było tak, że w większości tych partii to raczej on był stroną dominującą, ale yy, no, na tym poziomie no, ciężko jest. Nawet jak się ma trochę lepszą pozycję, to ci zawodnicy tak dobrze się bronią, że, że ciężko jest nawet lepsze pozycje realizować. Nie? Znaczy w, te, w tej drugiej, trzeciej rundzie to tam yy, rzeczywiście były takie realne szanse. Szczególnie w drugiej. E, natomiast <grym> później to już mi się wydaje, że no z raportem to na pewno w, w rewanżowej partii nie było szans. Wczoraj tak. z Fiedosejewem też nie było szans. Nie? Tak, w pierwszym kole można równy. było kombinować, nie? Tak, ale w <grym> tym pierwszym kole to właśnie w, w pierwszej rundzie dostał szansę, wygrał. W drugiej była taka już naprawdę realna szansa, ale się wymsknęła. W trzeciej no to była taka końcówka. Nie, nie wydaje mi się, że można ją było w którymś momencie ocenić jako wygraną, ale na pewno była lepsza. No i finalnie remis. O, ciekawe pytanie, Tomek. Jakbyś mógł wybrać trening od jakiegokolwiek szachisty z wybranej przez Ciebie epoki, to kogo byś wygrał? wybrał? Zakładając, żebym się mógł porozumieć normalnie po polsku z tą osobą? Czy... No powiedzmy. No, chyba tak, nie? No okej, okay. no nie, no to ja myślę, że nie zaskoczyłbym. Znaczy jeżeli faktycznie miałbym kołczyć po prostu z taką osobą, to chyba chciałbym po prostu od Magnusa Karsena, żeby mi pokazał, jaką sobie myśli w danych pozycjach bo to musi być bardzo A ciekawe. Tak my, jak... Myślisz, że Carlsen byłby w stanie ci w sensie dać jakieś realne rady? Znaczy no to też właśnie kwestia tego jak podejdziemy, co nie? Czy na przykład wolałbyś mieć coaching z Dudą, który ma 2,750 czy z Mitoniem, który wytrenował Dudę, nie? No tak w cudzysłowie oczywiście, ale tak zakładając właśnie, że miałbym szansę sobie pogadać, no, to chyba, chyba wziąłbym Carlsena, ale, ale to też jest takie, myślę, że dłużej musiałbym się zastanowić. Natomiast, jakbym miał na przykład z polskich, no to myślę, że jeżeli by była jakakolwiek opcja, no to jednak Kamil Mitoń to jest taki człowiek, który ma na tyle doświadczenia trenerskiego, że po prostu myślę, że ja go bym wybrał. A ty, Dawidzie? Ja bym wziął botwinka. A z dzisiejszych szechistów to Agarda. A czyli tak po prostu bardziej takich stricte trenerów, a nie takich ale, dobrych ale to, graczy? To, 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 co mnie tam obchodzi, jak sobie Carson myśli, jeżeli ja nie będę w stanie w ten sposób myśleć, a Carson nie będzie mi w stanie wyjaśnić, w jaki sposób myśli. No, pewnie tak. <gry> Żaden pożytek. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo wiecie, to, to tak w wielu dziedzinach jest, że to, że ktoś sam jest w czymś, Koksem, to wcale niekoniecznie będzie w stanie ci wyjaśnić, co musisz zrobić, żebyś ty też tak potrafił. Uh -huh. A właśnie, Botfinnik to mi się wydaje jeden z takich pierwszych szachistów, który tak w profesjonalny sposób na wielu płaszczyznach do szachów podchodził, i wydaje mi się, że on zrozumienie treningu i szachów, no to miał naprawdę jedno z najlepszych w historii. No, Agard, to wiadomo, jeden z najlepszych yy, trenerów na świecie, chociaż jeszcze bym się zasta zastanawiał, czy yy, czu czuczelowa bym nie wziął. No, chyba bardziej czuczelowa bym wolał niż Agard. O. A wiesz, wiesz w ogóle, kto to? Szczerze mówiąc, nie. Yy, to, 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 yy, to jest jeden z najlepszych trenerów na świecie obecnie. Między innymi Karuanę trenował, Giriego trenuje chyba teraz. Ogólnie goś jest totalnie nieznany, nie? Uh -huh. Tam tak ogólnie rzecz biorąc, ale właśnie współpracuje z, jako trener, nie jako sekundant z najlepszymi na świecie. Także wydaje mi się, że on tam coś ciekawego miałby do powiedzenia z całą pewnością. Uh -huh. Bo to widzowie tak często tak jest, że jeżeli ktoś ogarnia swoją dziedzinę tak fest, to przez godzinę on jest w stanie tyle dobrych porad dać, że ty będziesz czerpał z tych porad latami, nie? Ja na przykład miałem kiedyś taką sytuację, że tam jak byłem w liceum, założyłem bloga wtedy. No i sobie wpisałem w Google jak pisać artykuły na bloga, nie? No i tam, i tam znalazłem blog, na którym było napisane, jak prowadzić bloga, nie? No i tam zacząłem sobie czytać i tak dalej, nie? Tak super pomocne artykuły. No i tam w jednym było yy, yy, darmowa konsultacja dla ograniczonej liczby osób. Można się zgłosić i tam wtedy autor tego bloga tam da swoje porady, nie? No to ja mówię mhm. tak... Yy, no to ja tam się zgłoszę, nie? Co, co ryzykuje. No i właśnie... Tam się z, 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 dos, dostałem na to, no i mieliśmy tą konsultację. No i on, mówi, a czym się tam zajmujesz? Ja mówię, a tam bloga szachowego prowadzę, tam zajęcia, coś tam, coś tam. A ten mówi, a to się zarobiście, składa, bo ja kiedyś też repetycje prowadziłem, to wiem wszystko co i jak. No i przez godzinę mi dyktował, trzeba zrobić to, 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 to. po kolei będzie gituwa, nie? Ja tam tylko siedziałem z notesikiem, nie? I tam notowałem wszystko na szybkości. Później przez kolejne trzy lata właśnie robiłem wszystko po kolei, co on mi tam powiedział, no i mi się działalność rozwinęła zacnie, nie? Także no. często jest tak, że właśnie jak ktoś się zna i ci dobrze podpowie, no to po prostu to jest złoto, nie? Mhm. Rozumiem. Ci trenerzy, o których mówi Dawid, są GM-ami. Obaj, ale nie jakimiś GM-ami po 2700, tylko w okolicach 2500. Chociaż Agard. O, Agard też przecież tego Shanklanda trenował, jak Shankland te mistrzostwa USA wygrał też ciekawy sposób treningu mieli, no jeden z wielu na pewno, że Agard przygotowywał Shanklandowi codziennie 15 pozycji do rozwiązania, nie? Mhm. I jeżeli Shankland wszystkie rozwiązał poprawnie albo prawie poprawnie to wtedy Agart stawiał obiad tego dnia, a jak nie, to odwrotnie. I jest coś takiego, że im więcej pozycji rozwiążesz, no to spada koncentracja i też no, trochę się nie chce w pewnym momencie, nie? Tak skupić na maksa. A właśnie taka niby głupota, że tam obiad za darmochę dostaniesz i już jest motywacja, co nie? <śm> <śm> tak, tak. <śm> Także takie małe rzeczy, a ja potrafił dużo zmienić. No, w szachach ta psychologia niesamowicie istotna to jest dosyć ciekawe. No i też o Agarda, no to książki, wiadomo, polecam. Aha. Chciałem sprawdzić jaką stawkę ma gard za godzinę. Kiedyś tam sprawdzałem, to miał 150 euro za godzinę. O no, kurczę. A, a, te, a teraz, teraz nie, nie ma podane już na stronie. Albo nie widzę. Nie, chyba nie ma. No tak, tutaj wracając do partii, no to w zasadzie tutaj cały czas myśli o Parin. Nastąpiło to E4, także fajnie, bo to jest taki ruch, który no jest bardzo. No, no niesie za sobą pewne konsekwencje, bo ogranicza bierki białego. No i to biały musi kombinować, w jaki sposób tutaj się rozwijać, ale przede wszystkim otworzyła się linia przekątna, na której stoi Hetman i Goniec, więc ta roszada będzie jeszcze bardziej utrudniona. No i teraz wydaje mi się, że po prostu wieże powinny wejść do gry, nie? Ewentualnie skoczek D7, skoczek E5, żeby. Jeszcze bardziej atakować te pola, ale to jest właśnie taka fajna, stabilna przewaga, z której na pewno Wojtaszek może być dumny. No to, to by było rzeczywiście złośliwe, jak ten skoczek wejdzie na E5. No to wtedy po prostu takie spełnienie marzeń, nie? Czarnego. Absolutna dominacja, i jeszcze ten pion wkracza do akcji. No mi się wydaje, że właśnie kluczowe będzie, żeby tego pionka F w jakiś rozsądny sposób uruchomić. Bo figury już stoją dobrze, nie? Ale jednak też biały, tak na ograniczonej przestrzeni, no ale jednak się okopał i jakoś tam, jakoś tam się trzyma ta jego pozycja. A właśnie jak pionek F ruszy, no to te, te figury już wtedy kompletnie nie będą miały gdzie odchodzić. Więc wtedy to już będzie na, naprawdę, naprawdę duży problem. No dobra, to myślę, że moglibyśmy sobie zrobić rundkę po innych partiach, bo godzina gierki za nami jeszcze nie patrzyliśmy mhm. e, Dobra, uug, O kurde, co się dzieje? Gość dalej ma ponad godzinę. Nie bywa. No, chyba już tutaj wierzę, nie ma o co grać, więc. O, rauzer poleciał, dobra. Okej, okay. koniec D7 Kurde, odgapił, ja też to gra. Eee, dobra, chyba. No to. Czekaj, czekaj, czekaj. g 4 Czy to nie była partia Kyć Czerw z pierwszej ligi seniorów 2021 rok. Widzicie, widzowie? Jak pamiętamy. No, wydaje mi się, że toćka w toczkę, ale muszę, muszę jeszcze zerknąć. Nie, bo ogólnie ten wariant G4 jest rzadko spotykany, ja wiedziałem, że Jurek to gra i tam przygotowałem taki fajny wariant z oddaniem tego pionka D6. Dobra, zaraz to zobaczę. Okej. Okay. Dobra, to, ty, ty spróbuj znaleźć matematyczne szanse, że albo Fiedosejew albo Raport wygra w tej pozycji, a ja za ten czas zerknę. Dobra, drodzy <laughs> widzowie, a więc e, no będzie na pewno trudno. I tak jak wspominaliśmy z Dawidem, wydaje się, że taka jedyna opcja, w której jeden albo drugi tutaj wygra, to będzie miała miejsce wtedy, kiedy yy, po prostu raport będzie chciał wygrać na wygraną i po prostu przegnie pałę. Bo czasami tak jest, że jak gramy z przeciwnikiem, który chce bardzo zabunkrować, a nam remis nic nie daje, no to próbujemy na siłę przebijać i najczęściej to niestety nic nam nie pomaga. Znaczy nic nam nie pomaga i to wręcz pomaga przeciwnikowi. Także tutaj jedyna opcja, żeby cokolwiek się w tej partii działo, to faktycznie jest coś takiego. No myślę, że raport nie jest zadowolony, no bo grał czarnymi, dostał. Dość remisowy wariant system londyński. No, i tutaj niestety, ale wygląda na to, że w taki sposób biały zagrały, że same je chciały dymić. A przeważnie w czachach jest tak, na takim najwyższym poziomie, że jeżeli białe chcą ustawić remisową pozycję, no to ją po prostu ustawią, nie? To jest tak, że na naszym poziomie, z Dawidem, to czasami jeszcze można znaleźć jakąś lukę. Tam trudno znaleźć lukę. Tak, tak, no, na, na tym najwyższym poziomie. Dobra, tutaj jest jednak inaczej, bo y, w mojej partii była bar bardzo podobna idea, mhm. y, tylko król B1 nie było, w, nie było wtrącone, Aha. więc tro troszeczkę inaczej, bo poszło G4 od razu. Y, ja właśnie sobie y, przygotowałem taką y, ciekawą ideę, że oddaję tego pionka D6 i wydaje się, że to skrajna głupota, ale y, czarny. Na tyle super dostaje tu inicjatywę na pionka H2 i pionka F3, że ta końcówka nawet przy dobrych wiatrach robi się lepsza dla czarnej. Dobra, tak mm -hmm. mi się skojarzył. A właśnie okay. widzowie, tak nawiasem mówiąc, to jest bardzo ważne, że jeżeli tam macie jakąś pulę debiutów, które sobie gracie, to warto patrzeć, jak lepsi grają te same, te same pozycje. Zawsze dobrze jest się zainspirować. No dobra, i tutaj to król 7 rzeczywiście ciekawe, bo zabezpiecza punkt D6, no ale tu kryszczuk, tak wydaje mi się, trochę podejrzanie mimo wszystko zagrał. No ten król 7 w najzwyczajniej w świecie jest bezpieczny, a ta struktura skrzydła królewskiego taka pociechana. No tylko wiadomo, tutaj do końcówki jeszcze bardzo daleka droga, ale w końcówce to na pewno będzie super dla, super dla czarnego. No dobra, to zobaczmy dalej. Co tutaj u yy, Hikaru mamy? Poszła włoska z A4. Okej. Okay. I A5 szybkie. A, a to bywa rzeczywiście złośliwym zagraniem. To, to pole B6, e, na przykład po zagraniu D5, skoczek bije D5 się przydaje dla tego skoczka. No i też e, biały po prostu zajmuje przestrzeń. E, później może grać C3, B4, polecieć na skrzydle hetmańskim, jest potencjał. E, goniec A7, prewencyjne cofnięcie, żeby D4 nie było stępem. I coś tutaj Hikaru się jakoś bardzo zaciął w ogóle e, na, na szóstym ruchu się... Nie, Nie, później trochę na... się zaciął. Dobra, to A, odwrotnie, tak, to jest i Pienko się zastanawiał. Dobra. No, H3 wiadomo, Polegie G4, Polegie G5 zabezpieczone, goniec E3 wieża E8. I po Hetman B3 jakoś ostro się zaciął Hikaru. No, 18 minut myślał, no to na jego standardy to jest bardzo, bardzo dużo. Aha. Wczoraj po 18 minut to już 20 parę posunięć wykonał pewnie. Tak, tak. On tam gdzieś po 20 posunięciu dopiero się zaczął zastanawiać. No i finalnie zdecydował się grzecznie obronić punkt F7, skoczek BD2 i wieża B8. No to wydaje się, że mega naturalne podejście. Punkt B7 zabezpieczony, więc teraz goniec E6 już można zagrać. No wiadomo, jakaś delikatna presja ze strony białego jest. Pytanie, na ile jest to realne, ale na pewno no jest ma perspektywy na wygrywanie. Choć przy poprawnej defensywie, no to Nakamura e, powinien się wybronić. Mm -hmm. W sumie stosunkowo dziwny wybór debutu, nie? No bo jednak partia woska w meczu, w którym trzeba wygrać, to tak nie spodziewałbym się. A, a, a ale co, ja... a co innego na 4-5 na wygrywanie polecasz? Hiszpańska. Alfańska? Ażo... myślisz? Gambit Królewski. <laughs> no tak. Huh. Pytanie no, widzieliśmy w meczu Mistrzostwo świata, jak to, y jak to jest z tym. Y jak to jest z tą partią hiszpańską, nie? Mm -hmm. tak, no te tak. też wcale nie jest takich obsiów, no, no E4E5 jest to najzwyczajniej w świecie e e ba bardzo. E bardzo solidne, no i tyle. No można Hiszpankę, żeby zmienić strukturę, no ale... O i hiszpankę szkocką. No, ale Odsta, no. też nie jest takie chopci. No dobra. Więc zobaczmy, co tutaj. Uvidita. Okej, okay, Uvidita klasycznie. On zawsze lubi tego gońca na G2. O dobra, to, to, to już mnie trochę przerasta. Koniec C5. Nie, rozumiem. No widzowie, kto wie o co chodzi, bo ja nie wiem. Dlaczego nie od razu koniec C7, nie? Skoro. A, może E3 się bał. Ale nie no, E3 na upartego tak czy siak można zagrać. No dobra, to nie wiem. Nie rozumiem. <grym> No dobra, wyszła taka równa pozycja po prostu. W sensie czarny wiadomo, ma mniej przestrzeni, no ale prędzej czy później zagra C5, poderwie, pionka D4 i się e, sytuacja bardzo mocno upraszcza. Ale to koniec C5, żeby zagrać gonie C7, to jest dla mnie e, mega zagadką, muszę przyznać. Bardzo dziwna. Dobra, zobaczmy może odwrotnie. Gram gonie C7. Co, co się złego dzieje. No, E3 może zagrać, wiadomo. Aha, dobra. Chyba koniec końców czaje. Czyli chodzi o to, że tutaj po wybiciu gońcem jest wymiana czarnopolaków? I te czarne pola osłabione? A jeżeli biały wybije pionkiem, no to ma za to gońca słabego? Kurde, no to taki szczególik, no ale... że. Nie są? Ja bym. No, nie, niesamowite, to jest. Bardzo dziwne. No dziwne, ale tak. A widzicie, za zawsze trzeba się zastanawiać, a dlaczego dlaczego akurat tak a nie inaczej zagrał? Aha. No ale to na pewno przygotowanie to. Tak, tak. jak ktoś coś takiego przy partii wymyślił, to. Tak. To mi się bardzo. To jeszcze dziwiło. podwójnie byłbym pod wrażeniem. No dobra, u Aroniana ten remisik, który to już widzieliśmy. O, tutaj jakaś, jakieś Uch, grubsze dymy. Tam, wow. e, no dobra, poszło E4E5. To, to jest Shirov, nie? Że on po e4, e5 potrafi tak zadymić, nie? Mm -hmm, tak. No dobra, d3, h6. Aha, i g5 od razu. Okej. Okay. W sumie aż dziwne, że to jest, wiesz, partia o nic na dobrą sprawę, a... No, dla Sirowa. Tak, tak. Dla Domingueza No, wiadomo, tam jeszcze kaska wchodzi w grę, no bo mhm. y, inna jest nagroda za czwarte miejsce, inna za trzecie miejsce, choć nie pamiętam jaka. No nie, nie pamiętam, Z zaraz zobaczę. Okay. Albo było y, 5000 euro, albo 2,500 euro. Mi się wydaje, że za czwarte miejsce jest 5000, ale, Dobra, ale to, nie to jest To jeszcze sprawdzimy. Y, Okej. Okay. I poleciał, patrzcie, G4 H5 się tutaj nie patyczkuje, a biały kontruje. No dobra, i teraz pierwsza rzecz, a dlaczego nie chciał zbić na d Bo stara radziecka zasada mówi, jak atakują na skrzydle, kontruj w centrum. Więc fajnie byłoby to centrum otworzyć. Bo wtedy te pionki okazują się być celem, a nie plusem. Tak, a jeszcze czarny jest daleko do roszady, nie? więc otwarta linia e. No dobra, wydaje mi się, że wtrącenie tego bicia na D5 by pomogło, bo już wtedy jest pewność, że ta przekątna będzie osłabiona. No dobra, a ten w ogóle całkowicie odwrotnie podszedł do tematu. I e no Dalej pozycja białego mi się bardziej podoba, bo chyba z tych pionków nic konkretnego nie wyszło. Natomiast. Hmm. No, bardzo trudna do oceny pozycja, nie? Niejasna, tak zwana. Mhm. Widzowie się kłócą, czy GM powinien być od 2500, czy od 2600. Wiecie co, widzowie? Ja wiem, że to tak łatwo się mówi, że o, wbić 2500 i GM to przecież pikuś. Uwierzcie mi, że nie. Druga sprawa, że jeszcze trzeba te normy zdobyć i ja znam mnóstwo osób, które od kilku lat grają na poziomie Obecnego arcymistrza, czyli powyżej 2500 mają Elo, a, a wcale tego tytułu nie mają. Bo tam e, norm brakuje. E, a druga sprawa, że to nie jest tak, że z bomby mając tytuł arcymistrza, to dostajesz turnieje, wyjazdy i tak dalej. W sensie ranking też się liczy. No jeżeli jesteś arcymistrzem 2300, no to. No to. No cóż? E... No i druga sprawa, mhm. też trzeba się umieć zakręcić, no ale tytuł sam w sobie, ze słabym rankingiem, no to nie jest wcale dużo wart. Mhm. No a też wydaje mi się, że jakby było 2600, no to to by było bardzo krzywdzące od, dla osób takich, co mają ranking, nie wiem, 2590 parę, nie? Bo to już jest zawodnik, który naprawdę świetnie gra w szachy. I między takim zawodnikiem 2590, a zawodnikiem 2490, mam wrażenie, że jest bardzo duża różnica. I to jest po prostu trochę krzywdzące, że taka osoba ma tytuł IEMA tylko. Znaczy, w sumie też nie, nie widzę powodu, że to ma być jakoś utrudnione. nie? Bo w sensie niektórzy yy, dają taki argument, że bo jest za dużo arcymisów. No ale to, jest to... gdzie jest problem, nie? No, więcej osób gra w szachy, jest łatwiejszy dostęp do informacji, łatwiejsze jest podróżowanie, ogólnie ludzie więcej hajsu mają, więc mogą, mogą się bawić w te szachy i stąd więcej arcymistrzów, a nie że nagle jest jakoś yy, mniej wart ten tytuł, nie? Aha. Coś takiego. No dobra, i teraz ostatnia gierka, która nam została do zobaczenia, to jest SO kontra Harry Krishna. No tutaj SO przy wygranej ma pewny awans, no i ma białe. Okej, okay, katalon poszedł z gońcem D2A5. Czyżby tutaj jakieś mamy diarowowe idę? Nie, bo nie posłobicie. Nie, <grym> nie, tak, nie Okej, C5. Gdzie ja to widziałem ostatnio C5? Mm. Raport zagrał y, Wojtaszkowi i dostał niesamowite lanie. A, okay, A har, tak. Harry Krishan w pierwszej rundzie tego turnieju. A, tak. Z jakiegoś powodu Harry Krishan zdecydował się to powtórzyć. I w sumie tutaj lepiej to wyszło niż w partii Wojtaszka, no to nie wiem. No ale dobra, jest, je, jest odstały pionek na C6, jest izolowany pionek na A5, więc y, na pewno Soma tutaj przyjemniejszą pozę. Niemniej te figury czarnego całkiem aktywnie ustawione. No i teraz zobaczmy, doszło do czegoś takiego. Hmm? I tu wiesz o C3. Wiesz o C3, oh. nie? Takie nietypowe. E, w sumie pytanie, na ile to zmienia, bo biały tak czy no siak właśnie, może tę linię wejdzie, zająć. Na to hmm. No, na pewno no jeżeli... trochę lepsza białego. Tak, tak, jeżeli tutaj biały będzie chciał, to będzie cisnął i raczej nie musi się o nic martwić za bardzo. A myślę, że Wesley Sob będzie chciał. Mm -hmm. mm. Wojtaszek wyszedł z pierwszego. Nie no, jeszcze jest jedna runda. Póki co zajmuje pierwsze miejsce Exekwo. Jeżeli dzisiaj wygra, to bardzo się przybliży do tego, żeby, żeby mieć pierwsze miejsce w grupie i wyjść. Ale nie no, jest widz, przesunca. jeden zwrócił słuszną uwagę, że jest duża różnica pomiędzy 2500 a 2800, a obaj GM. -y. No tak, ale to wydaje mi się, że bardziej pasowałoby wprowadzenie jakiegoś tytułu. tytułu super dla tych 2700. Co nieformalnie już jest taki tytuł, no bo yy, się mówi ten w klubie 2700, że ktoś jest, nie. Więc tak nie, się... nieformalnie powiedzmy, że ten tytuł już istnieje. A jeszcze drugi widz inflacja rankingu dajem mówi ci to coś. Yy, Programy szachowe, mówi ci to coś? Bazy szachowe, <laughs> mówi ci to coś? Inflacja rzeczywiście jest w rankingu, ale faktem jest, że znacznie więcej trzeba wiedzieć w 2022 roku, żeby zdobyć arcymistrza niż w 1990. Tak, 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 no Pytanie, na ile duża jest ta zmiana? No to nie, nie sądzę, żeby to było do policzenia. Hmm. Jeszcze też dopowiem, bo wcześniej powiedziałem, że jest jeszcze jedna runda. W sensie ta, pod, znaczy ta runda jest ostatnia, To jest ostatnia runda, ale ona jeszcze trwa, więc powiedziałem, że no nie wiadomo, czy wyjdzie Radosław z grupy, gdyż, gdyż jest jeszcze ta runda, która trwa. To co, jeszcze raz powiedz. Tak, bo wcześniej powiedziałem, że nie wiadomo, czy Radosław Wojtaszek wyjdzie z grupy, bo jest jeszcze jedna runda. I... A. No. Ktoś zrozumiał, że jeszcze. A, że jeszcze jest siódma jeszcze jedna runda. Mm -hmm. tak. A tu chodziło mi o, o tę runda, dobra, którą dobra. oglądamy, jeszcze trwa i nie wiemy, czy Radosław Wajtaszek wyszedł już z grupy. Tak, tak, nie załapałem też. No dobra, więc tutaj o coś się zaczął zaczął grubo zastanawiać. Szczerze powiem, że nie dziwię się, bo to jest taka pozycja, gdzie no w zasadzie trudne ruchy. Znaczy, no go nie ty... c2, nie? To jest taki ruch, co można zagrać <gry> ta, ta. bez zastanowienia. Chyba, że on może myśleć nad zagraniem d4, w sensie, wiesz, żeby tak się oswobodzić. No bo mhm. to forsuje bicie w przelocie. Tak, tylko, no, no, mimo wszystko, nie? Jest ta zasada, że jak mamy króla w centrum, to raczej... Nie chcielibyśmy czegoś takiego robić. Szczególnie, że ten król nie może się schować, nie? Bo jeżeli w następnym ruchu można by było zrobić roszadę, to spoko, ale koniec no, H2 zawsze jest problemem. A jak już stracimy na H2, no to mamy po prostu złą pozycję. No, tylko właśnie wszystko konkrety się rozbija. No bo nie, powiedzmy wie, że AD8, żeby, no wiadomo, uczepić się gońca D3. No i... Biały zagra H3, no to żeby zrobić roszadę, no to już jest po zawodach, nie? bo traci mm -hmm. na D3. Więc w sumie co? od razu też nie można. No właśnie skoczek D5. Musiałby skoczek D5 wrzucać, ale wtedy też się e, sytuacja właśnie bardzo mocno tutaj otwiera. Mm -hmm. Po linii D przeciągi. No, wydaje mi się, że to jest to, co Oparin tutaj e, liczy w tym momencie. Czy mu się to zgodzi, ale nie sądzę, no bo jednak no wszystkie właśnie. figury czarnego w akcji pozycja się otwiera no i trochę klops a, no a też to nie jest taka pozycja, którą biały by chciały grać w niedoczasie, nie? bo są takie pozycje, gdzie wykonamy sobie pięć, sześć ruchów takich z buta i mhm. jest OK. Natomiast tutaj każdy ruch ma swoje konsekwencje, i tutaj naprawdę no, nie chciałbym byś o Parina, jakby jeszcze 20 minut na przykład spędził nad tym posunięciem. Mhm. Tu widz jeden napisał, że ten tytuł Super Gie ma to idiotyzm. Ale wbrew pozorom ma to sporo sensu. Bo wiesz, ja wiem, że Arcymiś 2700 to jest co innego niż jakiś Arcymiś 2500. Tomek to samo wie, część widzów też wie. No ale powiedzmy. Idzie dwóch arcymistrzów, jeden 2500, drugi 2700 do telewizji. Obaj arcymistrzowie, nie? Dla przeciętnego a. widza, no to to są na tym samym poziomie. Tak samo jak idzie do telewizji arcymistrz i arcymistrzyni. I też widzowie myślą, że to jest ten sam poziom, a to jest cał całkowicie co innego. Także wydaje mi się, że ma to więcej sensu, chociaż. No, wiadomo, że przez FIDE to by zostało zrobione w ten sposób, że hajs tylko by się zgadzał, nie? <śmiech> <śmiech> Więc pomysł może i dobry, ale realizacja byłaby taka jak zawsze. Znaczy, czy dobry, to można dyskutować, nie? Ale realizacja to wszyscy wiemy, jaka by była. Jeżeli zostanie arcymistrzem, jest takie trudne, to czemu 14-latkowie nimi zostają? Bo rodzice się nad nimi znięcają, każą im trenować szachy po 13 godzin dziennie oraz grają wszystkie idealne turnieje, jakie się da, mają super trenerów. Jest mm. teraz bardzo do, dobry dostęp do wiedzy i dlatego. Tak, i tutaj też e, dobra, dobry komentarz na czacie. Według mnie, że <laughs> wymagania na GMA i wiedza są na tyle. Potrzeb, potrzeba mieć tyle wiedzy i są tak duże wymagania, że no, osoby, które mówią, że na przykład tytuł arcymistrza powinien mieć od 2600, no to raczej nie miały za dużo prawdopodobnie do czynienia z takimi szachami na jakimś tam nawet pół czy półprofesjonalnym poziomie jak my, że to wydaje się, jak się ogląda turnieje, że no taki oparin to nie umie grać w szachy, no bo przecież po siedmiu ruchach już silniczek pokazywał minus, minus jeden, nie? Ale, ale to jak naprawdę on jest dobry, no to możemy ocenić wręcz tylko tacy zawodnicy, którzy naprawdę w te szachy już w miarę okej okay grają, no i na, żeby zostać arcymistrzem to naprawdę to jest kupa, kupa pracy i są naprawdę zawodnicy, którzy ćwiczą długo, a mają ranking 2450 i nie są w stanie. Inna sprawa, że na tych 10-13 latków, co zostaną arcymistrzem to ile set przypada, co trenują te 12 mm -hmm. godzin, no nie zostają. No, to, to też tak. trzeba by brać pod uwagę. Tak, a tutaj w międzyczasie nastąpił skoczek na D5 i to jest taki ruch, co ja wcześniej chciałem zasugerować, ale bardzo szybko go odrzuciłem, no bo tak stwierdziłem, że w sumie no to te dwa pionki na D5 i D2 i jeszcze pionek na B5 i otwarcie linii C po jakimkolwiek wybiciu, czy to skoczkiem, czy to gońcem, to mi się po prostu optycznie nie podobało. Nie wiem, czy tutaj widzi coś oparin konkretnego, ale nie sądzę. No dobra, więc zerknijmy. Czyli tak. Bitka na D5. No i teraz. No może odbijać skoczkiem, może pionkiem. Jeżeli odbije skoczkiem, no to. Y, skoczek D3 w sumie potężnie tutaj wjeżdża i linia E się otwiera. A jeżeli mhm. biały będzie chciał. Nie wiem, blokować, no to F5, no to F4. No, y, inna sprawa, że czy to jest w ogóle pionek. Więcej, nie? No właśnie o to chodzi, nie? Że skoczek D5 to było dla mnie takie, wiesz, pierwsze spojrzenie, że, o, może skoczek D5 trochę się powymienia, mamy pionka więcej, ale w sumie to te dwa pionki to jest jaki jeden pionek, a pewnie nawet mniej. Mm -hmm. No dobra, a jeżeli CD, no to w sumie ten plan wchodzi, nie? Mhm. Mm Czy co teraz D4, on chce zarejestrować? Teraz to, to jeszcze gorzej, nie? Nie, no tak, te, bo... te, te pionki w sensie czarny tutaj absolutnie nic nie musi udowadniać w tej pozycji. Tak. No ale nawet jakby chciał, no to wchodzi goniec B4 ze zdobyciem Hetmana, więc. Mhm. A, ale tutaj tak jakby biały oddaje swój. swój atut. Je, jedyny atut. No w sensie. Tak, bo, bo wcześniej miał gorszą pozycję, ale można było polemizować, no okej, okay, mamy gorszą pozycję, ale jeżeli się wybronimy, no to mamy w końcówce pionka więcej. A tutaj? no. Spoko, wybronimy się i jest właściwie takie dwa pionki losowe. No nie <laughs> wiem, to mi się wydaje, że tutaj Oparin tak... Nie wiem, za, za, za szybko zaczął wierzgać. No bo to jest zawsze ta y, trudna decyzja, czy... Y, Okej, okay, muszę się bronić, to czy powinienem na spokojnie, żelazna defensywa e, i staram się wybronić, czy właśnie powinienem coś przyświrować, e, poszukać kontry, nie? To, to jest mhm. ciężkie Aha. do zadecydowania. Tak. Dobra, ja na chwileczkę muszę okay. zaraz wrócić. Niech mi ktoś wytłumaczy jak jakoparin w GM, a chyba raczej kupił, a nie wbił. Nie, no słuchaj, ka każdy ma gorsze i lepsze momenty. No, na nawet arcymistrzowie po 2680 też im się zdarzają gorsze turnieje. To, to że ktoś ma 2680, to nie znaczy, że każdego dnia będzie grał na 2680. Są tacy zawodnicy, co każdego dnia. Mniej więcej w ten sam sposób będą grali. A są tacy, co raz zagrają na 2800, raz zagrają na 2500. Także. I średnia powiedzmy, gdzieś wychodzi te 2680. Albo wiecie, słabo mu turniej idzie, już nie ma szans na nic. No to już ma wywalone, też psycha może siadać. No różne, różne rzeczy. A może to nie oparń taki słaby, tylko Wojtaszek taki dobry. Znaczy wiesz, to. No. Po 14 ruchach, że biały ma dużo gorszą, żeby nie powiedzieć, przegraną. No to powiem ci tak. Nawet ja, jakbym ja grał czarnymi z Carsenem, to przy dobrych wiatrach bym po 14 ruchach przegranej pozycji nie ustawił. No nie no, szachy to bardziej gra błędów niż dobrych posunięć, więc no żeby po 14 ruchach mieć beznadziejną pozycję, no to raczej ja muszę coś zawinić, a nie że przeciwnik coś cudownego zrobi. Nie sądzisz, że wzrost wymagań na GMA do 2600 spowodowałby wzrost poziomu zawodników? Nie, spowodowałby zmniejszenie liczby zawodowych sochistów. W sensie wiesz, do, dopóki nie wbijesz tytułu arcymistrza, no to raczej dokładasz do interesu, nie? No więc ten etap inwestycji by się znacznie wydłużył. Dobra, zobaczmy takich przykładowych zawodników, którzy wbijali yy, 2600. Dobra, nie. Ten zawodnik za dawno wbijał 2600, więc nie będzie rodajny. Muszę inny przykład znaleźć. No to patrzcie, yy, na przykład Mateusz Bartel, zawodowy szechista, w 2004 roku wbił 2500, 2600 wbił yy, 3 lata później. No to czyli, jak, jakby zrobić tak, jak co po niektórzy chcą, no to przez 3 lata więcej musiałby dokładać do interesu. Czy wtedy by poszedł zawodowo w szachy, czy raczej poszedłby do pracy? Nie wiadomo, ale. A no właśnie, bo to też jest coś takiego, że jednak. Bo już wróciłem jak coś, hmm, <laughs> bo rozumiem z kontekstu, że mi też się wydaje, że po zwiększenie tak jakby rankingu na arcymistrza do 2600, no to z jednej strony wydawać by się mogło, że o, zwiększy to prestiż arcymistrzów i tak dalej, ale wydaje mi się, że mniej osób by po prostu w, w sztaky, w takie w cudzysłowie, w takie pro. By szło. No, bo tutaj jednak wbijamy już, wbija ktoś 2500. Już, wie, że może z tym mniej lub bardziej starać się wiązać przyszłość. A w tamtej sytuacji, no to masz dalej IEMA, nie? I to są te trzy lata w przypadku Mateusza, czy u innych zawodników to jest. Nieraz no to też kilka tak popatrzyłem, więcej, mniej, mniej więcej tyle są. Inna sprawa, że wiecie, dlaczego ci arcymistrzowie mają tak dobrze, że za samo przyjechanie na turniej mają wszystko opłacane, a jeszcze dostają kasę. Bo jest ich mało. Jakby było Arcymistrzów dużo. Tak jak co po niektórzy sugerują, no to wtedy stawki by były niższe i by nie dostawali. Proste. Ile taki mistrz Fide dokłada do interesu, jak chce grać w szachy? No, no e, te, e, pisałem na blogu kiedyś. No ale e, lekko licząc. No miałeś, no to tak. tak e, e, ten, ten al ten, ten al albo zaraz znajdę ci podlinkuję, ale tak lekko licząc. Szachista, hmm. żeby się rozwijać, powinien grać jeden turniej w miesiącu. Co dzieciaki z indii to grają po trzy turnieje w miesiącu, no ale tak. powiedzmy, jeden turniej taki, gdzie są, są szanse pograć z dobrymi zawodnikami, yy, gdzie są szanse wbijania norm na IEMA, na GMA, no to spokojnie cię będzie wychodziło 1200 zł i to no nie wiem. Przy naprawdę idealnym Myślę, układzie. Że bardzo optymistycznie. W sensie, jeżeli to wszystkie turnieje by były w Polsce i tak dalej. No, no wiadomo, że w Polsce nie ma Lublinie, tyle takich turniejów. jakby <laughs> dla tak, Dawida, nie? Żeby to dojazd to... odpadał. No. Mm -hmm. no, to już masz yy, przynajmniej no z 15 tysięcy pewnie. Bo to raczej więcej A. wychodzi. Rocznie. A jeszcze musisz do tego dodać, taki jakby alternatywny kost, no bo, no co, normalnej pracy nie możesz mieć, nie? No bo gdzie będziesz miał tyle urlopu, żeby raz w miesiącu gdzieś sobie jechać? Mhm. Także... No i też najczęściej samemu, znaczy oczywiście dużo osób ćwiczy samemu, ale jednak mimo wszystko tam jakiś trener czasami by się przydał, czasami by się też... Albo chociaż yy, książki powiedz... czy coś. No, albo właśnie książki do tego też zmierzałem i no, to nie jest tak, że masz się mistrza międzynarodowego i siedzisz do góry brzuchem, czy leżysz do góry brzuchem i, i po prostu sobie grasz w szachy, tylko nawet arcymistrzowie niejednokrotnie mają problemy z utrzymaniem się. No dobra. W partii Wojtaszek bardzo logicznie podszedł do tematu. Wybił na D5, grzeczny, goniec D7. F5 wisi w powietrzu. No dobra, widzowie. Jak obstawiacie, ile tutaj posunięć, yy, że sytuacja się wyjaśni? Ja obstawiam, że jest 15 posunięcie. Obstawiam, że do 30 partia się wyjaśni. Jak wy, widzowie, obstawiacie? Ja myślę, albo. No, też zależy co. Myślę, że nie skończy się, ale że do 25 już będzie wyraźna przewaga Radosława Wojtaszka, Taka na silniku, powiedzmy, pod minus 3. Czekaj, bo nie zakodowałem jeszcze raz. Ile powiedziałeś? Że myślę, że jeśli że do 25 ruchu. Aha, się wyjaśni, tak? Mhm. tak? Tak, tak. No dobra, czyli i 10 posunięć. Widzowie na Twitchu na, narzekają, że coś z reklamami to y, zapraszam na YouTube'a, Natomiast reklamy są ustawione tak jak zawsze, nic nie zmieniałem, więc może Twitch to jest wartość. Jeśli w chodzi o pozmieni. reklamy na Twitchu. To w sensie, bo jak się, się puszcza reklamy na Twitchu, to nie każdemu widzowi się wyświetla. Może, y, może akurat się tak ułożyło, że na przykład jeden widz, wiesz, dostaje jedną za drugą. <laughs> okay. Nie wiem, ja jeśli chodzi o reklamy na Twitchu, to też nie znam się zupełnie. Znaczy ja tam sobie nie puszczam, nie? Ale Czesko ma umowę z Twitchem, że ma być określona ilość reklam w godzinę i tyle. Okay. To nie ode mnie zależy. Zresztą inna sprawa. Kurczę, za darmo sobie oglądacie, to wtedy wy jesteście towarem. No, takie są, takie są <laughs> no to, to fakty działa. i tyle. No. A myślę, że każdy twórca na jakiejkolwiek platformie musi się z tym mierzyć, że jest hejt, bo reklamy śmieją się puszczać, więc... No dobra, czy w, w, ogóle, w ogóle widzisz jak... jakiś sposób, żeby biały zakończył rozwój? Szczerze mówiąc, tak sobie teraz myślę, że białe chciałyby mieć taką samą pozycję, tylko bez tego dodatkowego pionka na d5. Nie? To wtedy wiesz, jakieś gońc C4, skoczek D5, utrudnione jest F5, ale a z tym dodatkowym pionkiem to aż są kłopoty jedynie. Hmm. Znaczy tak na siłę trochę staram się znaleźć jakieś jakieś problemy, ale... Nie no nie, no ale to A, żaden czy, problem. Mi tak, no, się wydaje, że po prostu je. tutaj czarne zamykają oczy i nawet nie muszą dużo kalkulować. Oczywiście Radek przekalkuluje, ale... Bo problem tutaj też jest taki, że białe nie do końca będą chciały chyba grać przez g3. Bo, bo w zasadzie no, do tego gońca na g2 i tak nigdy nie wpuszczą. Tam nie wiem, czy od razu właśnie f4, bo, bo tam nie ma co wierzę uaktywniać, ale spokojne ruchy i co on z tym gońcem zrobi potem. Nie? A tutaj... No tak, to masz rację. No nie ma co się wyrywać. Goniec E5, po, po prostu później wymienić Hetman E5, odbić tego. No tak. Znaczy, wiadomo, zawsze jest fajnie sprawdzić, czy y, da radę natychmi natychmiastowo przeciwnika ubić, ale w sumie tutaj czarny nie musi tak od razu y, zamatować przeciwnika, bo po prostu długoterminowo ta pozycja jest y, najzwyczajniej w świecie świetna. Y, no dobra, to zerknijmy w takim razie, co u. Pana Fiedosejewa. Okej, okay. no. trochę nastąpiła jakaś zmiana. Ale tu, znaczy tu jest. Mhm. No bo tak Fiedosejew w ogóle pod presją, tak optycznie przynajmniej to wygląda, tak, nie? Tak, tak. Mhm. Właśnie o to chodzi, że tutaj cały czas w tej partii będzie taki problem, że jednak są pionki ustawione totalnie, totalnie symetrycznie, nie? I tutaj można grać tylko figurami w zasadzie. A takie pozycje po prostu gra się ciężko. Tutaj raport jakby dał znać, że on jednak takim remisikiem nie jest zainteresowany. Mhm. Ponieważ nie zagrał tego d5, nie? Więc jest jakaś pewna delikatna asymetria w pozycji. No i to daje jakieś szanse na wygrywanie, no a też całkiem nieźle zajął tutaj przestrzeń na hetmańskim. Pytanie, czy uda się to jakoś rozkręcić, no bo znowu jak, jak pchnie piątka, to polecę C4 się osłabi. No ciężko wskazać, jak tu inaczej poatakować. No biały mi naprawdę... Jeżeli biały nie ma zbyt dużych y, wymagań od życia, no to ustawi sobie właśnie taką zdrową pozycję, no i ciężko Aha. ukąsić. No tak. No no, na pewno nie, chyba nie spodziewaliśmy się tutaj, że, że Radek będzie mieć taką pozycję po, półtora go po dwóch godzinach gry, nie? Także jest, możemy być zadowoleni. Bo nie wiem, co musiałoby się stać, szczególnie po tej właśnie wymianie na D5, co musiałoby się stać, żeby Radek tę partię przegrał. To, to nie wiem, to musiałaby być jakaś taka totalnie zła podstawka. Bo tam no to jeszcze okej, okay, parę niedokładnych ruchów, pionek więcej, jakieś tam wyjście z tej sytuacji od strony białego i git. Ale tutaj to nawet... Strukturalnie to nie jest pionek mniej na dobrą sprawę. Nie no, tym bardziej, że tu opalni się zaczął coś zastanawiać, nie? No a po skoczek D5, no to czego się, czego się spodziewał innego niż skoczek bije D5, nie? No właśnie. Chyba że tutaj była jakaś koncepcja, i dopiero teraz się zorientował, że ta koncepcja e, z jakiegoś mhm. powodu jest do kitu. Nie, ale na, nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co, co on tutaj mógł. Planować Słysze, o... szczerze mówiąc. No tak, no bo F5 to, 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 to szczególnie przy pionku na E4, nie? no to to jest takie, że, 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 że się po prostu gra to, więc no nie dziwię się, że tutaj mogło coś zostać przeoczone. Hmm. Nikodem Śleziński zapytał kiedy jakiś turniej. No to panie, 26 o, widzisz, marca na składa, żywo, nie? specjalnie dla ciebie, piątą albo czwartą kategorię możesz zdobyć. <noise> i, i uścis ręki prezesa padło padła propozycja żeby ciachnąć pionka na H2 natomiast przy, nad zgarnianiem takiego pionka to zawsze trzy razy się trzeba zastanowić ponieważ tutaj sytuacja się szybko obkręca gdyż okazuje się, że ta wieża, która nic nie robiła, no to nagle się przydaje Także a. dopóki przeciwnik roszady nie zrobił, a ty już masz rosadę, to lepiej, lepiej naprawdę 100 razy posprawdzać, czy ten pionek hadwa nie jest zatruty. Mhm. Jak ktoś chce się dowiedzieć, czy warto jest pić takiego pionka na hadwa, to polecam partię Fischera ze spaskim. Pierwsza partia w ich meczu, i dowiacie się wszystkiego. Bo to jest akurat najsławniejszy przykład tego, że takich pionków bić nie wolno. Dobra, już kończąc tego Twitcha, to jest ustawiony 6 minut reklam na godzinę. Tak właśnie zgodnie z wymogami Twitchowymi. Dobra, ja ze dwóch, bo muszę dolewkę. Okej. Okay. Okay. Y czy opalin może mieć problemy czasowe? No myślę, że może mieć. To jest taka pozycja, że będę zdziwiony, jeżeli ich nie będzie mieć, no bo tutaj każdy. Zauważcie, że nad każdym ruchem się zastanawia. Zasada jest raczej taka, że jak się ma gorszą pozycję, to ma się też nie niedoczas. Wojtaszek ma pionka mniej, ale jest w najlepszej pozycji, bo w szachach nie trzeba być materialistą zawsze. I jeżeli. Wystarczy spojrzeć na pionki, których ja wam nie pokażę, gdyż nie mam dostępu do myszki. Ale no, zobaczcie, jakie te pionki są, szczególnie te na linii D. One nie mają żadnego znaczenia, a wszystkie figury czarnego są już w akcji. Król białego jest w centrum, więc po prostu no, to jest zła pozycja dla białego i tylko kwestia tego, w jaki sposób tutaj Radek będzie to puszował na zwycięstwo. Czasami zdarza się nawet poświęcić hetmana, żeby mieć lepszą pozycję i wygrać. Także warto jest liczyć materiał. Ale czasami dobrze jest też popatrzeć na pozycję. Także, Także tak to wygląda. Co do reklam na Twitchu, no to mówimy. My tu nie mamy za bardzo wpływu z tego co wiem. Ja no ja mam w ogóle wpływu na to, a myślę, że Dawid też nie ma za dużego wpływu. Po prostu czasami tak jest. Są umowy Pactas Sensorwanta. Może kojarzy się takie powiedzenie. I jest jak jest. Ile po tym meczu będzie mieć Radosław w Wojtaszek rankingu? Chyba patrzyliśmy, że około 2693 jakoś tak. Więc jeżeli na przykład tutaj by faktycznie wygrał, jeżeli by potem w, ćwie, w półfinale udało mu się wygrać na przykład partię z Aronianem, no to wtedy jest bardzo blisko 2,700. Ja Seje wchodzi nerwowo i patrzy, co u Radka. My niestety tutaj nie mamy dostępu do kamerek, ale możliwe, no nie, nie dziwne. No bo w tego typu turniejach to też jest taka psychologiczna presja, że gramy na swojej szachownicy, ale też gramy na szachownicy przeciwnika i też troszeczkę, dlatego Radek jest w lepszej sytuacji. No bo tutaj gra z zawodnikiem z Oparinem, który jest ostatni w grupie. No i jest git. A Fedosejów nie dość, że musi się martwić o swoją pozycję, tak samo Raport, to jeszcze musi się martwić o to, co tutaj zrobi Radosław Wojtaszek. Dlaczego z szachistami nie da się rozmawiać o czym innym niż szachy? Szachy, wiecie, szachy to życie. Także tak to jest. A tak serio, to no nie powiedziałbym. Mam wielu znajomych szachistów, z którymi rozmawiamy o wielu ciekawych rzeczach, także... Myślę, że Wojtaszek ma swój pik za sobą, czy jeszcze już, czy jeszcze sporo przed nim. Nie da rady tak odpowiedzieć. To znaczy, jeżeli miałbym strzelać, to powiedziałbym, że ten jego pik 2750 będzie bardzo ciężko powtórzyć, ale wydaje mi się, że nie jest to nieosiągalne i myślę, że każdy Polak trzyma kciuki za to, żeby Radkowi szło w szachy jak najlepiej. Zresztą, no już idzie bardzo dobrze i też na tym turnieju pokazuje, że to nie jest tak, że on... Wiecie, gra z, z raportem, który ma 2763 i nie ma nic do gadania, no bo jedną partię zremisował, drugą wygrał. Ktoś w historii miał ranking 3000? Nie, najwyższy, no znaczy przynajmniej w klasykach. W blicu chyba też nikt nie miał, aczkolwiek nie jestem pewien, bo coś mi kiedyś mignęło, że chyba Carsen albo Nakamura mieli w Blica oficjalnie. Po, na pewno mieli powyżej 2900. Eee, natomiast jeżeli chodzi o klasyczne, najwyższy ranking miał Magnus Carsen i miał on ranking najwyższy 2800, żeby was nie skłamać, 2872 albo 2882. Tak, no tutaj nastąpiła owie, C1 niby logiczny ruch, ale tutaj widać, że po prostu każdy ruch białego niesie za sobą takie smutne konsekwencje. No bo co tutaj? No czarny może w zasadzie zrobić fikołka przysłowiowego, czy nie przysłowiowego, bo tak się nie mówi, ale może zagrać cokolwiek, i nie do końca wiadomo w jaki sposób biały tutaj dalej ma progresować. Czy pokażą partię na kamury? Nie mogę niestety pokazać partii na kamury, bo tutaj Dawid. Ma mogę pokazać dowodzenie. mogę pokazać za chwilę. Wieża tak, C1 to wiesz właśnie jeden C1, nie Czyli po prostu tego skoczek D3, nie się najpewniej obawiał, hmm. albo coś takiego. No ale dalej to F5 wygląda potężniej do dominacja w pozycji, nie? Tak, tak gdzie... tutaj w zasadzie chyba każdy ruch, tak właśnie wspominałem, że tu to jest taka pozycja, gdzie każdy ruch po prostu wygląda fajnie, nawet jakiś taki wiesz, losowy typu wieża C8, wieża E8, albo to F5, nie? Mhm. No dobra. Dobra, to zobaczmy inne, inne gierki. Tutaj u szczukka pomału się akcja rozwija. U Nakamury to samo. W sumie <gry> chyba zostawiliśmy w tej pozycji. Dobrze kojarzę. Mm -hmm. Nie, 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 e, nie. Tak, 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 tak. E, jeszcze dwa ruchy wcześniej. Jeszcze dwa tak, ruchy? Tam, nie, nie wiesz, że 8 na pewno widzieliśmy. Tam, A, tak, no tak przed się tak, tak, mhm. tak, tak Dobra. Nastąpiło wybicie D4, skoczek D7. Ale to podstawka w sumie albo czegoś nie widzę. W sensie po prostu pionka nie może wsiąść, coś. A właśnie tam jest chyba koniec h Widziałem ten wariant wcześniej, bo to dosłownie to samo wchodziło bez ruchu D5. Aha, i teraz wie, że już broniona. Mhm. Okej. Okay. No dobra. Chciałem tak. być skrytny, ale nie wyszło. Tak, 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 tak. tak. Więc tutaj, no, logiczne. Wydaje mi się, że białe mają przewagę, ze względu na te presje na drugim skrzydle. I czarny tutaj będzie musiał się naprawdę zamartwiać. I to by było w sobie smutne, jakby tak Hikaru odpadł. Znaczy, mm, stracił szansę na wyjście z grupy, ale... Takie są szachy. No, to jest... no, no, ale dobra, no i tak jest w komfortowej pozycji, no bo jednak... No dobra, jest pienko ma trochę lepszą, ale no dalej mhm. to jest piękno musi tutaj udowadniać, nie? Remisik jest okej okay tak, dla Nakamura. Tak. Ale widać, że ta presja siadła mu na głowę, nie? Bo tak. zazwyczaj to tam godzina 30 na zegarze, a teraz już poniżej 30 minut, więc widać, że mhm. pod presją to każdemu się ciężej gra. Tak. E, ok, e, u. O! E, jeszcze. Ale jak te wieże znikły? No właśnie. Aha, wieża FC8 po prostu zagrał, wymienił i z jakiegoś powodu wieża D8. Znaczy, dobra, zabezpieczył pionka D6, ale poza tym, w sensie co on, Hetmana gdzieś chce wrzucić do akcji, czy o co tutaj chodzi? No właśnie, nie rozumiem tego ruchu ani trochę. Znaczy dobra, raport lubi takie dziwne akcje zagrać niezrozumiałe, ale. No bo tutaj problem może być taki tego rodzaju powiedzmy, że tam pionkiem D6 się zainteresuje, albo po prostu wymieni. Może nawet E4. No nie wiem, to wiesz D8 nie wydaje się jakoś bardzo potrzebne. Bardzo niestandardowe, no. Bo w sumie i tak miał tu wszystko bronione. No dobra, to nie wiem o co chodzi. Może za chwilę się dowiemy. Eee, u. Widita dalej, ta delikatna przewaga. Shirow natomiast uciekł w długą stronę. Długą rosadę. No i teraz e, co dalej w sumie? Bo biały właśnie zagrał skoczek C2. No to biały ma prosty plan, tak? Skoczek E3. E, może później ulokuje się na F5. Albo D5 będzie chciał zagrać. O, o dziwo Pionka F brakuje, ale król białego całkowicie bezpieczny. Totalnie nie ma tutaj żadnych otwartych linii. A te figury czarnego jakby skierowane trochę w złym kierunku, nie? Mhm. Bo... Tutaj właśnie takie trochę rozdzielenie, nie? Że z jednej strony czarny zaatakował na skrzydle królewskim, a z drugiej strony te figury patrzą w drugą stronę zupełnie. No dobra, także y, chyba, chyba Dominguez tutaj ma po prostu dobrą pozę. No to niedobra informacja dla so. Chociaż so za to ma tutaj fajną przewagę, y, bo te pionki y, to jest zawsze y, ciężka do y, zadecydowania sprawa. Y, mianowicie, im pionki są wyżej, no tym bardziej utrudniają życie przeciwnikowi, ale z drugiej strony też się tym bardziej y, osłabiają. Więc to jest na pewno jakiś problem. No i teraz pytanie, czy biały może to wykorzystać? No i powiedzmy, jakaś wrzutka na C6. Zainteresuje się tym pionkiem A5, Hetwan C2, Hetwan F5, albo Hetwan C3 w ogóle. No, bardzo tak naciągana ta pozycja czarnego się zrobiła. Za dużo słabości, nie? Tak, gdyby było dużo i Gdyby było dużo figur na desce, w sensie te pionki d5 e5 byłyby perfekcyjnie zabezpieczone, no to wtedy okej, okay. ale, ale w tej sytuacji, kiedy już mało tych figur, to właściwie te pionki białemu zbytnio nie, nie przeszkadzają, a cza czarnemu owszem. No, Was. widzowie, widzę, że pr przybyło nam dużo osób, także proszę na YouTubie łapeczkę w górę zarzucić. Ponieważ zazwyczaj było tak 1000 mniej łapek w górę niż widzów, a teraz jest 1400 łapek mniej niż widzów. Także Uuu. źle się to rozjeżdża. Albo po prostu przybyło dużo widzów, którym się nie podoba, ale wtedy by nie oglądali. także. No właśnie. No dobra, więc zobaczmy, oczywiście, co u Wojtaszka. U Wojtaszka dalej trwa zastanowienie. No tutaj problem może być taki, że dużo, do, dużo dobrych tak. ruchów do wyboru, nie? Mhm. No bo to F5 wygląda fajnie. No linia C otwarta, więc wieża C8 też wygląda fajnie. Często F5 wydaje mi się takie bardziej bezpośrednie. Tak, tak, właśnie I, I zobaczmy, czy tego gońca może się oponent pozbyć. No ale w sumie po drodze traci najzwyczajniej w świecie na b5, no i po biciu na d6 wtrącenie na f1 i odbicie na d6. Mhm. Hmm. No nie, no dobra, f5 mi się bardzo podoba. Pionki e i F już jak wkraczają na połowę przeciwnika, to, to już jest dobrze. Tak, tak, to bardzo dobrze, że tutaj Radek wziął taki trochę większy namysł. Taka pozycja, w której dobrze jest zagrać konkretny ruch, zdecydować się na pewien plan i po prostu cisnąć. Padło pytanie, co sądzimy o dodaniu not za styl. Ja uważam, że jest to bardzo fajny pomysł i nawet już został wprowadzony, ale jakoś nie jest popularny z jakiegoś powodu. Mianowicie na niektórych turniejach jest nagroda za najpiękniejszą partię. I wydaje mi się, że to jest bardzo spoko, żeby coś takiego było na każdym turnieju, bo wtedy, nawet jeżeli grasz ostatnią rundę, że tam już nie masz szans na jakieś nagrody za pierwsze miejsce i tak dalej, no to cały czas masz szansę, żeby tę perełkę stworzyć i tam zgarnąć jakiś hajsik, nie? Więc to, to wydaje mi się, że jest fajna motywacja dla wszystkich zawodników biorących udział w turnieju, no bo do ostatniej do ostatniej, no po prostu do zakończenia turnieju, każdy ma szansę, żeby, zdo, żeby zdobyć tą nagrodę. Mhm, tak, tak, tak. Znaczy, właśnie z tymi nagrodami, za styl, czy za najpiękniejszą partię, to zawsze dla mnie był taki kłopot, no bo wiesz, jak grasz z gościem, który gra po prostu dobrze, Trudno jest po prostu, nie wiem, przeprowadzić jakąś tam konkretną kombinację czy coś, a jak ktoś się pomyli, no to z drugiej strony jesteś nagradzony za to, że ktoś się pomylił, a ty to, ale jednak wykorzystałeś. Także ja też jestem fanem takich, takich nagród i fajnie, że to jest częściej wprowadzane. Chyba w ogóle na Mistrzostwach Polski z tego co kojarzę właśnie po każdej rundzie wręczali, czy raz? Nie, może nie, może, może gadać. Na buchoty. pewno na tej kołówce arcymistrzowskiej w Pradze wręczali przed każdą rundą. W sensie, hmm. najlepsza partia rundy by była nagroda. No ale ja to trochę tak na siłę, no bo wiadomo, że nie w każdej rundzie się trafi jakaś cudowna partia, nie? Tak, tak, tak. Natomiast jakieś tam, wiecie, noty, że wygrywasz, ale dajesz mata poświęcając Hetmana to i za to dostajesz tam 1 dziesiątą punkta więcej, no to to już by było naciągane, widzowie, to tak nie działa niestety. Nie będzie czegoś takiego, bo sędziowie są zbyt leniwi, żeby mieć dodatkową robotę w postaci analizowania partii. No zawsze jest jakiś opór, ale pomysł jest bardzo okej. Okay. Wiesz, to zazwyczaj rozwiązuje się to w ten sposób, że to zawodnicy zgłaszają swoje partie, czyli jest tam jakaś komisja, która ocenia partie, ale zawodnicy zgłaszają swoje partie, że ta partia. Jest do rozważenia i zazwyczaj też się daje jakąś kaucję. W sensie, no bo jeżeli nie ma. Jeżeli za darmo, to wiadomo, ludzie nadużywają, nie? Wiadomo jak mm -hmm. jest. Więc są ta, ta, takie gagatki, co wtedy wszystkie swoje partie zgłoszą, nie? Mm -hmm. I, I dalej organizator ma dużo partii do przejrzenia. A i na przykład się wprowadza 10 zł, coś takiego. Za zgłoszenie swojej partii i to 10 zł idzie do puli za, za tę naj, najpiękniejszą partię. Także, no, jak się chce, to tam jest sposób, żeby ograniczyć ilość partii do przejrzenia. Mhm. Yy, Okej, okay. tutaj wieża AE8. To tak jak trochę wspominaliśmy, że to jest na tyle dobra pozycja, że, że, że Radek sobie po prostu trochę czeka, poprawia figury. Teraz te dwie wieże, jak zostaną, jak te pionki pójdą do przodu, to te dwie wieże mogą zmieść oponenta. Podłam pytanie. Dawid, kiedy zagrasz na jakichś silnych turniejach, a nie w słabych Czechach? Nie wiem skąd pomysł, że Czechy są jakieś słabe, ale to jest pewna e, magia, właśnie, czeskich turniejów, że zagrałem teraz dwa turnieje, 18 partii w sumie, z czego tylko siedem Czechami. Także więcej no. partii w sumie z nie Czechami grałem. A w, w Polsce to pewnie bym zagrał 17 partii z Polakami. To jest właśnie no tak, problem no tak, polskich tak. turniejów. Jakoś zagranica stosunkowo rzadko przyjeżdża, ale też w Polsce nie ma jakichś takich, nie wiadomo. Znaczy na pewno nie ma często dużych turniejów takich. No, w wakacje to się trochę dzieje, mhm. nie? Wakacje A. zazwyczaj nawet można wybierać, ale tak na w czasie roku to raczej, raczej nie ma. Mhm. Czy myślę, że Hikaru ma szansę dostać się na turniej kandydatów? No myślę, że ma szansę. I nawet trochę kiwicuje. Czemu, natomiast czy, trochę? czy tak, natomiast czy. Ale czy... czemu trochę, czemu tylko A, trochę. Czemu trochę? No bo w sumie fajnie by było jakby wygrał, ale to też ja nie jestem w jakimś świecie turbo, turbo okay. fanem, że musi wygrać, bo coś sobie zrobię, nie? W sensie, że się no, będzie robiło. Załamiać psychicznie no. właśnie. Więc, więc aż tak, to nie? Ale, ale cieszyłbym się, bo to też pokazuje, że można łączyć zawód w cudzysłowie streamera i tam twórcy internetowego z... Dobrym graniem w szachy, nie? Znaczy na, na pewno yy, mi by się podobało, bo rozpropaguje te szachy na żywo. Bo, bo jednak tak, e tak. teraz to tak ciągle w internecie, ciągle w internecie, a tak myślę, że część jego widowni pomyśli sobie, a zobaczę, mhm. nie? Bo jednak na żywo fajniejsze emocje. Widzę, że jakiś widz na Twitch już. Twoją karierę do kosza wyrzucił, powiedział, tak. że nie zrobisz żadnej wyższej normy. Znaczy, ale nie no, Dawid planuje IMA i GMA. Natomiast czy ja? Nie wiem, zobaczymy. Na razie chcę wbić 2300. A jak się uda, to potem pomyślę, co dalej. W Polsce Elo jest warte trochę więcej niż na przykład na Słowacji. Powiedz mi, drogi widzu, jak ty to policzyłeś. Ja też nie wiem. Jest taki mit, niby, że o, polskie Elo to jak masz niski ranking, to możesz sobie nabić na południu Europy, ale też nie wiem skąd ludzie na to wpadli. Ja wiem, ale nie powiem. A no, ja nie wiem. Ale może kwestia tego, że nie jeździłem za bardzo po turniejach. Nie, to, to, jest, to jest całkowicie inny tok rozumowania, ja posiadam. Po prostu są yy, różne gagatki, co głupoty w internecie opowiadają i widzowie słuchają. Okej. Okay. <laughs> tak jak. Yy, o, ostatnio coś mi wit, wit pod podsyłał. Jak to ciało? Jakie jest słowo określające kogoś, kto ma takie duże mniemanie o sobie? Badłem. Megaloman? Nie, jakieś nie to. Mm. Mentor czy nie? Co? A nie, coś się pomyliło. <laughs> Powiedziałem, że duże mniemanie o sobie, jak ktoś ma, to, to jaki on jest? Narcyz. Yy, no dobra, ch chyba to nie było narcyz, ale po powiedzmy. No i właśnie yy, Wicowi tam szota po yy, podesła, jak tam jeden streamer. Yy, ale kurde, ten Czerw to narcyz, bo on tam wygaduje idiotyzmy, że on nie gra. Yy, Głównych debiutów w internecie, bo się ludzie będą przygotowywali z jego partii w internecie, a nikt przecież nie będzie siedział i przeglądał twoich partii z Czeskowu, żeby się przygotować. No to otóż na tym poważniejszym poziomie sprawdzają. Mhm, tak. <laughs> I analogicznie dużo partii mi się udało wygrać właśnie sprawdzając oponenta, co tam na czeskowie świruje. Także. Boż no tak, napierdoły tak, na są wygadywane raz... w internecie, także pamiętajcie widzowie, żeby sprawdzać. Właśnie. Przez palce. Natomiast yy, to, według mnie teraz nawet jak się ma dostęp do jakiegoś, nie wiem, czeskoma, kogo, czeskomu, kogoś, to, mhm. to jest nawet lepsze przygotowanie niż... niż, niż to. Znaczy no może nie lepsze, ale... Znaczy no zależy, nie? Bo niektórzy mają, mają świadomość, że to jest istotne, co pokazujesz w internecie, a, mhm. a niektórzy nie mają, nie? No ja na przykład tam na moim głównym koncie na czeskomie, no to tylko gram te debiuty, które już mam w bazie. No w sensie na przykład mm -hmm. przyspieszonego smoka, no to mam tam 50 partii w bazie, no to każdy wie, kto się, się będzie na mnie szykował, że gram tego smoka, no to sobie katuje w internecie, nie? Ale na przykład mam różne warianty obrony sycylijskiej, których jeszcze nigdy nie grałem. Na klasyku, albo których nie ma w bazie, no to nie gram na czeskomie, bo tak to oponenci się będą spodziewali, nie? Mhm. To prawda. Trzeba kombinować. A, bufon to było. No, widz z uśmieszkiem Buffon. wysłał, to chyba wie o czym mowa. Dobra, obra. No to tak, to, to było to słowo. Dokładnie, zapomniałem. Koniec z 4 Ruch, który na moje oko nic nie robi zupełnie. A... <noise> znaczy wiesz, to no, robi cokolwiek, no jakieś ruchy musi znaczy, tutaj no, okay, robić. No właśnie, tak, tak, tak. No więc tak. Pierwsza sprawa, dlaczego nie jest to problem? Ano dlatego, że w sytuacji jak nawet by się biały tutaj. Zdwoił po linii C i chciał tego skoczka zakosić. No to nawet w ostateczności czarny po prostu gra B6, zabezpiecza tego skoczka, no i kompletnie nie ma żadnych problemów. Więc nawet tutaj nie ma realnej, realnej groźby. A znowu, jak y, biały wybije, no to wtedy goniec wejdzie na to miejsce i ten goniec na polu C5 y, też y, będzie y, bardzo, bardzo aktywny. Także. No dobra, to albo, albo nawet tak prewencyjnie B6 na moje można zagrać, albo znowu to F5 zerknijmy, to F5 cały czas mi się podoba. No i teraz powiedzmy, że skoczek. No skoczek C4 to znowu pod skoczka no tak. D3 wchodzi, co nie? Czyli bitka, bitka jest tutaj. Jak można się zasłonić, bo F4, nie? Tak, zaraz F4, no jak skoczkiem się będzie zasłaniał, no to okej, okay, żaden problem. Ruch później to F4 mm -hmm. wrzucimy, tak. też, też będzie super. No dobra, czyli skoczek c4 nie jest żadnym problemem, no to wobec tego jedyne g3. No i teraz właśnie tak grzecznie b6, no i niech robi ruchy. Goniec e2, no to już teraz f4 wrzucimy, nie? Tak, już wszystkie jest figury zabezpieczone. to... Mhm. Jest bardzo dobrze. Dlaczego, Dlaczego Radek. Radek... A, no, no. Czyta, no? Dlaczego Radek mając wyższy ranking był tylko rezerwowym, a Oparin normalnie gra, Dawidzie? Potrafisz wytłumaczyć? <grym> e, prawdopodobnie Oparin awansował z in, innej. E, sko, skąd inąd? Tak. Oparin awansował z Grand Suisse. Dobrze tam zagrał widocznie i stąd ma awans, a nie z rankingu. Z rankingu awans mieli. Ding, Lewon, Aronian, Giri, So, Mamediarow, Gryszczuk, Raport, Dominguez, Vityugow i Andrejkin. Czyli 2724 minimalny ranking, żeby awansować z rankingu w tym przypadku. Ile, ile? 2724. A, oh, okej. Okay. Czy Hikaru może wygrać grupę nawet jak teraz przegra? E, nie. nie, jak przegra to Bo przegrywa, bo przegrywa z zawodnikiem z drugiego miejsca, który ma pół mniej od niego, czyli go wyprzedza przez zwycięstwo. Także właśnie prze, przegrana to jest najgorzej. No bo po prostu przegrana sama w sobie jest przewalona, a a po drugie traci ten awans. Także remis albo zwycięstwo daje mu daje mu awansik do półfinału. Tak, tak, tak. Harry Kryszna jeszcze z rankingu. Jest napisane rating replacement, czyli czyli ktoś zrezygnował z udziału? Albo może, bo z tych może osoba, Typu. Nie wiem, na przykład Kariakin? Może się dostała z Grand Prix? Znaczy a, z tego, z że z ktoś miał tak, tak jakby dwa ceni, awanse, no. tak? Mm -hmm. A nie wiem, może. No dobra, to czyli to jednak to... 2,719. Słusznie widz zauważył. To już, już łatwiej. Czemu <laughs> mówi się Dink Liren, a nie Liren Ding. Tomek, czy znasz odpowiedź na takie pytanie. Znaczy ja Bo Ding to jest, jest i imię, tak? Tak, że to jest inaczej niż u wszystkich. Natomiast dlaczego tak jest? To jest chyba po prostu tak w Chinach, że tak się mówi. Po prostu. Tak słyszałem. Ja pamiętam, że jakiś turniej kandydatów chyba był, czy to, tam coś takiego. I tak na konferencjach ten kon konferencjer ciągle mówił: Mr. Dink, Mr. Ding. I Chyba tak się z tego utarło, że Mr. Dink. Okay. Ale, ale nie wiem dlaczego. No w sensie rzeczywiście, na, na wszystkich to się zazwyczaj po nazwisku mówi. Ale nie, na przykład na Hikaru też po imieniu tak. przecież, nie? No, to no też dobra, zależy, to nie wiem w sumie. Oficjalnie, nie? No bo tam na konferencji to nie powiedzą do niego. Mister Hikaru, raczej nie. Dawid, co to będzie w tym Lubartowie 26 marca? W Lubartowie 26 marca będzie turniej, w którym to można zdobyć piątą oraz. Czwartą kategorię szachową. Ja tam będę na miejscu. Będę grał gierki z widzami, z uczestnikami turnieju, jakaś symultanka, tego typu akcje. Także zapraszam. Jeżeli ktoś nigdy, przenigdy nie grał na turnieju na żywo, to, to może być pierwszy turniej. Dla ciebie. Jeżeli masz niedaleko do Lubartowa koło Lublina. No dobra, zobaczmy co tam u innych, no bo tutaj wiem, to F, F5 musi zostać zagrane. Byleby tam Wojtaszek w jakiś niedoczas się nie wpakował, no bo może, no właśnie, się, no. może się sytuacja skomplikować, więc tam żeby, żeby nie było tej presji czasu, bo to wtedy zawsze łatwo się gdzieś tam wywrócić, nie? Mm -hmm. No dobra, więc u, u Griszczuka cały czas ten król na E7 radzi sobie dobrze. Pionek E4 teraz jest pod presją. Punkt D6 zabezpieczony. No król na E7, o dziwo, stoi po prostu świetnie. A w razie potrzeby czarny może sobie grzecznie teraz przejść, kiedy punkt D6 jest zabezpieczony. Więc powiedziałbym, że tutaj Bakro no, złamał. Bo do tej pory francusko grał w obu partiach. Tak, 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 tak. Także złamał się wreszcie. Zdradził swój naród. Zagrał Sycyla. Ale wyszło mu to bardzo dobrze. Przynajmniej tak się zanosi. Natomiast tutaj instynkt Kidziarza przeważył na kamury. <gry> Finalnie F5 została przeprowadzona. Natomiast bardzo mnie tutaj zastanawia. Co ten skoczek robi na C8? No właśnie, trochę. Jakby był na, nie wiem, na każdym innym polu. F4. O, jest, już, jest już inna dyskusja. No dobra, to jak obstawiasz, co, co on tutaj dalej będzie robił? Po prostu tak łopatologicznie? Myślę, tak po Kidowskiemu. No bo tutaj Biały ma prosty plan, co? Nie lecieć albo C5, albo B5 pewnie, wyrobić sobie jakieś tam słabości u i je atakować na skrzydle hetmańskim. Natomiast jeżeli chodzi o Nakamura, no to jak centrum jest zamknięte, no to musisz lecieć po drugiej stronie, no bo, no bo inaczej po prostu przegrasz. Natomiast obiektywnie no to widzimy, że ta pozycja, przynajmniej jeżeli chodzi o taką, jak to się nazywa, przestrzeń, no to tutaj czarne mają znacznie mniej tej przestrzeni. Jakby te skoczki zdjąć, no to wtedy pewnie czarne w ogóle mogłyby mieć przewagę, nie? Ale tutaj. No nie, no bo dzisiaj... znowu konterka tutaj bardzo szybko e, wchodzi, nie? Bo B5 mm -hmm. już gotowe i tam e, biały otwiera akcję na drugim skrzydle. No a znowu, żeby właśnie ten łopatologiczny plan tutaj przeprowadzić, no to do tego jeszcze. E... No i ten skoczek przeszkadza, nie? Tak, do Bo tego jeszcze daleka robić. droga, no, a, a biały tutaj w łatwy, w łatwy sposób jest w stanie swój plan realizować. Także. No. Szkoda, żeby tutaj Hikaru na ostatniej prostej się wywalił, ale, hmm. ta, ale ta pozycja. No, nie, nie wygląda cudownie. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale powiedzmy, że jest pewien, pewna kosa jest na Nakamura, ale nie pomiędzy. Hmm pomiędzy zawodnikami, tylko pomiędzy kibicami. Yy, mianowicie tam w Rosji były duże dymy po tym, jak yy, zostało ogłoszone, że Nakamura dostaje dziką kartę, a nie pienko, bo pienko finalnie wleciał do turnieju na zastępstwo. Za Andrejkina. Mhm. Natomiast były duże dymy po tym, jak y, ogłoszono, że Nakamura dostaje tę dziką kartę. No bo tam się burzyli, że o, tu Nakamura dwa lata nie gra w szachy, że w ogóle gdzieś tam dać mu tą dziką kartę. Jak tutaj młody, zdolny jest i pienko. Y, nie dostał, że tam Nakamura powinien oddać. <grym> no i Nakamura klepnął jest i nie? <grym> tak, tak. W, w poprzedniej partii. Także za zamknął usta hejterom z Rosji. No i teraz zobaczymy, czy, czy finalnie Jesi Pienko wygra i wtedy awansuje do półfinału, czy Nakamura, czy Nakamura tutaj utrzyma remis albo sam wygra. No i wtedy on ma awans. Także to jest starcie o, o dużą stawkę. Ale zauważ, że się na czas wyrównał trochę teraz, nie? To znaczy mhm. jednak fajnie, znaczy fajnie, fajnie pod względem tego, że Jesi Pienko, no to tutaj będzie musiał podejmować szybciej decyzję. A wcześniej Nakamura miał dużo mniej czasu. Padło pytanie, z jakim najsilniejszym rankingowym zawodnikiem wygraliście na żywo w szachach klasycznych, to ja 2540 najwyżej notowanego zawodnika ograłem. A w internecie no to wczoraj akurat ale no w internecie to wiadomo <gry> jak jest. Ta. no ja w sobie szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Wiem, że wygrałem z no, w, w Blitz, Nie, w, w rapidzie wygrałem z aktualnie 2600 60, z Darkiem Świerczem, mhm. natomiast w klasyku to nie wiem, chyba nie wygrałem jeszcze z arcymistrzem żadnym, także dużo przede mną. Ale też nie grałem z wieloma arcymistrzami, także to też inna kwestia. No tak, to, to jest tak, pierwsza, pierwsza no. kwestia, jest, żeby ogrywać takich zawodników, to trzeba w ogóle grać, a co, co nie jest takie, takie hupsiup żeby się na, na turnieju zmierzyć w ogóle z arcymistrzem. No dobra, więc tutaj w ogóle co ten Goniec tutaj na Edwa, bo raport tak ewidentnie stara się znaleźć jakąś nierównowagę w tej pozycji, co, coś stara się po, zakręcić, żeby pograć na wygraną, no ale ten Goniec Edwa to tak no, trochę mało stabilnie ustawiony, no a znowu odchodzić na H5 to już E4 wchodzi, nie? A. I w ten sposób to F5 okazuje się być po prostu dużą słabością, bo wtedy nie tylko pionek D6 będzie słaby, ale też z pionkiem E6 będą problemy. Więc skoczek C4, je jedyne, żeby tutaj uprościć sytuację. No teraz to już takie potężne nie jest, jak tu skoczek nie wchodzi. Bo wtedy mhm. jak skoczek wchodził, to i na d6 presja i na G5, i na G5, G5. tak. Ale ciekawi mnie dlaczego tutaj yy, Stockfish tak bardzo nie lubi tej pozycji E4 od razu. Ale coś re rewiduje swoje zdanie. No choć to E4 rzeczywiście się narzuca bardzo. Ja podejrzewam, że nie docenił w tego skoczka C4, co rzeczywiście poszło w partii. A, Bo... A tutaj B3... Aha, B3 to B4, tak? Jedyne. Myślałem, że figura podstawiona, ale jest jeszcze B4. Z zwątpiłeś, zwątpiłeś w raportach. <noise> ale nie takie podstawki figur widzieliśmy u zawodników no, 2700. Właśnie. Także trzeba wątpić. No dobra, no. tutaj Vidit całkiem nieźle się rozkręca, no ale w sumie czego się dziwić. No jak Vincent za zagrał skoczek G6 i później co skoczek 7 Tak, no to musi być to podejrzane i teraz B5 w ogóle bardzo złośliwe, bić nie można, bo widły po prostu. Mhm. Na no ten punkt C6 jest podważany. No dobra, więc tutaj no wiadomo. Keimer Kajmer... Kajma, czy jak Kajma. To Kajma. E, się cieszy, że może się zmierzyć z koksami, no ale jednak tutaj mocno od swojej stawki odstaje, e, bo jeden punkt zgromadził póki co. E, no z Leszczami nie grał, wiadomo, ale, ale na pewno z wyniku nie jest zadowolony. Dobra, u Domingueza wyszła finalnie jakaś końcóweczka, no to na pewno ten odstały pionek na f7 jest kłopotliwy. Wieża nieźle sobie radzi. Więc tutaj Dominguez myślę, że będzie cisnął. A Uso? Uso, dominacja widzowie. Tak, dominacja. Jeszcze Pio ten pionek na D5, na, A na A5. Tak, Bardzo... o, oba pionki słabe, więc są dwie słabości. Na jednej słabości to jeszcze idzie się wybronić. Na dwóch słabościach podejrzane. Uma. Tak. Y Tym bardziej, że... No to, to totalnie zablokowane. Figury białego fajnie współpracują. Także myślę, że tutaj so powinien wygrać i tym samym zapewnić sobie awans do półfinału. No i w partii okay. mamy u Wojtaszka b6 na spokojnie yy, punkt c5 wzmocniony. f5 będzie później grane. Yy, padła propozycja, żeby hetman a7 i zdobyć wieżę. No pomysł <laughs> fajny, tylko niestety skoczek tutaj zabezpiecza. Aha. Także to jest jedyny chyba cel, żeby tego skoczka na celu się trzymać, bo rzeczywiście poza tym to ten skoczek totalnie nic by nie robił. Mhm. Ale to jest bardzo dziwna ta jest, ta jest pozycja. Padło, no. padło pytanie na Twitchu y jak się zapisać na turniej na żywo, w sensie, czy trzeba być w jakimś klubie i tak dalej? Ja nagrałem na ten temat wyjaśnienie, także możesz sobie obejrzeć. Natomiast w dużym skrócie, wygląda to w ten sposób, że wypełniasz po prostu taki formularz, podajesz podstawowe dane i, w, i tym, że formularzem się zapisujesz do Polskiego Związku Szachowego, i ten formularz dajesz sędziemu na pierwszym turnieju. Także tyle. Po prostu tak, wypełnić formularz z... i przychodzisz, i załatwiony. Tak, to w ogóle nie jest skomplikowane, także <laughs> nie powinniście się martwić. Wiadomo, że jak pierwszy turniej, to człowiek się stresuje, ale, ale nie ma czym. Tak, najlepiej to sobie druknij i tam przyjdź z gotowym, ale jak sędziego poprosisz, to ci tam też na pewno wydrukuje. Także luz. Wojtaszek ustawił figury parami, żeby ładnie wyglądało. Rzeczywiście w, szach, w szachach jest coś takiego, że jak pozycja ładnie wygląda, to zazwyczaj też jest dobra. Mm -hmm. to jest... Tak, no, białego pozycja tutaj źle wygląda, nawet nie. Tak, tak, nawet bez oceniania, nie? Tu figury tak porozrzucane, struktura pionowa jakaś taka pociachana, a figury czarnego tak ładnie tutaj wieży współpracują, tutaj gońce współpracują. No, jest coś w tym, rzeczywiście. No, i oparin już poniżej 20 sekund, 20 minut będzie, więc na 23 posunięcia to może być bardzo podejrzane. Tak, to bardzo odzwierciedla jakby ocenę tej pozycji, nie? Że, że ona po prostu jest kiepska. Nie? I rzeczywiście trudno jest w ogóle jakieś ruchy w, w tym momencie wymyślać. Przeważnie tak jest że osoba, która ma niedoczas, ta stoi gorzej. No chyba że Griszczuk, no bo Griszczuk zawsze ma niedoczas. Ale poza nim, no to najczęściej jest tak, że ludzie po prostu mając gorszą pozycję, zawsze muszą więcej czasu poświęcić, żeby znaleźć te optymalne ustawianie. No i No ale ciężko mi jest tutaj sobie wyobrazić inny ruch niż to goniec c2, no bo tak biednie to biednie, ale jednak fajnie by było... O jeszcze, myślałem okunkić. jeszcze o, albo o g3, albo koniec c4, ale g3 i tak zagramy przeciwko f5, więc trochę bez sensu, natomiast goniec c4, no to po co zagraliśmy wieżą na c1 w ogóle, nie? Bez sensu. No chyba, że mimo wszystko to d3 tak na no, upartego, no bo jednak to... te piony zdublowane beznadziejne. Ale to chyba nad pionkiem byśmy mogli spić, nie? I, nie. Ta, inter... <grych> I na koniec na c1 leci, no A, chyba że bardzo na upartego w ten sposób i teraz bić na d ale no to po prostu jest niedobra poza, mm -hmm. chociaż... chociaż pachnie, żeby coś tu konkretnego było. A pytanie na ile mnie musimy bić, bo w ogóle f5 no właśnie, f4 f5. jeszcze. No tak. No tak, bo to wybicie na D3 to pomaga, że przeciwnik zakończył rozwój. No tak. Nie, no to F5 jest zabójcze, bo zobaczcie, wszystkie figury czarnego stoją tutaj świetnie. Wszystkie figury stoją świetnie, więc tylko pionka trzeba włączyć do akcji, żeby dojechać oponenta, rozbić tę jego pozycję, i wtedy figury wkroczą do akcji i już nie będzie co zbierać. Także to F5, naprawdę. Rzuca się w oczy, no i z całą pewnością Wojtaszek ma tego świadomość, że to F5 istnieje, no bo zagrał wieżą z A na E. No więc nie bez powodu tę wieżę na F8 sobie zostawił. No tutaj nie widzę innego scenariusza niż to, że, 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 że Radek wygrywa, no bo mówię. Jeszcze jakby była na odwrót sytuacja czasowa, no to ok. Jakby tam Oparin miał 40 czy 50 minut, a Radek 7, no to ok. Ale tak, jak jeszcze Oparin ma mniej czasu, to. Tak, no wszystkie znaki na niebie dziennie wskazują, że będzie tutaj dobrze. Mhm. Padło pytanie, kto przechodzi dalej, jeżeli Ifie do i Wojtaszek zremisują. Wtedy mamy dogrywkę jutro o 15.00. Jakie szanse na was maradek? No ma duże, bo jeżeli tutaj przyjmiemy, że. O, stąpią skoczek C4 w ogóle. A to taki dziwny ruch, chociaż. Znaczy, puszcza to skoczek D3, nie? Co ustaliliśmy, że jest potężne? Chociaż dobra, zerknijmy tutaj bliżej. No bo tak. Nic innego niż bicie nie ma. ED. No i teraz. Chociaż chyba. A, nie, bo my patrzyliśmy to w konfiguracji, jak już F5 było zagrane, nie? Zamiast Aha, okay. B6. No dobra, więc tak. Jeżeli przeciwnik zasłoni się skoczkiem, no to nawet grzecznie można odejść. rosady zrobić oponent nie może, bo straci na H2. No a w kolejnym ruchu znowu niespodzianka gramy to samo, więc to jest OK. A to jeszcze na B5 tutaj będzie wisiało zawsze. A, no dobra, tak, nawet zapomniałem o tym pionku. <laughs> no tak, jeżeli nie C3, no to znowu F5 wchodzi. A król f1 to tak, no to teraz rzeczywiście zbije po prostu pionka i ten król stoi beznadziejnie, a co za tym idzie wieża stoi beznadziejnie. Także skoczek d3 zdaje się być tutaj po prostu superowe. No kwestia też tego czy... Pomyślałem jeszcze o f5, ale to może być o tyle problematyczne, że przeciwnik zbija na d6, zbija na c5 i... Się uprości mocno, nie? Uprości się. Tak. Tutaj ważne, że ten pionek e4 to poniekąd jest atutem dla białego, bo przesłania linię E dla, dla naszej wieży, więc ta wieża nie może bezpośrednio e, atakować. Także, no właśnie, A, fajnie ja. by było przestawić tego pionka na linię D i wtedy jest problem. Kto gra jakim kolorem w razie dogrywki? Jedna partia białymi, jedna partia czarnymi, tempem. 15 plus 10 Jeżeli po tych dwóch partiach remis To jedna partia białymi, jedna partia czarnymi Na 3 plus 2 Jeżeli znowu jest remis to Armageddon mhm. No dobra widzowie Komu się wydaje, że Wojtaszek wygra To daj łapkę w górę Na YouTubie <laughs> 2000 osób ogląda Zobaczymy ile, osób, ile osób Myśli, że wygra Kto myśli, że będzie remis To może dać w dół A tylko nie będzie widać Ile było wtedy? Ajajaj, aj. Dobra, to, to nie dawajcie. To jest nie, jakoś w ustawieniach na YouTube chyba da się sprawdzić, nie? Tak, słyszę, ale nie wiem, ja nigdy nie sprawdzam. Patrzyłem, no. Na... I też jakieś te wtyczki są chyba, co pokazują. O nie wiem, dobra, A, okay. nieważne. Ale to bez sensu, nie? To usunięcie łapek w górę. Mhm. A, znaczy w W dół, w dół, w dół. Ale to widać, y widać y że YouTube to monopolista, nie? Tak, tak. W sensie cała społeczność mówi, że to jest, y że nie tak chcą. Wywalone. I, i mm -hmm. co? Pójdziecie oglądać, nie wiem, jakąś albikle czy tam coś takiego? <laughs> Ale znowu, bardzo dziwi mnie dysponowanie czasem Oparina, w sensie no wiesz, jeżeli dwa ruchy temu grasz skoczek C4, no to pierwsza rzecz, którą zakładasz, to jest skoczek D3, no, no i po coś chyba spędził te 20 minut, czy 10 minut, a teraz się znowu zastanawiam. Wiesz co, mi to wydaje się na tej zasadzie, że on ma świadomość, że to musi przewalić, yy, tylko po prostu wiesz, yy, no, no głupio się poddać, nie, po 15 <grym> Nie no, na, na pewno tam stara się coś tryhardować, jakieś, jakieś koncerty, no ale to po prostu nic nie ma, no to no z powietrza nie wyczarujesz, nie? No właśnie. Jakieś defensywy. Zerknąłem sobie w międzyczasie widzowie, Damian Leftak coś dzisiaj krótkiego streama Dopiero 5 godzin streamuje Coś... O, Skubany o... chyba dzisiaj spał 5 godzin bo, bo Damian teraz 20 godzin dziennie streamuje, 4 godziny śpi Coś dzisiaj się rozleniwił Tragedia, o, yeah. jak tak można Dla tych, co nie znają, to Damian Leftak, Misz Międzynarodowy, streamuje na kanale Damian Leftak i walczy w najwyższej lidze na czeskomie. Czeskom nie, niedawno te ligi wprowadził, no i tam jest paru takich wariacików, co tam starają się zdominować te ligi. No i właśnie grają po 20 godzin dziennie, nabijając punkty. Mm -hmm. Podobno konsultował się z lekarzem, że, że, że jest to OK, ale, ale coś może. mi się nie wydaje. <noise> No dobra, ale że teraz O'Parill się zastanawia, to rzeczywiście jakaś bardzo no, podejrzana bardzo sytuacja. Źle. No w sensie. No gonie C3 to od razu wałek, bo F5. Skoczek C3, no to jeszcze daje szansę, no bo Hetmana atakuje, no to ma to tempo, nie? Mhm. Ten jeden ruch. A król F1, no to takie pogodzenie się z losem właściwie. No tak, no tutaj to bardzo mnie dziwi, jakby nastąpiło król F1, bo. I teraz najlepsze jest to, że ja tak sobie myślę, że tutaj no Wojtaszek nie zrobił jakichś takich turbo skomplikowanych ruchów, nie? Tak się przynajmniej wydaje, jakby sobie mhm. prześledzić. No to zobaczcie widzowie, no tak, tak w sumie nic specjalnego. No robił takie zdrowe, solidne ruchy, rozwojowe. I po prostu... No mia miażdży gościa 2680 czarnymi. Chociaż to często tak jest, że specjalista w swojej dziedzinie to sprawia wrażenie, jakby on w sumie nic specjalnego nie robił, nie? Tak, tak wygląda to, że, tak, że tak, łatwo. To zawsze, no. zawsze z boku partie wyglądają w taki sposób, że to przecież co za problem w ogóle wygrać taką partię, ale jak my siadamy do niej, to jednak tak to łatwo nie jest. Mhm. Tak, no to jest ciekawa sprawa. No i 12 minut, już, a tutaj jeszcze e, proszę Państwa 20. 20. Ja się pioneczkami bawię, jak coś jak prawdziwy szechista, także czasami stykam. E, no więc, wracając, e, tutaj 21 posunięć jeszcze do kontroli do tego dodatkowego pół godziny. Także no tutaj oparin na oparach za chwilę będzie leciał, że tak powiem. Aga, to nie będą proste ruchy do wykonywania. Skoro zasłonięcie mu się na E3 po takim wybiciu jest dla niego ruchem, nad którym on myśli 5 minut, to nie sądzę, żeby w tej partii miał dużo więcej prostych, prostszych decyzji do podjęcia. No tak, mam wrażenie, że chyba ty bliższy prawdy byłeś, że w okolicach tego 25 już będzie rozstrzygnięta akcja. Ja, mm -hmm. ja tak optymistycznie dla Oparina pomyślałem, A. że do 30, ale się nie zanosi. Dobra, więc teraz bardzo ważna kwestia, co się dzieje u Fiedosejewa. No, i Fiedosejew y, odpuścił to E4, nie zagrał. Y, stracił, y, stracił tę okazję. No to tutaj wydaje się, że raport ma dobrze. Zagra B4, gońca sobie ustawi na D5. Ten goniec jest tutaj turbosilny. Pole E4 zabezpieczone. W razie potrzeby po. Y, B4, później D5 może zagrać, więc wydaje mi się, że raport nie powinien tego przewalić, jeżeli nic głupiego tutaj nie odwali. Tak, w okolicach równowagi ta pozycja. No, tylko wiecie, zawsze może być taka sytuacja, że wzajemnie będą się próbowali oszukać, no i któremuś się udanie w równej mhm. pozycji, ale no myślę, że remis jest tutaj najbardziej prawdopodobny. To, to, to by było dla nas super, naprawdę. No tak, no ale właśnie. Fedosejew pewnie nie będzie zachwycony z wybioru, wyboru debiutowego, nie? No bo tam już mniejsza o to, że nastąpiło tam Skoczek A3 Gniądz 4 ale że tam takie wymiany, że jakby od początku on od trzeciego, czwartego, piątego ruchu już chciał ten remis mieć. To bardzo takie dziwne było. Mhm. Padła uwaga, że może może. Po prostu parnie już się poddał i czeka, aż mu czas skończy. No są takie patałachy na przykład w internecie co tak ruch przed matem i czekają. A tobie zdarzyło się kiedyś, że jakiś pajac właśnie się nie chciał poddać, tylko tak czekał aż mu czas spadnie. W sensie na żywo, bo w internecie to tak, na tak. pewno dzisiaj. Na, na zdarzyło. w czasach Polski do lat 12. Miałem gościa, który yy, on grał w szachy. No i sam miał trochę niższy ranking ode mnie i słyszałem jak rundę, rundę wcześniej, jak to wiesz, do dziecka. No. Trener troszeczkę na niego nakrzyczał, że gra w szachy i cały czas w ogóle traci, znaczy traci 5 minut i przegrywa partię, nie na klasyku. 5, no, 10 no. minut i koniec partii. No i właśnie ze mną grał następną rundę i też tak po 10-15 ruchach już podstawił figurę, Ach. no i chyba tak się bał po prostu tego trenera, Ach. że przecież cały czas czekał, aż mu nie tyle, że czas spadnie, co poczekał te godzinę 20, aż mu zostało 5 minut i potem grał bez tej figury i tam przegrał za kilka ruchów, nie? ale gościu hmm. nawet siedział naprzeciwko mnie i nawet nie patrzył na szachownicę, no, tylko się cała. rozglądał. Ja to y, widziałem takiego wkurzonego trenera, który y, właśnie się zirytował, że jego zawodnik za szybko gra, i przyszedł z Taśmą i mu przykleił prawą rękę do oparcia, y, bo był Dobra. praworęczny i lewą ręką. Y, no tak szybko ruchów nie robił, nie? Dobra. Także nawet takie metody są stosowane. No mi się zdarzyło ostatnio właśnie jak na turnieju w Bułgarii grałem, że grałem z takim pajacem arcymistrzem, że. Do ogólnie totalnie ma przegraną pozycję, bo go matuje, poddawał wszystko, stoi tam bez Hetmana, nie? No, totalny wałek i po prostu tam zostało mu, nie wiem, ze trzy minuty czy coś takiego na zegarze, no i tam się gapił po prostu w okno, nie? I czy czekał aż, aż mu czas mm -hmm. się skończy? No, to jest no. taka. A. Nie wiem, nie wiem co tacy ludzie mają w głowie, tak szczerze, no ale. Jak lubią. A tutaj w ogóle ciekawa kontynuacja, że gdyby tym hetmanem nie wracać na B8, co jest takie dość naturalne, tylko Hetman D8 mm -hmm. i się Hetman H4. Tak, tak, tak. Bo jeszcze Mat grozi i tutaj grozi. No dobra, a jak F4, to bicie, to tak. bije i po G3 też bije i tam minimum jak, nie, jak cię nie zamatuje, to ci zbije na D4, nie? Albo nawet yy, tak na złośliwca. A jeszcze tu, tak. A jak skoczkiem się zasłoni, to, to bierze, co wyża E2. No dobra, nie, wydaje mi się, że nie ma co świrować. Po prostu bije na D4 i totalny. Aha, tak, tak. W sensie tam na o, pewno też jest chodzi. wygrana, ale nie trzeba nic udowadniać, nie? Więc tak łatwiej. Tylko co teraz, jeżeli nastąpi na przykład jakiś ruch typu G3 W sensie, że te, potem będę chciał zrobić Roszaty, nie? Czy koniec H3, czy F3, no, no, F5? Leki? dalej, nie? Tylko pytanie, czy tutaj jakaś blokada nie nastąpi? Ale tak. Nie sądzę, żeby. Tak, to, tak żeby tu miał szansę przetrwać po czymś takim. No to bez liczenia widać, że matem się kończy. No dobra. No widzowie, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że 01 tutaj będzie. I to takie gładziutkie, tak szczerze. No w ogóle trudno jest podjąć jakąś decyzję. Może hetman F3, no ale to znowu F5, F4, pewnie i... I nie ma co grać. No tam. No widzowie, nie będę was oszukiwał, no. Ciężko jest nawet jakieś ruchy wymyślać, żeby coś tu poanalizować, no. Po prostu chłop jest porobiony. W tym momencie oparli się, tak konkretnie pomylił. No w zasadzie to chyba. No z B2. No tak. Bo z B2 po prostu. Miałem powiedzieć, że w ogóle wie. No w trzecim ruchu poszedł na tak. No znaczy to b 5 już wie? bym powiedział, tak. że jest dosyć podejrzane. Ale w sytuacji, jak wziął tego Pionka, no to od tego momentu po prostu inicjatywa czarnego tylko się rozwija. Także po prostu słaby debiut wybrał. Mhm, a. Ale to naprawdę, no tak szczerze, no to się trzeba postarać, żeby białymi, kurde wałka, ustawić no tak. po 10 ruchach, nie? Mhm. Bardzo dziwnie. No, to, to mnie za, zawsze zastanawia. W sensie, jak to jest możliwe. No, jak ja gram z gościami po 2300, nie? To rzadko się zdarza, żeby po 10 ruchach, żebym miał wygraną, nie? Albo, no tak, albo tak. dużą przewagę. No a tutaj chłop, prawie 2700 i coś takiego. No nie wiem. Dziwne, 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 dziwne. No i 7 minut, 30 sekund, to nie jest sytuacja do pozastroszczenia. Tak. 20 ruchów do kontroli. Jeśli Wojtaszek, odpowiadając na pytanie, jeżeli Wojtaszek wygrałby ten turniej, czyli do tego jeszcze daleka droga, już nawet zakładając, że wygra swoją grupę, czyli tutaj wygra i Fedosejew nie wygra swojej partii, to półfinał musiałby wygrać, następnie wygrać finał, za finał zgarnie 17 punktów do klasyfikacji Grand Prix. No i w drugim turnieju musiałby też dobrze zagrać, o ile w ogóle w nim zagra, bo to też nie jest wiadome, ponieważ tutaj gra z listy rezerwowej. No i tam też musiałby ładnie pocisnąć w miarę. I wtedy będzie mógł... Awansuje do turnieju kandydatów. Tak, jeżeli chodzi o nagrody, to za wygranie w tym turnieju jest 24 tysiące euro. Za drugie miejsce 18 tysięcy. Za odpadnięcie w półfinale 12. Za drugie miejsce w grupie 9. Za trzecie 7. Za czwarte 5. No to Oparin... Na otarcie łez, 5000 euro, nie ma tragedii, myślę. No. Czy pokażę partię od początku? Proszę uprzejmie. Czy Wojtaszek będzie miał 2700 po tym turnieju? Jak wygra turniej, no to myślę, że tak. Ale czy po tej partii, to chyba nie. Nie, nie, nie. Patrzyliśmy, że jakby wczoraj i dzisiaj wygrał, to miałby 2698, chyba. Nie, patrzyliśmy, że jakby wczoraj wygrał, to by miał tyle. Po, po tej yy, jednej. Nie, właśnie, wygrał. wydaje mi się, tak? że nie. Tak, wydaje mi się, że po tej, jakby wygrał, po to miał te... 2693 i jakby kolejną. Nie, te, będą... teraz, teraz ma 2693,7. Na żywo. Okej, okej, okej. To jak wygra, dostanie z pięcioczek, no to będzie miał tak 2698,99. Mhm. Także duże są szanse na powrót na 2.700, tym bardziej, że dobre partie gra. Tak, no i tutaj myślę, że F5. Tak. No jeszcze... nie zdziwię się, jak to się skończy tym ruchem F4, wieża E4. No chociaż to jeszcze trzeba znaleźć, no ale dobra, no goniec F4 no, to się bardzo rzuca w oczy, no bo trzeba otworzyć pozycję, żeby tego króla dostać. No chyba, że jakaś ruszada desperacka i F4 i tutaj się będzie chciał bronić. Tak, no bo tu jeszcze trzeba zauważyć, że ma skoczek C4 z tempem, mimo wszystko, nie? Biały. Takiem na gońca. A, to źle wygląda, nie, to jest. No, to źle wygląda i też po prostu jest złe, tak mi się wydaje, no bo. Co, co najmniej czarny sobie odbije i na D5. Białe pola piekielnie słabe. Mm -hmm. Wieża e dwa wisi w powietrzu. Nie, no to jest dramat po prostu. To jest dramat. Chociaż jeszcze trzeba to udowodnić, co nie widzowie. Tak, to też nie jest łatwe. Y Ale myślę, że no, na poziomie 2700 to jest trochę łatwiejsze. Mm -hmm. No dobra, to zerknijmy, co tam na kamury, bo to tak, chyba to się taka. Się nie ważna. problemy. Okej, okay, coś się tutaj otworzyło. A, jest piękno, w ogóle wybił. I, wybił. I skoczek D4. Fajny ruch. Wykorzystując związanie. I F4 dociska. Mhm. No, pytanie, czy tutaj poddymił w dobrym kierunku? Bo skoczek B6, wieża jest teraz broniona, A B. ED. No i pytanie, na ile Acha. jest to wygrana pozycja? No tak, tylko czarny właśnie nie zagrał tego niestety. Znaczy niestety, no nie zagrał. A, zagrał C6. Tutaj C6 nastąpiło. No i tu duże kłopoty. Jak ten skoczek wejdzie na E6? No skoczek jest przepotężny, a nawet pal skoczka samego w sobie, bo pionka zgarnia, nie? No to niestety, ale wygląda to bardzo niedobrze. Mhm. Choć pozycja się komplikuje, więc istnieją Szansę, że gdzieś jest i pienko się walnie, no ale tak samo na kamura może się walnąć mm -hmm. w którymś A. momencie. Dobra, co? So. Coś o. tutaj, jakaś konterka wjechała, czyżby wypuszczona została przewaga, bo wcześniej tak się wydawało, że Taka czarny spabilna. nie ma się gdzie ruszać, nie? A to jest bardzo ważne, że właśnie jak mamy przewagę, to trzeba ciągle, ciągle zwracać uwagę na to, co przeciwnik kombinuje żeby się oponent przypadkiem nie zaktywizował. No i tutaj właśnie wjechał ciężkimi figurami Harry Krishna. No i teraz hetman a6. No to nie widać... Tylko jak ich... robić progres, nie? Tak, bo czarny coś takiego chciałby, nie? Wrzucić skoczka mhm. na f3, to zagra sobie h6. Schowa króla, cyk, cyk, cyk. A no, wydaje się, że przesadził, co? biorąc mhm. tego pionka. No to są szanse na dogrywki w grupie D, Zobaczymy jak to wygląda. No bo tak, jeżeli Sos remisuje, Dominguez wygra, obaj mają po cztery. No chociaż jeszcze pozostaje pytanie, czy Dominguez yy, wygra, nie? No właśnie, bo to tam nie wyglądało jakoś, żeby miał wygrywać. Hmm? Jak Wojtaszek wygra cały turniej, to obstawiam, że Dink ładnie podziękuje za 13 punktów, kupi ewentualnie dobry alkohol i nie pogardzi punktami Polaka. No ale to, te punkty nie są jakieś przechodnie. No. Co się Dink coś tak nie, nie dostaje, no jak. Właśnie dlatego ciągle o tym mówimy, że to jest idiotyzm, żeby Dink grał kolejny turniej, bo wtedy ani Dink, ani. Ani Wojtaszek nie mają szans na awanse, nie? Wieża mhm. E4 w ogóle od razu zagrał, no ale to domyślam się, okay. że te, ten sam nie? No właśnie, plan, to nie? chyba ta sama idea. Mhm. No a tutaj końcem co? Na C3 trzeba odejść prawdopodobnie. A to jeszcze wieża zablokuje, nie? To, a bo... to już może na B2. A to jeszcze na upartego go H3 można zagrać, tak, żeby już w ogóle totalnie nie, miał ogóle się nie było się gdzie ruszać. Tak, żeby Rosady nie było nawet. A to sens, wydaje mi się. Chociaż F5, F4 też mi się bardzo podoba. Dobra, ja za chwilkę wrócę. Okay. Ruchów do kontroli jest 19. Oparin ma ledwo 5 minut. Także, no wiecie, nie wygląda to dobrze. Czy... Istnieje możliwość, jak Ding zobaczy, ile punktów zgarnął Wojtaszek, to sam zrezygnuje z podejścia do kolejnego turnieju. No ja. Dlatego wspominaliśmy już wcześniej, na początku y, dzisiejszej i w zasadzie pod koniec wczorajszej transmisji, że oficjalnie w wielu miejscach znajdziecie informację, że Radek jest out z turnieju kolejnego i że wraca Ding. Natomiast to też trzeba, jakby, czynnik ludzki. Myślę, że szachiści są po prostu ludźmi. Nie wiem, jak to wygląda regulaminowo, oczywiście, ale nawet już abstrahując od Dinga, ale postawcie się na przykład w sytuacji kogo? Sirowa. Wyobraźcie sobie, że Shirow zagrał sobie turniej i zakończy na ostatnim miejscu w grupie no i zdaje sobie sprawę, że kurczę, no Radek Wojtaszek wygrał turniej, a nie może sobie zagrać, no to trochę głupio. No to może ktoś po prostu odpuści. Nie mówię, że tak zrobi, no bo nie ma co wymagać bycia jakimś tam dobrodziejem. I to będzie, mógłby to być po prostu dobry gest, aczkolwiek y, wygląda na to, że jeżeli na przykład Radek Wojtaszek wygra ten turniej, to jakieś tam szanse być może się pojawią. Być może. Aczkolwiek, no, oczywiście, to jest wszystko. Tak jakby rozmawiamy o czymś, co jeszcze nie ma miejsca. No bo po pierwsze Radek musi wygrać tę partię. Po drugie Fedosejew nie może wygrać swojej partii. Ewentualnie jak wygra, no to będzie dogrywka. Po czym jeszcze trzeba wygrać półfinał i trzeba wygrać finał. Nikt nie odpuści jak 5k euro jest za są start. No kwestia też tego, czy... Znaczy oczywiście to by było yy, prawdopodobnie niezgodne z przepisami. No, ale myślę, że pieniądze, znaczy, takie, znaczy, w zależności od tego, na ile pieniądze tam grają rolę, o tak powiem. Dink jako szachist, drugi szachista świata chciałby jednak dostać się na turniej kandydatów, to prawda, ale Dink już nie będzie miał szans. On już nie ma szans dostać się na turniej kandydatów. To jest po prostu już w takach, jak to się mówi. Hmm. Tutaj nastąpiła Hetman B3 i trzeba zacząć liczyć. Co po ruchu F4, hetman D3, bicie na E3, bicie na E4, F bicie na F2. No, tutaj będą dymy. To znaczy, wiem, że nie wiecie o czym mówię, ale no nie mogę przestawiać, gdyż Dawida nie ma. Aczkolwiek tutaj F4 prawdopodobnie kończy, ale będzie się to wiązało z poświęceniem wieży. Tylko trzeba jeszcze znaleźć dobry sposób, jak to zrobić. Ding nie może zagrać ze względu na jakieś tam problemy związane z wirusem. W sensie nie jego bezpośrednio dotyczące, tylko z problemem z tym, że ciężko byłoby mu wrócić do Chin z tego, co ja tam wyczytałem. Na jakiej podstawie można się dostać z tych turniejów na turniej kandydatów? Są to trzy turnieje. Każdy szachista, jeżeli nie liczymy rezerwowych i dzikich... no powiedzmy, nie liczymy rezerwowych... Każdy szachista gra dwa z trzech turniejów i za każdy za udział w tym turnieju zawodnicy mają określoną ilość, liczbę punktów. Za awans do, ćwierć, do półfinału mają więcej, za wygranie mają więcej, za wygranie, za przegranie w finale mają więcej i dalej dalej. I suma tych punktów z różnych turniejów daje im potencjalnie awans. I myślę, że to jest, drodzy widzowie, ostatnie zastanowienie Radka Wojtaszka w tej pozycji. On tutaj doliczy wszystko do końca. Widzicie po silniczku, że jest ogromna, ogromna przewaga, więc, yy, więc prawdopodobnie wygra. To on B3 w ogóle? No właśnie, tutaj chyba jakiś kombos jest. Po F4, het, no właśnie nie, bardziej bym się zastanawiał nad Hetman B D3, nie? Czy tam można zbić na E3 po prostu? Mhm. I jak stra... poświęcimy wieżę. Tu, tu, nie. No, tylko że jeszcze król na D1 może iść, nie? I właśnie kwestia Aha, A, ale jeden Hetman, tak, więc na dwa tak. I co tam hmm. dalej jest? Czy wieża E8 po prostu? Znaczy to Czy... taki plan minimum, nie? Ale. Tak, no. Czy coś. Jeszcze tu na B5 można gońcem zbić jak chcemy, nie? To jest po prostu. Ogrom możliwości. No tak. Bo tutaj ale chyba nie nastąpiło? Zaraz zobaczymy, e, bo tutaj e, ten król bardzo słaby, nie? Mhm. więc te dwie wieże nie mają jak walczyć, a też materialnie na plus czarny. Mhm. E, natomiast w partii Hetman E8, czyli zabezpiecza sobie tę wieżę i później F4, to szkoda, bo w sumie, no jeżeli F4 od razu można, to dlaczego by nie, prawda? Mhm. Więc zobaczmy, czy coś tutaj się mogło mu nie podobać. Ale nie, no to wtedy Hetman H4, no to w ogóle bez, bez gierki jest biały, nie? Leci mhm. na F2, i znowu tak jak w partii Oparin fiedosejev tym królem na środku by tańczył i bez nadzieja. Okej, okay, na przypale wow. albo wcale. E... Znaczy, no idzie pod zadymę, nie? To jest dobra decyzja mhm. Oparina. No i teraz zobaczmy. Jeżeli chodzi o bicie na C6, co? DC, król H8. I teraz już pionka na D3 zbić może i te A, białe pola. W tak, te, te białe pola już nie są takie słabe yy, i ten król będzie w miarę bezpieczny. Więc widzicie, to jest to, że dobrze jest się przygotować, poprawić pozycję i wtedy uderzyć, ale też, żeby tak za bardzo tego nie odwlekać, no bo jednak A -a. przeciwnik też nie będzie dreptał w miejscu, więc jakieś tam szanse się pojawiają. Pytanie, czy tutaj F4 jest. Yy... No tak, bo później wieża E3, nie? No to to jest po mm -hmm. prostu koniec. I tutaj, to okay. tutaj, tutaj? No, koniec G4. A, koniec G4, ma. <laughs> Trochę lepsze. <coughs> no. Ale e, ciekawi mnie jedynie, czy Radek widział wieża C6 i stwierdził, okej, okay, po wieża C6 mamy w 4 i tak. No nie no, bo po GF to nawet można na spokojnie, nie? I zbić tu, i zbić tu. No dobra, jest okej, okay. jest okej, okay, ale wolałbym to f4 ruch wcześniej zobaczyć, bo mhm. jednak wszystkie figury dobrze stoją, nie? Tylko tak brakuje tego ostatniego ciosu. Tak. Jak sobie Hikamaru radzi? Y jest ta sama pozycja co wcześniej. od, na 10 minut jest i się zaciął, bo było 19-19, teraz już na 8 minut zleciał. Także to jest jakaś szansa dla Nakamury, bo jednak 14 posunąć do kontroli, więc obłędy prosto. Mhm. Z takim czasem to opar nie ma żadnych szans. O, tak bym nie przesadzał. A, tak, czasami to jest tak, że takimi naturalnymi ruchami ci ludzie mają naprawdę bardzo dobrą intuicję, nie? Więc to też nie jest takie hop siup. Jeszcze padło pytanie jak ten Fiedosejew? No właśnie. Dalej ta równa poza, czyli Hetman B7 będzie kontrolował pole 4. Też pytanie, czy w którymś momencie a4 nie będzie kłopotem i w ogóle czy Czarny nie będzie tutaj przejmował. Mhm. W sumie remis byłby najlepszy dla Polaka rodaka. Yy, najgorzej by było gdyby Fiedosejew wygrał. A też wygrana raporta jest taka powiedzmy okej, okay, bo, bo wtedy remis daje Wojtaszkowi dogrywkę. Mhm. Tak. Tutaj Najgorzej, Bylew, jakby, tak, byle, byle nie wygrał, dokładnie. Kariakin dostał awans do turnieju kandydatów w, w nagrodę za przegranie z Dudą w finale pucharu Ta. świata. Tak, tak, tak. A czy jak, jak na przykład w tej pozycji nastąpiłoby jakieś takie miękkie, nie wiem, koniec C5, zamknięcie tej wieży, to czy tutaj co? Czy dalej jest OK? czy już jest... tak czy siak nie chcesz bić, nie? Mhm. Mm no pamiętaj, no na pewno nie pomaga, o. To, to, to widać na pewno. Więc no bo właśnie trochę też się martwię, że skoro Radek nie chciał grać ruch wcześniej F4, no to czy będzie chciał to zagrać tutaj nagle, nie? No, no, myślę, że będzie chciał F4. Znaczy to taki bardzo narzucający się ruch, nie? Do no, taki już od paru posunięć bym powiedział nawet. A <grym> no właśnie, a on go nie gra. Nie no, myślę, że tu F4 znajdzie, no co jak co. No ma do, mm -hmm. do liczenia dwa ruchy, no bicie na C6 albo F4. No, po to zagrał Hetman E8, nie? Że teraz po linii E jest presja. Także, nie, no, na pewno zagra. Na pewno, na pewno, na pewno. Czy w Pucharze Świata grali wszyscy Super, super GMowie? Wiesz, to nigdy nie masz tak, że grają wszyscy. No, bo tam chorują i tak dalej. Różne tego typu sytuacje, ale w Pucharze Świata no dużo. Bardzo dobrych zawodników gra. Dot Carson grał. No kurde, oh, zbił na cel. Zbił. No Nie podoba mi się, w którym kierunku to zmierza, szczerze mówiąc. Mhm. Mm no bo tu no... no. No nie wiem, bardzo taka dziwna decyzja. No bo ten pionek na C6 będzie taki kłopotliwy, co nie? Tak, tak. No, jeszcze 15 ruchów do kontroli. Ale właśnie końcówki raczej się gra łatwiej, nie? Na niedoczasie. Wiadomo, że trzeba podejmować decyzje, ale tutaj wydaje mi się, że białe będą miały po prostu łatwiejszą grę. Czy znaczy właśnie mi się wydaje, że tutaj obiektywnie to po prostu biały ma lepiej, nie? No hmm. bo teraz to nawet stanie tym królem na E2, no i nie bardzo mamy jak tknąć tę jego pozycję. No bo wtedy ten skoczek na E3 biednie to biednie, ale jednak jest solidnie zabezpieczony. No a yy, nie będzie takiej opcji, że G5, żeby zagrać F4, no bo wtedy ten goniec za jeden odziwo się przydaje. Ta. Urd. Znaczy dobra, na pewno dalej czarny tutaj ciśnie i zapewne oparin jest w stanie to utrzymać, grając jakoś idealnie jedyne posunięcia. Co wiadomo, że mając 4 minuty na zegarku, nie jest proste. Także wydaje mi się, że oparin jeszcze. Tutaj wywróci za chwilę. No. Obrona na niedoczasie jest znacznie trudniejsza niż atakowanie, bo pamiętajcie, że mhm. ten, kto się broni, to musi wszystkie ciekawe opcje przeciwnika sprawdzić i odbić. A ten, kto atakuje, wystarczy, że znajdzie jedną e, ciekawą linię, mhm. także znacznie szybciej to po prostu idzie. Ciekawi mnie, czy na przykład zagranie Hetman B3 tutaj by miało rację, by w sensie, że no chyba białe chciałyby iść do końcówki, nie? Już nawet. A jeszcze raz wszystko. jaki ruch? Hetman B3. Aha, że białe. No dobra, zobaczmy. No, bo, bo tutaj pytanie, czy nie potraci tych pionów od razu? Chociaż kurczę tak, żeby ten pion się nie rozpędził, ale chyba jest okej. Okay. Bo jednak ten pionek jest jedynym atutem białego w tej pozycji, nie? A. a jak straci pionka B5, to jest pionkiem C6 b będzie kiepsko. Chociaż kurde z drugiej strony coś takiego. No nie wiem, jak to kurczę ocenić. Mhm. Na pewno lepsza czarnego, ale czy wygrana to już nie jestem przekonany. No dobra, Hetman B3 mamy. To taka najbardziej okay. praktyczna decyzja eee, ze strony Oparina. 3 minuty 47 sekund. No bo rzeczywiście tutaj ten punkt T3 trzeszcza, trzeszczał. Król II, no to nie jest takie oczywiste posunięcie do zagrania, więc Oparin leci tutaj na uproszczenie pozycji i będzie się modliło o przetrwanie w końcówce. No tak, no tutaj naprawdę bardzo małe szanse, żeby Radek przegrał tę pozycję, no bo po prostu ma, będzie mieć lepszą końcówkę, nie, jeżeli tutaj wymieni. Tylko właśnie kwestia tego typu, że było coś lepszego wcześniej. Zdarzyło się kiedyś, że ktoś na czas przegrał w klasyku. Wiesz to tak, żeby stricte na czas ludzie przegrywali, to się bardzo rzadko zdarza, ale przez czas to się często zdarza. No bo wiesz, mm -hmm. ktoś gra gra gra, patrzy. O, mam 3 sekundy. No to wykonuje jakiś pierwszy ruch, który mi przyjdzie do głowy. Yy, więc zazwyczaj przez czas, a nie na czas się przegrywa. Mm -hmm. Ruchów do kontroli jeszcze 13 widzowy. Mark, tak, to jest info ze strony FIDE, także. No, FIDE działa jak działa, no, ale powiedzmy, że jest to oficjalne info. Znaczy mhm. nie, no jest to oficjalne info. No jest, znaczy jest to pewne info, to nie wiadomo. W międzyczasie So zremisował, więc Dominguez musi wycisnąć Shirowa, żeby, żeby mieć dogrywkę. On ma chyba pionka mniej, Dominguez, tak się wydaje. Prawda, ale ma za to aktywność. Tak. W sensie, piąka wszystkie figury sprawa. białego aktywne, nie? Mhm. No więc mo mogą być dogrywki jutro, rzeczywiście. Dobra, wracamy do Wojtaszka, co najważniejsze. A mógłbyś sprawdzić, co tam u Fedo jeszcze? Dobra. Czy tam dalej jest? Tak, jakby ono dalej, ok. No, nic się, nic się nie zmieniło szczególnie. Okej, okay. wymiana. Ciekawy mnie, czy tu jakieś będzie próba grania przez F4, czy jednak Radek będzie próbował zachować jak najwięcej tych, yy, tych pionków. Znaczy, pytanie, czy teraz F4 jest potrzebne do czegoś, nie? Tak. Mm -hmm. No dobrą sprawę. Znaczy, dobra, no może takie wtrącenie F4, żeby popsuć tę strukturę, no ale jednak mniej pionków wtedy. A F4 to może zagrać zawsze. No dobra, mm -hmm. więc teraz pionki B chcę zakosić. Kurde, no szkoda mi tego F4 bardzo. No bo... Tak, bo tak jakby cały plan się do tego sprowadzał, tak, nie? No tak. po, to, po to grasz F5. I się wydaje, że po prostu że C6 przeoczył i. Policzył A, sobie, okay. że, że może przygotować, nie? Mhm. Mm znaczy, może nawet nie tyle, że przeoczył, co może nie docenił? Tak. No tak bym to ujął. No bo tam F4, no to naprawdę, to się rzucało w oczy. Tym bardziej, że cały jego plan, nie? Po to no F5F4 był to... skierowany. Mhm. Mm Czasami jest tak stosunkowo rzadko, że jednak y, grasz sobie na jednej stronie szałownicy, ktoś popełnia błąd, i na drugiej możesz coś tam jakiegoś kombosa zrobić, ale tutaj było tak typowo, że totalnie cały twój plan polegał na tym, żeby jechać tymi pionkami. Mhm. I... Dobra, więc ja cały czas myślę, że tutaj wyciśnie oponenta, ale tak jednak cieszyłbym się bardziej, jakby wycisnął szybciej. Ale ja się nigdzie mhm. nie śpieszę, nie wiem jak wy widzowie, Basz, także, także czasami... jest okej. Okay. Spędzić wieczór, także. Mhm. Mm, dobra, no to jaka jest pułapka po wieża bije B5, no bo to się tak rzuca w oczy ostro. No ta wieża tak koślawo ustawiona, ale w sumie na D3 wisi. To ja nie wiem o co chodzi. Że co, wieża D1 i te pionki jakoś lecą? Ale szczerze, no to nawet tego gońca tutaj bym ustawił. No właśnie, nie wygląda to jakoś. Znaczy, Wiadomo, bo na pionki. Bo chodzi o to, że te pionki dalej nie pójdą, bo jest blokada, ale z drugiej strony, no czarny też nie ma wcale łatwej gry, bo jednak figury będą się musiały skupić na blokowaniu tych pionków, a jakiś skoczek C4 wisi w powietrzu. No dobra, niełatwa, niełatwa końcówka, bo to jest tylko jakość mniej. A ten skoczek może się tutaj przydać i w defensywie, i w ataku. No dobra, to może lepiej tego pionka wziąć, ale to chyba to samo będzie, nie? D4, D5. Mm -hmm. I biały znowu tego pionka C6 wybroni. To co zrobić, żeby nie było D4, D5? Jest taka opcja w ogóle? Zawsze można zbić na E3, no ale no. wtedy fej też jest w sobie. Więc... Ale teraz D5 nie zagra. Powierzę. o. O, 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 dobrze Tomek zaproponował. A czekaj, jaka jest różnica? Bo, ja... bo skoczka nie ma. A, okej, okay, to jest. Wtedy dobra, skoczek pomagał. Okej, okay, tak, tak. No, no, no. Czyli musiałby bić tym. Kurde, no bo tutaj te piony się wymieniają, to jest problem. Im mniej, pion... tak, jak... mniej pionków. tym większe tendencje remisowe, niestety. No dobra, w partii pionek B5 zakoszony, D4 od leci. ręki zostało zagrane. No ciekawie, bo oparnik ciągle się trzyma powyżej 3 minut. Ty, ty masz coś takiego, że na przykład nie schodzisz poniżej pewnego pułapu, czy coś takiego? Znaczy, ja mam tak, że jak ja jestem poniżej 20 minut, to przyspieszam już wtedy, nie? Szczególnie. Aha. Jak nie ma kontroli. Znaczy nawet jak jest to tak stało. Znaczy no jak nie ma kontroli to tym bardziej oczywiście, ale mm. nawet jak jest kontrola to to 20 minut to jest takie, że, że, że mi ten, ale nie mam czegoś takiego, że na przykład muszę wykonać ruch mając więcej niż 3 minuty, bo no. jednak korzystam. No ja tak się znaczy. staram poniżej tej minuty nie schodzić, no ale czasem są takie sytuacje, że kurczę no masz tę minutę na zegarze, ale trzeba coś policzyć. Mhm. No dobra, czekamy na decyzję oparina. Powinna szybko tutaj nastąpić. Pytanie, komu tutaj ciężej jest grać pod presją czasu w tej pozycji? No właśnie, mi się wydaje, że Radkowi może być ciężej, bo to... że te pionki groźne. Tak, tak, że tutaj, no białe, jak się pomylą, no to długofalowo przegrają. Natomiast, jak się czarne pomylą, to tutaj zaraz pójdzie D6, C7. nie? Tak losowo mówię. Mhm. Trzeba uważać zawsze, jak przy piąku na D5 to już trzeba zawsze uważać na ruchy typu skoczek C4. I tak. no jest źle. Znaczy źle, źle to wygląda tak optycznie, bo oczywiście wariantowo na pewno się trzyma. Kurde, no bo to hetman E8 to jeszcze tak nie był dramat, ale to goniec bije C6 to już, to już dało białemu grę, nie? Bo tak... Przez całą partię biały się w ogóle nie miał gdzie ruszać, a, mhm. a, a, a nagle się odwróciło, nie? Że teraz to czarny się musi wysilać. No, toż, no dobra, dobra. Co było, to było. No dobra. Wieża D1, okay, wieża D1 zagrane, tak. No i teraz pytanie: Czy jakaś F4, żeby szukać jakiejś aktywności? No bo znowu, jeżeli jeszcze biały tak zablokuje. O, mm -hmm. To jeszcze podwójnie będzie problem. Chociaż z drugiej strony bicie na b3 też wygląda bardzo kusząco, no tylko pytanie na ile to skoczek c4 jest problematyczny, bo król w ogóle może mieć małą miejsca. a jakbyśmy w ogóle po b3 zagrali od razu f4 białymi? W sensie chodzi mi o to, że chciałbym zagrać po prostu... A, żeby zablokować, ale to za to a, na związaniu. Okay. Dobra, to tutaj taktyczka. Ten koniec przyczajony <laughs> Tak. No właśnie, mój plan był taki, zagrać F4 i potem koniec E5, nie? I w ogóle to już, jak takie trzy pionki pójdą, to już jest. O, tak, więc. tak. No dobra, więc na pewno mega, mega napięta sytuacja. Jeden widz spamuje, już wiemy, czemu Wojtaszek to nie jest top światowy. Otóż Wojtaszek jest top światowy, także nie wiem. Widzowie, brakuje 21 łapek w górę do 1000, także proszę tutaj na zachętę zarzucić. Na zachętę dla Wojtaszka, oczywiście. No właśnie. Jak będzie 2,5 tysiąca łapek w górę, to 100%, że wygra. Tak się umówiliśmy. No dobra, 13 minut. Może sobie tutaj jeszcze pomyśleć. Tak zerknijmy tylko jednym okiem. Jak tam na kamura. A właśnie, o, coś właśnie. się sytuacja skomplikowała, nie? Mhm. E, ten pionek na E6 trochę podejrzany. Na polu E7 zawsze go można zablokować. No okej. Okay. Walka trwa. Ufie do Sejewa dalej napięta sytuacja i coraz mniej figur, więc tak coraz bardziej pachnie remisowo. A reszta partii taka nieistotna. No dobra, tutaj no to na wygranej. Oh, A okay. um, Dominguez, czyli szykuje się do dogrywka. E, co najmniej jedna co so, so kontra Dominguez. Dwaj Amerykanie. Dobra, to ja Z2. Nie, to, to jest partia grana na żywo nie przez komputer. A co jak będą, jak będą same remisy, to wygra ten, kto w ostatniej partii gra czarnymi. Ponieważ w dogrywce gra się dwie partie 15 plus 10. Jak jest remis, to dwie partie na 3 plus 2. I później Armagedon. Armagedon działa w ten sposób, że biały ma więcej czasu, ale przy remisie czarny wygrywa i awansuje. No tutaj bardzo trudna decyzja przed Wojtaszkiem, czy brać tego pionka, czy nie brać. Chociaż prawda jest taka, że jak nie weźmie tego pionka na B3, to dalej te pionki białego są groźne, więc tak. Śmiałbym stwierdzić, że po prostu nic mądrzejszego tutaj nie ma, niż wziąć na B3. No chyba, że nad tym F4 realnie się zastanawia. I to, to mi wygląda też ciekawie, bo jeżeli jakieś bicie, to goniec bije, wieża się delikatnie aktywizuje, a jeszcze można pionka H zakosić. Co zawsze jakimś atutem końcówkowym jest, bo nasz pionek mógłby biec. Także bardzo trudna decyzja, czy grać F4, czy grać B3 wieża bije B3. To częściej wygrywa Armagedon, Białe czy czarne, nie wiem. Ja bym chyba wolał grać czarnymi. Wydaje mi się prościej. No wystarczy ustać, nie, a, a biały ma odpowiedzialność. Pytanie jak duża jest. Pytanie jak duża jest różnica czasu, nie? No dobra, 9 ruchów do kontroli, więc też Wojtaszek nie może tak y, myśleć tutaj bardzo, bardzo długo. Ale no napięta będzie końcówka. Tutaj wydaje mi się, że dobrną do kontroli i jeszcze dalej sprawa nie będzie jasna. <laughs> a ja zgadywałem, że w, w 30 ruchu to już będzie sprawa wyjaśniona a tutaj do wyjaśnienia jeszcze daleka droga. Widzicie, ile są warci internetowi eksperci? Takie są fakty. Pytanie, czy nie można by jeszcze tego połączyć, żeby teraz pchnąć. I po biciu zbić wieżą w ogóle. No bo jednak te pionki dalej iść nie mogą, nie? Tylko znowu z drugiej strony właśnie skoczek C4 jest kłopotem. Ale F3 król F1. I wieża bije D5 grozi. Grubsza zadymka będzie. Oh. <laughs> teraz to C7 ucieka. Ale wiesz a C5 w ogóle, znowu ten sam motyw. A w, w ogóle myślałem, że wiesz D6, C7 i wiesz a. O kurczę. Mal. No dobra, to. A i poszedłeś, Nie chciałbym być na miejscu Wojtaszka w tym momencie. Mm -hmm. W sensie, gdybym partię grał od tego momentu, to ok, ale mając świadomość, co było wcześniej, to nie czułbym się za dobrze. No dobra, F4 mi się podoba, żeby tego gonica zaktywizować, plus wieże. pytanie czy tutaj skoczek C4 jest problemem? Chociaż faktem jest, że ten goniec zawsze może odejść i wyjdzie mniej więcej to samo, i razy mhm. drzwi. O dziwo właśnie z tym królem są problemy, bo jak król idzie w tym kierunku, to z szachem wtedy bije. Tak. No dobra, więc powiem wam widzę tak, te piony są blisko pola przemiany, ale chyba jednak za daleko. Półtorej minuty na zegarku parina. 9 ruchów do wykonania zostało. Koczek C4 nastąpił. No to takie najbardziej naturalne posunięcie. No i teraz znowu. No goniec B8 jedyne. A nie, jeszcze. Wierzaj 8 jest do, li do liczenia. To nie, nie ma prosto. E Gonie z B8, żeby to nie weszło z no ale znowu mhm. te, te pionki naprawdę tu wyglądają groźnie. Król się chowa, już D6 wisi w powietrzu. Jakieś B5 trzeba by grać. To już chyba jakieś jedyne ruchy trzeba znajdować w ogóle. Tak. No, powiem ci F3 w w ogóle. Daje. Bo teraz ten król może podejść, nie? Tak, I jak bicie, pić. tak, to król c2 i wisi tu i wisi tu. Oj widzowie, robi się niedobrze niestety. Znaczy no, chyba trzeba... No odejść kuś, ale trzeba. Nie, ale to wte... nie, to F3 było niedobre, bo teraz pionka zabezpiecza. Bo hmm. tak to jeszcze czarny miał te dwa wolne pionki w sytuacji jak pion b3 byłby skasowany, nie? A w ten sposób to w ogóle ciężko wskazać jakieś atuty czarnego w tej pozycji. Kurde, to F3, to F3 było niedobre. Bo Pion B3 się broni. A to ciekawe, co on tu przeoczył. Król D3 No właśnie, po no bo ten król D3 no to. W sumie co no innego biały nie... miał grać, nie? No właśnie. Może założył, że OK, król na to. to nie wydaje nie mi się, może. że tutaj po prostu nerwy. No bo, no kurczę, no Wojtasz już przecież pokazywał, że on tego typu rzeczy no to doliczy, nie? To wydaje mi się, mm -hmm. że tutaj nerwy po prostu zjadły zawodnika. No ale dobra, jeszcze, jeszcze może się odwrócić ta sytuacja. Ale teraz Właśnie, no to już tak. piłka po stronie Oparina, żeby tutaj coś odwalił. Kurde, bo przy przegranej no to... Nie ma nawet szans na dogrywkę, nie? Mm -hmm. Karamba widzowie Padła propozycja wieża D5 Wiesz co, nie wiem czy król dalej nie idzie po Ach, prostu tak. Właśnie tutaj Wiecie, to właśnie o to chodzi, że z tego typu pozycja Dlatego wcześniej powiedziałem, że tutaj chyba wolałbym grać białymi, bo białe mają po prostu łatwy plan. Białe puszczają pionki, jeżeli tylko mogą, jeżeli białe, czarne wpuściły tego króla, no to jeszcze sobie mogą lecieć i... i ten król leci. Także no, duże problemy, duże problemy. I wydaje mi się, że w ogóle król D3 z jakiegoś dziwnego powodu król d musiało być tutaj przeoczony. Być może Radek założył, jak widać niesłusznie, że król nie może wejść na trzecią linię, no bo wiesz, B3... Z szachem, szachem wchodzi, nie? Albo takie, wiesz, odgórne założenie, Ok, jak na trójkę wejdzie, to wiesz, że wchodzi z szachem i nie może tu zagrać. I nagle on tu gra. No tak, no ale no, goniec niebroniony, nie? No to mo można było tym gońcem odchodzić zawczasem. No właśnie. Ach, widzowie. Wsz wszystko łatwe, wszystko łatwe, jak się na luzaczku gdzieś tam ogląda partię, no. tak. tak. Niestety przy, przy gierce dochodzi ten aspekt nerwów, który często... Często jest wysoce problematyczny. Znaczy, no to też nie jest tak, że wiesz, tam po koniec C7 to już jest jakaś tam bardzo przegrana, choć może być, ale na pewno będzie się okropnie ciężko to grało, nie? Tu jakieś, nie wiem, wieża D5, może wieża Albo E8 może. Na jeszcze, kurde, pionka F2 zakosić. Ale nie, no bo to, to ta, ta wieża za daleko pójdzie, nie? Mm -hmm. Tango, a tu już D6 leci. Jednak tutaj yy, w tej konfiguracji tak w tej to tej biały sygnał. udało się oddać końca za dwa pionki, za tego na D5 i za C6, to to jeszcze można kminić, no ale nie da rady. Dawid, taką sytuację i ty byś ugrał. <laughs> Chyba nie widziałeś moich partii z Pragi <laughs> ostatnich. Miałem z jednym arcymistrzem dwa piony na czysto więcej w końcówce wieża skoczek, wieża skoczek i. i... Mało co nie przewaliłem, także. Mm -hmm. Także ja nie trafiłeś. Na... Chodź! Ja ostatnio na Titan Tuesdayu, oczywiście to są blice, więc trochę inaczej, ale przegrałem pozycję, której w zasadzie się nie dało przegrać, bo ja miałem wieżę, dwa pionki i skoczka, przeciwnik miał tylko wieżę i skoczka, także choćbym podstawił dwa pionki i skoczka, to jest tak no. Ale podstawiłem widełki, nie? A, nie okay. Także. także no, no ja wczoraj się. wygrałem wieżówkę. Jeden pionek na trzy. No. W sensie pos poszedłem na aktywność, nie? I był remis, ale gość się nie mógł pogodzić okay. z tym remisem. I wiesz, zaczął świrować po podstawiał pionki jeszcze przegrał. No dobra, więc poszło król C2. No i co tutaj robić? Króla podciągnąć jedyne? No bo ten król tak nic nie robi, coś by się przydał. Ale wtedy nie wiem, czy Piona po prostu nie straci. W sensie no coś takiego. Chociaż tutaj jeszcze takie motywy są. No tak, tutaj na pewno jest jeszcze dużo głębi w tej pozycji, ale kurczę, no zagrać w 7, to. Nie no, ja liczę, że tutaj jeszcze oparin coś kurczy, wywrotkę jakąś zrobi. Widzowie, jak obstawiacie? Będzie jakiś fikołek oparinat, czy nie będzie? Piszemy tak, jeżeli myślicie, że będzie, lub nie. Jeżeli nie będzie. Mhm. W międzyczasie Shirof już przegrał, także będziemy mieć dogrywkę w grupie D. Mhm. No, zdanie ekspertów tak 50 na 50, tak szybko licząc. Mhm. O właśnie, wiesz, dało się. Miałem ten ruch proponować. Bo co tutaj białe mogą robić? Znaczy, na pewno Radek już zdaje sobie sprawę, że coś tutaj się popsuło. Sześć ruchów do kontroli. No tutaj inna sprawa, że po prostu pionka może atakować. Okej, okay, w partii okay. skocze k3, no też logiczne, tak? Żeby pchać. Tak. pchać tego piona. Ta wieża na B5, taka. Nie mrawa. Nie mrawa. Jeżeli y, zgarnięty zostałby ten pionek z B3, no to ok, nie? Tak, tak. Ale teraz no to stoi po prostu dziwnie. Nie pomaga. Y, nie pomaga w defensywie, ani też nie ma realnego ataku. Mhm, No, tym bardziej, że tutaj jeszcze nie do czas radka się zbliża. Tak, radek chyba jest takim zawodnikiem, który woli mieć trochę więcej niż trochę mniej czasu, nie? Mimo wszystko Każdy to, to nie. Woli. Jest... <laughs> to, ale wiesz, na przykład taki tutaj, jakby miał 5 minut, to raczej bym się nie przejmował, że, że, że jakieś będą kłopoty z nim to czasem. U radka jednak trochę bardziej bym się martwił. Aczkolwiek mhm. to oczywiście zależy wszystko od pozycji, nie? Mhm. 7, czyli jednak podchodzi. Nie było jak się ruszać innymi figurami, także na pewno no. trzeba podciągać tutaj wszystkie siły do akcji. Też nie jest to takie oczywiste z perspektywy czarnego, no bo co dalej, tak? Pionki przez D6, przez C7 póki co nie widać, żeby miały przejść. Okej, okay, D5. D5 posłuch. Kurczę, no te, teraz to chyba z, y, z, z Remisiku byśmy byli y, zadowoleni, nie? Okej, okay, coś cię przerwało. Mówię, że teraz z Remisiku byśmy chyba byli zadowoleni, a, nie? Tak, tak. Zdecydowanie. Okej, okay, wierzę C5. Szach. No to król będzie musiał odejść. A jak Zobacz. król pójdzie na linię D, to chyba można zbić w razie, co, nie? Zob mhm. Zobaczmy, jeżeli pójdzie tutaj. Tak, A to jest tak. bić na C6 w ogóle. No muszę. o właśnie nawet. No dobra, czyli musi gdzieś tutaj iść na linię B. Tylko właśnie co dalej, nie? Ale no, graniczy no co... skoczka. Mhm. Wydaje mi się, że to jest taka pozycja, gdzie po prostu trzeba trzymać gardę mimo wszystko. Bo tak jak słusznie zauważę. Tylko czy nie grozi... Aha, nie, nie grozi. Bo zauważ, że też te figury białego też mają problemy, żeby w jakiś sposób się ruszać tutaj fakt, tylko jeszcze trzeba uważać na B4, nie? Bo, bo jak ta wieża na B5, to taka będzie no mm. mocno ograniczona, nie? No to co, A5 po prostu. No właśnie, czy ja bym... Ja, mi się bardziej podoba właśnie ta koncepcja z G6 mimo wszystko. W sensie, jak nastąpi nawet B4 kiedykolwiek, no to ta wieża na B5 pójdzie i ten pionek będzie stracony. Nie? Przynajmniej tak powinno być. No dobra racja, bo tutaj król jest za daleko. A, w partii cicha propozycja remisu. Król C2 wieża C5. No, w sumie zobaczymy. Myślę, że raz powtórzę A, raz powtórzy, to na pewno. Okay. Stara radziecka szkoła, żeby pokazać, <laughs> kto tu rządzi. Dobra, nabili sobie czas. Tak, i teraz powierza B5. To jest 39. posunięcie. Jeszcze jeden ruch y, do kontroli widzowie. Hmm. No, myślę, że bylibyśmy. Ja bym chciał, żeby Radek tutaj zagrał wieża B5, bo jednak, mimo wszystko, po tym wszystkim, co się działo. Aczkolwiek wydaje mi się, że oparin tutaj nie będzie chciał remisu, nie? Widzisz, czepia Wojtaszka, że my widzieliśmy wygraną, a on nie widział. No tylko weź pod uwagę, ile razy my coś podstawiliśmy, nie? No. W tych o, analizach. Właśnie. No, nie, no, tutaj to, to się dziwię, A. że WP5 zagrał. Znaczy o. no, to... uf, uf. Było pytanie, czy mieliśmy tak, ale to może w sumie już po kontroli odpowiemy, czy miałeś kiedyś tak, że taką turbo dużą wygraną miałeś na turnieju klasycznym i wypuściłeś? Taką tak też, powiedzmy. Ja myślę, że każdy tak miał, nie? No, każdy to nie jest miał, no. jakieś wyjątkowe. W sensie wiecie, błędy się zdarzają w równych pozycjach, błędy się zdarzają w gorszych pozycjach, i wtedy pozycja się robi jeszcze gorsza. A błędy się też zdarzają w lepszych pozycjach. No tak, tak to już jest z tymi szachami. Myślisz, no też... że we dwóch byście pokonali radka? Właśnie to jest pewien paradoks, ale grając we dwóch, to masz mniejsze szanse niż grając osobno. Mhm. Mm tak. Na... Może... Znaczy, pewnie radek tutaj. Znaczy, jedyne, o co się obawiam, to takie podejście Radka, że kurczę, no miałem wygraną, to pomimo tego, że tutaj stoję gorzej, to będę jeszcze próbował, nie? bo tak często też się zdarza, że jednak to, co się działo wcześniej w partii, wpływa na to, co chcemy robić dalej. Mhm. No tak, no ale tutaj na pewno musi no, zrobić ruch, no bo poniżej trzech minut już zjeżdża. Mhm. A może na remis się już zgodzili? Ach, jednak moja teoria szybko legła w gruzach. Nie, no widzowie, ale tak się naprawdę nie pultajcie, bo to szachy to jest gra błędów i ty tam nawet wiecie, nawet silniki czasem błędy popełniają. So dzisiaj też miał wygraną, wypuścił. Tak. No, jest i Pienko na Komurą też miał wygraną, a teraz to w sumie nawet nie wiem. Nie się, się zrobiła, no. Uh -huh. Po prostu to jest normalne. To jest normalne, jak najbardziej. Okej, okay, dwie minuty na posunięcie. Król C2, a... dawaj. A, oparin Król C2. Król C2 jest końcówka. Trzeba króla do centrum podprowadzić. Będzie dobrze. No tak, no a w sumie wiesz, powierzchnię d 3 Jak dostanie się jakieś A5, to też nie jest takie jasne bardzo, nie? Wiadomo, że dużo łatwiej jak się z boku patrzy, ale dostajesz nagle, musisz uważać na A4. Tak, przeciw... pytanie, komu ciężej robić ruchy, nie? Mm -hmm. Bo w sumie biały taka stójka, bo musi pilno. Remis! remis! Remis, widzowie! Dobrze, dobrze! Yes, dobrze! Yes, Ależ tutaj psycha siadła o Parinowi, yes. widzowie. Co tu dużo mówić? Jest dobrze! Jest oh, dobrze! Powiem tak, 15 ruchów temu bym powiedział, że remis to dramat. Teraz jest ok. Super. Jest ok. No dobra, czyli remis gwarantuje dogrywki, tak? Widzicie, tak. widzowie, to, to była po prostu ustawka. Wojtaszek chce nam kibicom dostarczyć dużo emocji, więc żeby nie było wolnego dnia, gdzie nudy to jutro. To jutro będą dogryweczki o 15. Z kim to jeszcze nie wiemy. Także szczerze mówiąc, ja bym chyba. jeszcze popatrzył tę partię do raport dalej. Aha. E... Bo to na pewno bardzo ciekawe. A, tylko akurat dobili do kontroli. To pewnie, A, pewnie się no tu pomału z... sytuacja będzie rozwijała. Tak, no wygląda na to, że tu się wiele nie zmieni tak szczerze. Aczkolwiek wiesz, Czarny pewnie będzie próbował tutaj jakoś cisnąć. Jednak stoi wyżej, nie? Mhm. No szybko zagrał. Bo tak, przy remisie Wojtaszek gra z Fiedosejewem jutro. Przy wygranej raportach gra z a nie, kurde bo przecież jeszcze Fedosejew może wygrać i wtedy Aż nie ma tak, do no, Kurde, może, zapomniałem tak, 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 o tym, dobra tak, tak. więc tak, przy wygranej Fiedosejewa przypał, przy remisie dogrywka Wojtaszek Fedosejew, przy wygranej Raporta dogrywka Wojtaszek Raport mhm. taka sytuacja widzowie aktualnie no i też ciekawe jaki Fedosejew teraz będzie miał podejście, czy ok, dobra to wysuszamy i lecimy e na remis czy będzie walczył żeby wygrać znaczy, Wiesz co pytanie czy tutaj ma jakieś realne szanse no bo ten Hetman wjechał ale w sumie co z tego nie Znaczy dobra bo w sumie na jego zastępstwo jeszcze wieża może wjechać ale no podejdzie królem Mhm taka Nie so... nie no to Myślę myśl, że dogrywka. Dogrywka Fiedosejew, raport jest najbardziej prawdopodobny. Tym bardziej, że Fiedosejew teraz już widzi, że, że Wojtaszek zremisował, także wie, że remis daje mu szansę, a ciśnięcie w remisowej końcówce, no to może się obrócić przeciwko niemu. E, no to zobaczysz w takim razie, jak tam na kamura. No, pionka na A6 jest i Pienko może zakosić i pionem A uciekać, nie? Aczkolwiek wiesz, po Hetman A6 wieża E7. To czy to jest... Jeszcze piona C6 straci. Mhm. A to nie jest wieża? A nie, nie ma jaka na końcu, po Hetman C6, bo na końcu jest Hetman G2. Mhm. Choć nie jest to proste do realizacji, gwarantuję, no, no tak, tak. To na jak pewno. ktoś nie wierzy, niech sobie zagra ze stokwisu. Mm -hmm. No dobra, także czekamy, bo tutaj pewnie jakaś propozycja remisu wleciała, albo po prostu raport, przerwę toaletową zrobił, czy coś takiego. A Ta, po 40 ruchu najczęściej, nie? Tak, jak bo już dostali, dostali po pół godziny. Jeszcze się nie zaktualizował zegar, ale, ale pół godziny mają obaj zawodnicy. Mm -hmm. Było plus 5 dla Pienki, ale przez czas nie znalazł linii. No, tak to jest właśnie, no, wszystko proste, wszystko proste, jak się ze Stockfishem patrzy, nie? Ciekawe czy na rosyjskim Twitchu też i na YouTubie piszą, że nie umie grać w szachy, bo nie znalazł najlepszej kontynuacji. Powie tak. Ale nie piszą. To jest widzowie normalne, no tak to właśnie działa w szachach, że ludzie wypuszczają zwycięstwa, ludzie wypuszczają remisy i dlatego szachy są takie fajne, nie? Tak, turniej kandydatów w połowie czerwca startuje, będzie w Hiszpanii rozgrywany. No tutaj raport nie odpuszcza oponentowi, nie wymienia hitmanów. Pytanie, czy to się nie obróci przypadkiem przeciwko niemu. E, bo teraz biały tutaj może się zaktywizować. Zaraz się zainteresuje pionkiem. No i teraz zobaczymy. Król... E7 i powiedzmy, że tutaj wjeżdża. A, widły. No i dobra. I, I dogrywka wtedy raport Wojtaszek. Z raportem Wojtaszkowi dobrze idzie na tym turnieju. Idealnie. Dobra widzowie, to pytanie, czy chcecie tutaj zobaczyć z nami tę partię, czy, czy nie? Czy Was nie interesuje? Widzowie raczej zgodni, że oglądamy. Dobrze. No więc tutaj, no właśnie, to są takie rzeczy. Które tutaj właśnie bardzo mocno wschodzi psychologia szachów, drodzy widzowie. Że w normalnej sytuacji obaj by pewnie w tym momencie nawet nie myśleli o tym, żeby tutaj cokolwiek mieszać. Ale to, co z Dawidem też wielokrotnie podczas naszych komentarzów na meczu Mistrzostw Świata, czy o czymkolwiek mówiliśmy, że na przykład turniej kandydatów jest dlatego taki fajny, bo tam zawodnicy z każdej pozycji próbują, bo jest jedna tylko nagroda. I tu jest bardzo podobne Tutaj też jest tylko jedna nagroda. No i muszą po prostu walczyć, więc tu będą próbować. Dawid, widz słusznie. E, Dawid, ty się głupio. Nie pytaj, nie pytaj, tylko ustal, że jak będzie 1200 lajków, to komentujecie dalej. Dobra, jak będzie 1200 lajków, to komentujemy dalej. Widziałeś? wszystko w Waszych rękach. Wszystko w Waszych rękach. myszkach. No dobra, tutaj e, Fiedosafe myślę, że nie jest przy desce, bo skoczek C4 mm. bardzo rzuca się w oczy. to tak, zerknijmy, co tam u Griszczuka. Tu jakaś grubsza zadyma wyszła, także jednak ten Sycyl dobrze się panu Francuzowi e, nie przysłużył, koniec końców, bo teraz goniec D5. No i tak wygląda smutno ta pozycja. Tak, no, to jest najlepsze określenie. Wszystkie figury czarnego w defensywie, wszystkie figury białego w ataku. Król białego całkowicie bezpieczny, król czarnego całkowicie niebezpieczny. Mhm. No dobra, więc myślę, że tutaj Gryszczuk powinien wycisnąć. Tutaj się jesypienko zastanawia, jak o, odpowiedzieć. Typowy. 40 ruch, nie? Tak. A tutaj Vidit sobie tam grają, ale to nie ma znaczenia Bracie, więc... Bez znaczenia, no Ciekaw jestem co sobie oparem pomyśli, jak tam pójdzie do pokoju, odpali Stockfisha, nie? No, to jest też takie w ogóle ciekawe na każdym poziomie. Co nie? Czy cieszyć się z tego, że się zremisowało, gdzie się miało minus 5, czy jednak kurczę, no mogę grać dalej. Ale no, mi się wydaje, że jednak smutny by był, no bo że smutny będzie jednak, no bo no jednak miał tę szansę, nie? W sensie, jakby się zgodził na remis w tej sytuacji, w tej sytuacji, że tam to F4 wchodziło, no to wtedy na pewno by się cieszył z tego remisu, nie? Tak, tak. Ale w tej końcówce no, to już na, na pewno się nie będzie cieszył, tak myślę. No ja bym się nie cieszył. Ja zawsze bym mówił, kurczę, no już wyszedłem z czegoś takiego i nie wycisnąłem, nie? A to jest też właśnie często takie psychologiczne, że wcześ, wcześniej miałeś wałka, no to sobie myślisz, a remis, dobra, super. Mhm. No ale obiektywnie pozycja jakby była do gry, nie? No tak, to też jest ważne takie podejście psychologiczne, że patrzysz na szachownicę i na to, co się dzieje tutaj, nie? Nie patrzysz na to, co, co się działo 10 ruchów temu, tylko teraz masz, nie wiem, jakość za dwa pionki, no to lecisz. Mhm. Czy w rap, raport i Fedese wiedzą o Remisie Radka? Tak, tak, wiedzą na pewno. Tak, no bo grają w tym samym pomieszczeniu, nie? No dobra, poszło skoczek c4, król e7, szybkie, no i teraz cóż, no można tutaj a3 rozbijać te pionki. W sumie czy... Znaczy, bo się tak zastanawiam, dlaczego raport tych hetmanów nie wymienił. Jakby jedyne uzasadnienie widzę takie, że po prostu jeszcze tutaj marzy o jakiejś wygranej i dogrywce. No bo tak obiektywnie, no to ten hetman na c6 potężny, a ten hetman na 7 taki sobie bym powiedział, nie? No, myślę, że to po prostu psychologia i to, że chce wygrywać. No bo jemu prze, prze, Remis zupełnie nic nie daje. Dla, dla niego pamiętam jak y, komentowaliśmy tę partię o, ostatnią w zasadzie w meczu o Mistrzostwo Świata, to tam właśnie ktoś, nie wiem czy na czat, czy ktoś powiedział, że dla Nepo Remis to jest tak jak przegrana, że on tam musi wygrać, więc tam poddymił i przegrał koniec końców. I tutaj jest trochę podobnie, nie? że no co mu z remisu, poza tam, że będzie mieć trochę więcej rankingu, koniec końców. Więc próbuję, ale obiektywnie to może przegiąć. Co jest dla nas złą wiadomością, mimo wszystko, nie? No tak, właśnie, żeby tutaj nie zaczął przesadzać, ale ciężko jest znaleźć jakiś inny ruch niż hetman A8, żeby się pozbyć tego gada, no bo jednak ten hetman na C6 sprawia, że czarny nie ma się gdzie ruszać, nie? No bo tutaj w defensywie ostro wieża E1, to, no to sprytnie chce tu rozrywać tę, tę pozycję, tylko że teraz hetman A8 forsuje, nie? Wymianę hetmanów. Znaczy, wydaje mi się, że ta wymiana, no to wtedy już jest super dla czarnego. Nie powiem, że tam jakaś duża przewaga, ale teraz łatwo do A4 dojść, nie? No dobra, to co on pochetło na A8 zaplanował? A tutaj nie wiem, widzowie, czy zauważyliście, ale obaj popełnili taki bardzo typowy błąd. Bo jak jest ten finał party, gdzie tam obaj mają mało czasu, no to przyspieszają, nie? Jest taka nerwowa końcówka. No i w pewnym momencie przychodzi dodatkowe pół godziny i wtedy trzeba wychillować, nie? I tak na spokojnie podejść do tematu. A tutaj widzę, że obaj dalej są w tym takim, w tym takim nastawieniu, że jest nie do czas i trzeba szybko grać. No i tutaj Fiedosejew właśnie zrąbał tym szybkim graniu, tak szczerze. Mhm. No bo teraz jeżeli Hetman A8 i hetwan odejdzie, no to ten hetman na 4, no to już stoi beznadziejnie, nawet skoczek C3 w ogóle z łapaniem tego hetmana wisi w powietrzu. No, jeszcze. A czy tutaj Hetman A5? Co tu się dzieje? No to Bo na A2 tak. chciałem odbić. W sensie. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przeoczyłem totalnie. I, w, I wtedy jeszcze pionem b 3 się zainteresuje. No dobra, no to w ogóle. O, widzowie, w sumie to jest ciekawe pytanie, o to się nie pytaliśmy jeszcze. Którą dogrywkę byście chętniej zobaczyli? Nie o, w, y, Wojtaszek Fiedosejew czy Wojtaszek Raport? No, dawajcie znać, bo ciekawe, ciekawe. Ja bym, trochę wbrew czatowi, ale jednak wolał chyba z Fedosejewem mimo wszystko. Jakoś tak. Pomimo tego, że to z Raportem tutaj wygrał, no to Raport to jest jednak silny zawodnik. A znaczy nie, żeby Fedosejew odstawał jakoś bardzo, ale jednak Raport to już jest taki jeszcze ściślejszy top, także... Tym bardziej w tych szachach szybkich, nie? Dobrze A. sobie radzi. No, także... No i też to jego takie przygotowanie dziwne, nie? To znaczy jednak... Z mniej lub bardziej jesteś w stanie przewidzieć co tam, jakie debiuty może pójdą, nie? jakąś tam pulę sobie wybierzesz, a jeśli chodzi o raporta, no to... Tak, więc chyba Fedosejew byłby lepszym wyborem. Mhm. Czyli żeby tak się stało, to musi tutaj paść remis, tak? Czyli jesteśmy za remisem. No ale po tym wieżaj jeden, no to się zanosi, że czarny będzie realnie cisnął, nie? Ja w ogóle tak staram się zrozumieć ten ruch. Co, co on chce, E4? Znaczy, E4. Tak? No, E4 jest bardzo logiczne, nie? Żeby otworzyć pozę i, i po prostu króla dalej atakować, ale. Ale no, Hetman A8 całą tę koncepcję psuje. Chyba, że co? on, no Hetmanem. Że tutaj gdzieś ucieknie, no ale to tak czy siak go zagoni, nie? I, i, i wieża A8, oczek C3 i Hetman złapany. No ale dobra Byle Fiedosejew nie wygrał nie? Więc czy, to, czy tutaj raport wygra czy remis To, to będziemy panie, zadowoleni panie. Zgadza się Jaki wynik tej partii będzie dla nas dobry W zasadzie każdy Poza zwycięstwem Fiedosejewa Czekaj bo widz poprawa. Nie z Fiedosejewem tylko z Fiedosiejewem tak, Fiedosiejew. Nie, nie ma takiej opcji. To tak się to toczy. Ja byłem słaby z rosyjskiego w szkole, ale na pewno nie Fiedosiejew. No ja nie wiem. Nie. Ja, Aj, ja nie. Nie pani Maju. Paruski, także. Co <śmiennie> 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 ty kurde ze wschodu jesteś? i... <śmiennie> no, ale ja się uczyłem niemieckiego. <śmiennie> <śmiennie> także. Władimir Fiedosiejew. Okej, okay, w ogóle poszło A8, tak. Fidasew. E, A, bo puściłem widzom, ty nie słyszałeś. A. Słuchajcie, widzę. Władimir, Fidasejew. Fidasje. Władimir, Fidasejew. A, okej. Okay. To takie ty... miękkie... No, 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 mówię To lektor mówił? Eee, nie, Tak, Głos jak ty. No jak, to no kosteniuk mówiła. No jak głos, jak ja. A, okej, okay, dobra, bo to pewnie ja nie słyszałem. A, bo ty ja słyszałeś, to, jak ja, to, ja mówiłem. Dobra dobra. Okay, dobra, dobra. dobra. Nie, bo tak sobie myśle, co, co ty kurde gadasz, nie? No. Na Czeskowy możecie sobie wchodzić. Tak, tak. Jest taka st st strona, y gdzie tam topowych zawodników. Wszystkich, jak, jak się czyta. Jaki jest taki. O, możemy Mamy Diarów sprawdzić, bo to w sumie e, nigdy nie wiadomo do końca. A, Mamy nie ma, bo nie, nie ma ten. E, no, a, azerbejdżańskiej sekcji czeskomu jeszcze. To się nie dowiemy, niestety. No dobra, Hetman A8 mamy. Choć mhm. sobie ciężko było znaleźć inny ruch. Ciekawi mnie, na ile ta pozycja po Hetman A8, wieża A8 jest faktycznie taka dobra, jak tutaj Pasek mówi. nie? Bo... No bo A A4 i problem jest taki, że czarny przejmie linię, nie? Znaczy tak, tak, nie? Tu powiesz, na ile realnie na przykład białe nie będą tego mogły tak po hamsku bronić stojąc, wieżą gdzieś tam na E2, po prostu bronić tego, nie? Mhm. Bo ten skoczek z C4 zawsze będzie kontrolował A3. Jak skoczek odejdzie i nastąpi jakieś D5, no to ten skoczek sobie wejdzie na E5 i też będzie zadowolony, bo jakaś kontra na królu. Hmm. Sprawdź Alirezę, no ale Ali... <laughs> I, i, irańskiej sekcji czeskową też chyba nie wiem. A, czekaj, 8 sekund, to kto to nagrywał? Alireza, firuzja. Alireza, firuzja. Dobra, jeszcze raz. Alireza, firuzja. firuzja. A, jeszcze raz. Alireza, firuzja. Firu firuzja. Alireza, firuzja. I róż... Kurde, to już chyba z pięć różnych wersji tego słyszałem, no <gry> dobra. Max, Ełby. O kurde, tego to ja nie dam rady powtórzyć. Max, uf. Nie. Max. Tr jak? Uf. A kogo No, Max <laughs> Max, Ełę. Max, łwy. Kurde, no ciężkie są te języki idź. Co tam powiem, no? jak wygra raport to jest dogrywka no dobra to myślę że jak okay. tu hetmany się wymieniły to co najmniej y, dogrywka z fiedosejem. no w sensie no nie ma opcji żeby tutaj fiedosejem wygrał no chyba że naprawdę coś poniosłaby ułańska fantazja raporta ale ale no to mm. naprawdę musiałby coś przyświrować, Fest. A wow, a 4? Ale a to tak się nie podoba, bo ten skoczek zawsze w na B3 powinien móc jakoś atakować. Chociaż z drugiej strony y, ma to sens, żeby nie wpuścić wieży do gry, nie? Tylko pytanie, kto linię C przejmie? Ta a chwila, a co po biciu? Aha, po biciu to pewnie wieża A1 od razu, tak, pomyślałem, że skoczek A3 to, to wieża B8, a tak... Tak, to... tak, 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 to, to by było fajnie, no. Mhm. No dobra, to teraz pytanie, jaki tutaj plan... No dobra, zacząć od skoczek E6, skoczek E4, żeby czaić się na skoczek D2 i wieża C8 D5? No nie wiem, nic mądrzejszego nie widzę, tak prawdę pójdzie. Ale znaczy w sumie ja to jest skoczka. przypał, bo, bo pionek no będzie właśnie. wisiał, nie? Dlatego w ogóle skoczka to ja bym ustawił na C3, tak szczerze. Yy, teraz? Bo zawsze mam te możliwości, żeby na E4 wejść jak coś. Mhm. A przynajmniej to. jestem zawsze to mam inne zdanie na ten temat. <grymne> Bo tutaj problem może być taki, że jak zagrasz D5 w tej konfiguracji, to e, skoczek całkowicie będzie zablokowany, nie? Mhm. No ale dobra, no powiedzmy, że skoczek F6 i teraz F3 D5 i skoczek E5. No faktem jest, że to czarny przejmuje linię. No, i będzie wjazd na C. Okay, tak, to to już źle wygląda. Ale z... tak na upartego, powiedzmy, że coś takiego. Mhm. W sensie, co dalej, nie? No bo słabość jest, no ale broni tę słabość. Ale jakieś wieża C2, może, żeby odciąć tego króla? No, pytanie, na ile wygrana jest taka wieżówka? No nie, no to, to musi być wygrane. W sensie podejdzie królem, mhm. się przebije. A nawet e5, wymieni i później ten. Wystarczy, że królem jakoś przejdzie, bo dwie figury pasywne, no to musi być wałek. No. no tutaj w ogóle jest koczek f6 taki fajny ruch, bo niepozorny, mhm. nie? No tak, żeby te... to d5, nie? Bo, bo inaczej bez wieży gra czarny. Tak. A mógłbyś sprawdzić, jak tam na kamura? Mógłbym, Czy jak najbardziej. A, no dokładnie, co chyba patrzyliśmy? Na ma doświadczenie, bo y, on też sobie grał tę y, hetmanówkę z meczu Mistrzostwa Świata z dwoma pianami więcej ze Stockfishem. Także ma świadomość, że te hetwanówki są trudniejsze niż mogłyby się wydawać. Ta. Dobra, widzę, jak obstawiacie? jesypienko wygra czy remis? bo wygrana jesypienki no to Rosjanin awansuje do półfinału remis no to Nakamura awansuje do finału no Griszuk tutaj ciśnie Griszuk jak tutaj. widzieliśmy a tutaj poszło o. to skoczek f6 no coraz bardziej się skłaniam ku temu, że faktycznie to yy, po prostu nastąpi tak. I co widzowie? Trzeba by szykować się na dogrywkę Wojtaszek Raport? Ile dajecie procent szans Wojtaszkowi na zwycięstwo w dogrywce z Raportem? Tam jest, najpierw jest Rapid, potem jest Blitz i dopiero potem Armageddon, nie? Tak. Okej. Okay. O, no niektórzy nawet 100%, no 100% to mi się wydaje, że jednak troszeczkę za dużo może być. Chyba, że jakieś insight info posiada widz. Tutaj na tym turnieju podoba mi się to, że nie ma tej trzeciej kontroli. Bo... No nie, no to już za dużo. No. Mm -hmm. Bo to Bo to jest z, stanowczo już... wystarcza ta jedna kontrola. <laughs> Właśnie. No cóż, odpowiedzi wahają się od 0 do 100%. <laughs> eksperci, eksperci... Yy, zdania ekspertów są podzielone, widzowie, ewidencję. Mm -hmm. No, i dobra, w sumie co ten Fido C C F ma tutaj robić? No właśnie, ja to, o to chodzi. I to jest, to jest właśnie, wydaje mi się, że piękno takich końcówek, że w zasadzie w dwa ruchy. Taki ruch Skoczek F6, który dla mnie osobiście był w ogóle nie dopowiedziany. No, nie wpadłbym chyba na niego. Przynajmniej tak na szybko. A tutaj okazuje się, że nie ma ruchu. Biały po prostu jest w z zwango. Hmm. No to chyba lepiej y, było się bronić y, bez tych pionków, co? Koniec końców. Mm -hmm. W sumie i tak, że i tak niedobrze, tak de facto. No ale... Nie, no tak myślę, tak. ale ani tutaj żadnej kontry. Właśnie taka nie jedyna nic. rzecz, o której ja teraz myślę, to może po prostu zagrać królem na F1 i po ruchu D5 skoczka, skoczkiem nie iść do przodu, tylko może skoczka ustawić na D2. I po prostu tak wiesz, formacja żółwia. Trzymamy wszystkim, co możemy, a w sytuacji, w której nastąpi jakaś wymiana, no to ten król już by był potencjalnie na D2 czy na E. Tylko, że wiesz, on wjedzie na C3, skoczek E4, wtedy już będzie wisiało. Takie piekielnie, piekielnie pasywne. No, jeszcze mm -hmm. czarne. No właśnie, to wiesz, jak nie widać nic lepszego, no to. No tak, z braku laku, no to jasne. Hej, no i co on teraz chce zagrać w ogóle? No, może odejść, nie? Grzecznie. No tak, ale. To to w sumie musi odejść. To... Nie, bez sensu. To... No właśnie, przecież na to Oszalał, oszalał, widzowie. Widzowie, w sejfowie psy... oszalał ewidentnie. No, psycha nie siadła, no? Tak. No bo zagro no no, wierzę C1, C1 jest... a tak, tak czy siak musi tutaj odejść. Chyba, że? No ale chwila, bo. Nie, no to no, nie, nie, nie ma to odejdzie... sensu. Jeszcze no, raz? Ma, no troszeczkę ma sens? No bo teraz, jak wierzę ty 1 to o? po t 5 jest na A5 bicie, nie? Tak jesteś nie ma? pewien? Bo ten skoczek nie wychodzi, nie? Okej. Okay. Nie ma tu nic takiego. No nie wiem, no ja tam... No nie widzę, widać, dobra. Nie ma się gdzie ruszać, no. To myślisz, że on to przeoczył po prostu? Nie mam pojęcia. Bardzo dziwne. Kurde, no ale rzeczywiście, no nie zazdroszczę. No bo białe, nie w ostatniej rundzie Remis ci daje tą dogrywkę. I w sumie pozycja no. taka, że Remis się zanosił. Mhm. I to jeszcze jakby on te błędy popełnił, wiesz, 36 ruch, no to okej, okay, ale... Tak, a tu 42, po kontroli, 42, 43, no, 4, to 4 ruchy bardzo... i zrobił sobie przegram. No więc widzicie, widzowie, błędy są popełniane w lepszych, w gorszych, w równych pozycjach. Taka to jest właśnie ta gra, że błędy są. Padło pytanie, czy w szachach jest jakaś polityka, bo ostatnio miałem spór z kumplem. Tak jest, jak wszędzie. Jest, jest. Jestem P1. No tak, no stracił ruch po prostu. Te 5 od razu poszło. Mm -hmm. Teraz kompek już proponuje skoczek A5. To, to, to no. dużo mówi o tej pozycji, no. nie? Tak już no, się no, pogodził no. z losem. Bardzo dziwne. Pokaż Hikamaru, proszę. Okej. Okay. Ciekawi mnie właśnie tutaj ta decyzja na Kamury. Czy zbija na b4, bo... No pionka by odbić, ale, ale taki pionek na a będzie bardzo problematyczny. No tutaj wszystko kwestia czy wieczniaka nie ma. Mhm. Tu no to no nie ale projekt. nie ma, bo a nie nie i idzie. No pytanie na... Yy, yy, jak, jak łatwe jest to do wygrywania? I powiedziałbym, że niełatwe. Mm -hmm. No bo ja trzeba by na, tak, rzucić król. szacha, zagrać król g2... Oj nie, teraz, no właśnie, podstawiłem już pion. Mm -hmm. Trzeba by najpierw, król, najpierw g2. król g2. Szacha tu, szacha tu i hetman b7. No ale znowu on może odejść. No i trzeba tak. by gdzieś królem iść, to... To jest takie, szczególne. drodzy widzowie zawsze w końcówkach hetmańskich, to możecie do śmietnika wyrzucić ocenę kompa. W sensie komputer zawsze znajdzie, że tam idziecie sobie królem przez 38 posunięć i dochodzicie do jakiegoś pola. Oczywiście to tam trochę przesadzam, nie? Ale, ale idziecie sobie w centralne pola, a człowiek tak nie potrafi. No, ludzie tak nie potrafią po prostu. Tak, to, tym bardziej te hetmanówki, nie? Gdzie tam w każdym Ta. ruchu masz 15 różnych szachów do policzenia i powodzenia, nie? No ale na pewno ruszy tym królem i spróbuje, no bo tam z drugiej strony też bez ryzyka, nie? No tak. Bo przegrać w tego Nie w takiej sytuacji, przegra. że nawet nie martwisz się, że znaczy to, że tam podstawisz jakiegoś losowego mata, czy podstawisz jakieś pionki? No bo tu musi ryzykować, więc na pewno tym królem pójdzie. Hmm. No mimo wszystko skoczek K5. No dobra, no to co? Wjedzie na E4. To nie z tym zamysł. No to też trzeba uważać chyba, nie? Bo po F3 skoczek T2. No tak, żeby się zapodział. Ale znowu z drugiej strony można. I w razie potrzeby H4 można go mm. zabezpieczyć, a wieża już będzie wjeżdżała. A w międzyczasie ktoś napisał na czacie, dziękujemy, że Oparin miał wywiad i powiedział w wywiadzie, że myślał o tym, żeby grać tę końcówkę dalej, ale po takim otwarciu to stwierdził, że już remis jest git nie? I, i że woli remis. No czyli psycha, czyli, czyli psycha hmm. siadła. No. Jak, jakby, jakby miał tę samą pozycję z gościem 1800, no to by grał, nie, bez, bez chwili zawahania. No dobra, teraz raport zaczął, zaczął się zastanawiać. No bo w sumie wieża C3 też wygląda dobrze, nie? Tak, de facto. No tak. I później skoczek E4, wiedzie. Mhm. Tak dobrze i tak dobrze. Nawet nie bardzo widać różnicy. Nawet może wieża C2. Tu po prostu trochę tak, jak w pewnym momencie powiedziałeś o partii Wojtaszka, nie? że tam tyle dobrych ruchów, że. Nie wiadomo, co wybrać. Ta. Jak raport wygrywa, to bez różnicy dla nas, no, no jest różnica, bo jakby to Fedosejew wygrywał, no to wtedy byłoby gorzej, nie? Mhm. A to już jest taka pozycja, że znaczy, już na 100% nie będzie do... ten. Już na 100% będzie dogrywka, bo tutaj jest niemożliwe, żeby Fedosej tę pozycję wygrał. A tutaj kurde. Fidełki. <laughs> to ile pieniędzy byłbyś w stanie postawić w tym momencie, że na pewno biały nie wygra? A myślę, myślę, że dość dużo. Przecież to nie ma, nie ma możliwości. Jest jedyna otwarta linia. To, to wszystko co masz od rodziców, kolegów i tak dalej byś pożyczył i postawił na to, że. Yy... A to też zależy jaki, powiesz jaki jak kursik taki, że się Aha. za podatek nie zwróci, to okay. <gryś> kurs z 101 to bym nie stawiał, ale okay. myślę, że dużo, no. Czy Wojtaszek awansował? Nie awansował. Będzie jeszcze, jeszcze, Tam jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie awansował. Spokojnie, powoli. Także jutro widzowie o 15.00 gryweczki lecimy. W sumie dwie, tak, będą. Co to z Dominguezem, no i Wojtaszek. Kurde, obawiam się, żeby psychologicznie Wojtaszek dobrze podszedł no właśnie, do tematu. Właśnie. No bo jednak Wojtaszek będzie po takiej partii, z której raczej nie jest zadowolony. No a za to raport będzie po partii, z której jest zadowolony, nie? Mhm. Mm Aczkolwiek wiesz, no z drugiej strony to też są profesjonaliści, ale też. Wojtaszek może być zadowolony, bo kurczę, jakby Oparin grał, to ani do grywki by mogło nie być, nie? Bo tam. No, <grym> prawda. Więc to też można patrzeć jako stracona szansa, ale można też Mogło patrzeć być na lepiej, porze, mogło no... być gorzej, no. Wiadomo, że raczej jest mniej zadowolony niż bardziej, ale, ale to też nie jest tak, że, że musi bardzo rozpaczać, tak sądzę. No dobra, tutaj w sumie wieża C2 teraz skoczek E4 natychmiastowo nie wygrywa, bo pionka F2 nie ma jak bronić. No właśnie, tak, tak wygląda. Chociaż no, skoczek T3, chociaż nie wiem gdzie skoczyć. Albo D3. może nawet od razu tutaj? Też teraz jeszcze daj, dajemy wejść na drugą linię, nie? I jakoś mhm. tak stoi. No w sumie to wieża C3. Nie no, wieża C3 był ok. F3 nie ma, nie, nie miał jak zabezpieczyć pola E4. Jest, jest porządź. No tak, tu wieża C2 właśnie takie fa fajne teraz jest. Bo wygrywa bardzo prosto, nie? Mm -hmm. Po wieży F1 zawsze mamy wieża B2 i koniec. Oh. No to zawsze takie matematyczne szanse, nie? Że się przeciwnik zaktywizuje, no ale jednak pionek bliżej pola przemiany niż. Niż ten pionek, w razie jak biały zdobędzie pionka A5, także ca cały czas wygrana. No dobra, nawet jak będzie remis, to i tak ok dla nas. Tak, tak, właśnie, właśnie, Nawet tak, może tak. lepiej, można powiedzieć. Mhm. Na pewno tutaj jakikolwiek wynik nie nastąpi, no to my możemy być w miarę zadowoleni. No chyba, że nastąpi. No chyba, że biały wygra, tak. tak. To wtedy nie No ale dobra, raport znalazł. Wieża C2 mhm. właściwie bez jakiegoś większego zastanowienia. Także absolutna dominacja czarnych figur. Tak. Widzicie, to jedna otwarta linia w pozycji. I ten, kto linię kontroluje, to wygrywa. Jakby była odwrotna sytuacja, że to wieża białego na linii C stoi, to już czarny by się wtedy tłumaczył. Tak. To też pokazuje, że no wiesz, każdą pozycję można grać sobie i w każdej pozycji można walczyć. <laughs> bo tam już po kilkudziesięciu ruchach mówiliśmy, że no raczej remisik, raczej tutaj nie za bardzo wiadomo co można robić, a tu proszę. Dobra, ja za chwilkę wrócę. Okej. Okay. Czy Radek będzie grać w Belgradzie lub w Berlinie? Jeżeli wygra ten turniej, to może na ten moment e, nie. Na ten moment jest jako rezerwowy. Więc jeżeli wszystkim dopisze zdrowie i okoliczności pozwolą, to Radek nie zagra. Nawet, a jakby tutaj na przykład wygrał albo zajął wysokie miejsce, powiedzmy wyszedł z grupy, no to może ktoś mu odstąpi swoje miejsce. Tak ja na swój chłopski rozum tak bym się spodziewał. Natomiast na ten moment nie. Jakim kolorem jutro by zaczynał Wojtaszek? A w sumie nie wiem. Chyba wydaje mi się, jeżeli miałbym strzelać, to będzie to losowane jeszcze. Aczkolwiek, może jak Dawid wróci, to spytamy. No nie wiem. Robię podsumowanie na swoim kanale. Nie robię akurat z tego turnieju. Czasami wrzucam jakieś partie, polecam sprawdzać. No tak, tutaj <laughs> dużo rzeczy wygrywa. Białe oczywiście mogą próbować skoczek D3 i skoczkiem, nie wiem, na C5 próbować lecieć, ale koniec końców tej presji od strony czarnego jest za dużo. Białe mają dwie słabości: mają słabość na F2, mają słabość na B3 i prędzej czy później jedna lub druga odpadnie. I no, spadnie, nie? Jak teraz zagrabiały F3, to prawdopodobnie wieża E2 po prostu kończy partię. Niestety nie mogę przestawiać, nie mogę sprawdzać, więc musicie mi wierzyć na słowo, ale prawdopodobnie tak by się to skończyło. Co musi zrobić Radosław Wojtaszek, żeby awansować na turniej kandydatów? Więc najprostsza droga jest taka, że wygrywa dzisiaj, znaczy inaczej, wygrywa jutro dogrywkę, awansuje do półfinału. W półfinale wygrywa powiedzmy losowo z Aronianem. W finale wygrywa z Hikaru Kamurą. Też losowo mówię. Oni nie muszą być w finale. I wtedy dostaje 17 punktów za ten turniej w Grand Prix. Wtedy Ding, który jest na jego miejscu, musi powiedzieć, albo stwierdzić, że albo nie dostać po prostu wizy po raz kolejny i mieć te problemy polityczne. I wtedy będzie sobie. Yy, Mógł odstąpić miejsce dla radka, no i wtedy Radek sobie poleci dalej na kolejny turniej, który też wygra i awansuje do w turnieju kandydatów. Taka powiedzmy droga musiałaby czekać, aczkolwiek jest ona dość mało prawdopodobna. Przede wszystkim liczymy na to, że Radek wygra jutro. Małymi kroczkami. Brzmi jak dobry plan. No dobra, to co? Skoczek E4, zgodnie z zamysłem, nie? A. Chyba, że tutaj jeszcze wieża C1 się obawia. A. Powiedzmy, wieża D2. To na pewno trzeba policzyć, nie? Ale tutaj no. Dużo liczenia nie ma, nie? A czekaj, czy ja tam mata nie podwaliłem? Czekaj, czekaj, czekaj. E, nie, nie, nie. Nie, bo skocze K5, no ale nie zdąży. Dobra. A, okej, okay, okej. Okay. A tak, no tutaj to po prostu jest ogrom ruchów, ale myślę, że najprostsze jest właśnie skoczek E4 i powierzcie, co ja ten. No ta skoczkówka raczej wygrana by nie była po wymianie, ale ta wiarza może po prostu sobie odejść i, i tak jest bardzo aktywna. Mhm. U Hikaru, proszę Państwa, doszło do tej sytuacji, którą widzieliśmy. No i tutaj zdziwiłbym się, jeżeli to Jessy Pienko dałby radę wygrać. tak że... No, myślę, że tutaj będą grać jeszcze z kilkadziesiąt ruchów, ale jakbym miał stawiać cokolwiek, to na remis. Tak, no bo biały jedyną szansę na wygrywanie gdzieś tu ruszyć tym królem, ale ale no wtedy na pewno jest jakiś wieczny szach, no i ty, tylko kwestia, mhm. czy, yy, Hikaru czy tam Kikaru, tak, czy podolicza, no ale on jest raczej znany tego, że dolicza dobrze, więc... Tak. Ja. A jak tam jeszcze Griszuk? Tam już docisnął, czy jeszcze nie? Och. Dalej już walka prawie. trwa. Tak, okej. Okay. Przy równej ilości punktów dogrywka drogi widzu będzie. Tak, już nie ma szans, że. Tak dla widza, który dopiero dołączył, jeżeli tacy są, już nie ma szans, żeby Radek bezpośrednio awansował. Na pewno jutro będzie dogrywka, ewentualnie Fedosejew wygra, ale to graniczy z cudem i wtedy w zależności od wyniku tej partii zagra albo z raportem, jeżeli raport wygra, albo z Fedosejewem, jeżeli Fedosejew wyremisuje. Jest jakiś szachista z absolutnej topki, który nie jest znany z tego, że dolicza. No nie, no, ale to oczywiście jest krót myślowy, że są zawodnicy, którzy po prostu słyną z tego, że potrafią grać bulety i podczas buletu przeliczyć więcej niż ja. Przeliczę podczas, to, nie wiem, pół godziny. Oczywiście znowu, troszeczkę Van hao na przykład. Proszę? Wankhao na przykład dużo przez takich blunderów walił, nie, no nie tak. doliczał, nie? No tak, na turnieju kandydatów to były. Było tam różnie. O, teraz Więc... y, odpaliłem sobie czołówkę, nie? I tutaj jest gość y, z Hiszpanii. Y, Vallejo Pons, chyba mm -hmm. to się czyta. No to sprawdzę, jak się czyta. Co się nowego daje. <laughs> ja myślałem, że Vallejo, Vallejo Pons, ale nie wiem. No tak próbowałem powiedzieć, ale nie wiem, czy mi wyszło. Francisco Vallejo Pons. Vallejo. Pons. Francisco Vallejo Pons. Okej. Okay. No to on miał, znaczy śmieszny, śmieszny jak się z boku słyszy o tej sytuacji, ale miał przypał. Mianowicie grał sobie w pokerka na internecie. No i tak grał sobie, grał, i w pewnym momencie z urzędu skarbowego przyszło mu wezwanie, że ma tam ileś set tysięcy euro podatku do zapłacenia. Yy, za, za tego pokerka. No i teraz sobie pomyślicie, no dobra, chłop wygrał tam pewnie parę milionów, no to się należało. Najlepsze jest to, że nic nie wygrał, tylko, wiecie, raz wygrał, raz przegrał, nie, trochę zyskał, trochę stracił i ciągle miał tyle samo, nie, bo tak forfanso je grał. Ale urząd skarbowy mu policzył tylko te razy, gdzie wygrywał i że tak jakby od każdego tego razu ma zapłacić. I tam go ścigali długi czas. I dopiero, dopiero odpuścili mu w sytuacji, jak właśnie ten Vallejo Pons poszedł do Czeskoma i Czeskom w mediach zaczął dymy robić i dopiero mu ten urząd skarbowy hiszpański odpuścił. Okay. To jest kurde dramat, nie? No tak. W sensie wiesz, jakiś urzędas musiał to przyklepać, nie? Mm -hmm. więc, więc tego chłopa, który pomyślał sobie a Walniemy gościowi nagle, nie wiem, dajmy na to pół miliona euro do zapłaty, będzie fajnie. No to kurde, nie mm. wiem jaka kara by była. Odpowiednia. Granie Londona do, do końca życia 10 godzin dziennie w buletach. a to chyba nie byłoby wystarczające. No. Okej, okay, skoczek G4 zostało doliczone. No tak, no, wiadomo, że wszystkie figury muszą do akcji wkroczyć, nie? Także mm -hmm. bardzo logicznie. Prosty, prosty ruch. No i to myślę, że wierza C1 to jest jedyne. Albo jeszcze wierza B2, jest opcja, a tak, wtedy to... jeszcze gorzej w sumie. Ale Chociaż... właśnie, czy wtedy nie można zbić po prostu, nie? No I... i po prostu pionek, jo. Tak po hamsku. A jeszcze najlepsze właśnie z tym ponsem było, że y, to nie tylko je, jemu tak ten urząd skarbowy przywalił, i w pewnym momencie było tak, że y, to prawo, na podstawie którego ci urzędnicy zasądzili tak jak zasądzili, to już zostało zmienione. No bo się w, w międzyczasie tam chyba zorientowali, że to debilizm ostateczny, y, ale dalej, y, dalej urzędasy go ścigali na podstawie tego starego. Mm -hmm. z podejścia. No po prostu kurde... Dramat, no. Ta, ta, ludzie tacy są. No wyobraźcie sobie, że budzicie się rano i macie pół miliona długu, nie? Tak z bomby. Przecież to jest kurcze... Z... A tak nawiasem mówiąc, na początku turnieju jak z Miłoszem komentowaliśmy, to tak Stwierdziliśmy, że może być tak, że grupę wygra ktoś, kto jedną partię wygra, resztę zremisuje, albo, albo dwie wygra, resztę zremisuje. No i się no. okazało, że jedna wygrana i reszta remisy. No. wystarczy, nie? Tak, tak A teraz w, do, w dogrywce Wojtaszek może wszystko wyremisować i jak dostanie w ostatniej czarne, to też remis da mu wygraną, nie? No. To by było Ile zabawne. Pięć remisów w klasykach i pięć Cztery... do Tak, i pięć dogrywka. no. Jedna wygrana, dziesięć remisów. <laughs> <laughs> I tak nawiasem mówiąc, nie to nie to, że złośliwy jestem, nie? Ale przypomnijmy, co się co do zagrał. O, no, bo kto gra skoczek C6, znaczy. No, a nie dobra. No, no właśnie, to, no nie to, nie to jeżeli takie na... dziwne skoczek C6 działa, no to. No ja nie, mam. To, to wiele, ja, wiele mówi o tym otwarciu. Ja to wiecie. Ja byłem szczęśliwy jak Jan Krzysztof Duda. Zagrał Londona i wygrał. A teraz to trochę cięższe dni przed londoniarzami. Tak, no i raport ewidentnie yy, wkurzył się po tej przegranej z Dudą w Londonie i tam przygotował sobie skoczek C6 w drugim. No, ale przynajmniej przyspieszonego Smoka coś nie widziałem na najwyższym poziomie, a tu proszę, w Londony jednak są grywane. No, to ci Przez po, po streamie ci pokażą. się doceniają. No tak, Duda przecież chociaż wygrał Smoka. No, ale grał też Londona, także się wyrównuje po raz. No właśnie, Duda to tam... Podtrzymuje nas na duchu, nie? A w zasadzie, jak drugiej, bo widziałem, że takie pytanie było, jeżeli drugiej, i trzecie albo trzecie i czwarte miejsce mają dany tyle samo punktu. To jak oni naliczają? To tam już jest tak klasyfikacja pomocnicza jakaś? Bo wiesz, yes. no i inne... Jest. Już, już okay. ci powiem jaka. Eee, albo ci nie powiem. Nie, <grym> nie musisz. Ale no, bo domyślam się, że dogrywki nie grają, nie? To szczerze to nie pamiętam, bo tylko mnie interesowało to pierwsze miejsce, nie? <grym> No dobra, panie Wladimirze To czas najwyższy Pogodzić się z losem W sumie przypał, bo Rosjanin na Na trzecie miejsce spada, nie? W ogóle mm -hmm. Dwóch, Rosja, dwóch, dwóch Rosjan. Rosjan, tak Trzecie, dwa ostatnie miejsca <śmiech> <śmiech> Jeszcze jak jest i ko tutaj nie wygra, to w ogóle Żadnego Janina nie będzie. A proszę. No cóż. Top 4. Bo w turnieju kandydatów już jest dwóch, tak? Dwóch, tak. Nepo i Karjakin. Tak. No i już wystarczy, nie? Tak, nie niech tak. dadzą szansę Teraz innym się wykazać. Niech dadzą szansę dwóm Polakom jeszcze. <laughs> tak. No nie, no bo tutaj no, gość po prostu nie ma co zagrać, nie? No, wiadomo, że. Będzie jeszcze próbował gdzie wyliczyć, gdzie tutaj największe szanse są, no ale to już takie szanse tylko yy, matematyczne. Okej, okay, h4 w ogóle. No czyli stara się tak zachęcić do zagrania g4, no i wtedy jakaś blokada, nie? Ale, mhm. ale po prostu tutaj i skoczek D, d2 później. No w sumie ten ruch h4 taki... Powiedziałbym, że nawet ciekawy, nie? No bo. No jakaś próba, nie? Coś tam próba, no. coś tam stara się utrudnić oponentowi, także na pewno. Tylko co jest po. Mierza, te 2 No, no, no Skoczek po prostu. No E5 chyba jedyne, nie? I nas mm -hmm. Skoczek. No ale Skoczek C6, to tam za zaraz znowu pewnie straci, nie? Tak, no ile tu jeszcze jakiegoś mata nie dostanie takiego. No i teraz nie wiem, czy tu i tego pionka, czy tu i tego pionka. No bo tam ta wieża no, to za dużo nie, nie podziała, nie? Tak, tak. Ale to zawsze zawsze chciałoby się tak wygrać, że przeciwnik totalnie nie ma żadnej kontry, nie? Tak, takie tutaj... partie niestety. Rzadko rzadko, się tak, rzadko się to zdarza. Tutaj jednak troszeczkę do mm, troszeczkę aktywności biały dostaje. Mhm. A też zawodnicy myślę, że tutaj yy, no te 10 minut obaj mają, więc na pewno zaraz przyspieszą. <laughs> Okej, okay, czyli skoczek D2 tak najprościej. i Wydaje mi się, że on chce po prostu wymienić wieżę? Powierzchnię C1. A, zbić no. na H4. Tak? No ale w sumie to będzie do przebicia tak średnio. Bo biały tu stanie królem, okay. tu będzie broń. <grym> ale może tego pionka, nie? W sensie na tej zasadzie. No tak, jeżeli, jeżeli zbije, ale jak nie zbije na F4? To wtedy już to, to mi się podoba, bo nie ma blokady. No hmm, ale król D2. Aha, i tak po prostu. Nie. Tak, nie bo po prostu jak Pionek bardzo. stoi uh -huh. tutaj, to króla nie ma jak wrzucić, nie? A, Czyli a, widzicie. Okay. Totalnie wygrana. To totalnie wygrana jest od pół godziny, ale dalej trzeba się wykazać precyzją, nie? Więc to jest ważne w szachach, że do, do samego końca trzeba uważać. Sprawdzać. Mm -hmm. tak dalej. No właśnie, teraz chyba musi być wymiana, nie? No bo jakieś wieża A2 to tak już przesada by była. Mm -hmm. Mhm. Okay. Jednak widzicie, widzowie, zawsze, zawsze się potwierdza, że aktywne figury robią robotę, nie? Mhm. Tak, taki niby detal. Jeden skoczek aktywny, drugi pasywny, a, a to decyduje całkowicie o wyniku partii. No, ale ten ruch F4. Nie wiem, czy mając na przykład 10 minut na zegarze, nie zdecydowałbym się po prostu zbić tego pionka, zbić na H4 i po prostu. I że jakoś to będzie, tak? Znaczy, <gry> tak, no to, to, to jest. To, jakoś to, uh -huh. to To tak właśnie często się pojawia taki błąd, że a zdobędę pionka, a później pomyślimy, nie? A później się okazuje, że nic nie ma. Więc to zawsze czasu trzeba rozważyć. No, ale. No, gość 2760, nie? Tak, tak. To myślę, że akurat. Dla niego to nie jest jakiś wielki problem. W sumie dobrze. No, do, dobrze by było nawet, jakby, przy oczu raport, mm -hmm. nie? I mm -hmm. renisik. I wtedy z Rosjaninem. Tak, tak, tak. Po, potencjalnie ogóle... byłoby łatwiej. Okej, okay, nastąpiło bicie. Pamiętasz jak ten, jak wcześniej. E, raport jednak zostawił te Hetmany na szachownicy i tak myśleliśmy, nie no co, on tu próbuje w ogóle przeginać. A tu jednak dał sobie radę. I F4 od ręki, wow. No ale to e, znowu no bardziej Fiedos, Fiedosejew prze, prze, przegiął, tak? Znaczy, no tak. Tak, ale jednak jakby tam nastąpiła ta wymiana hetmanów, no to wiesz, to co tam byśmy... Hmm? E... o zwierząt do tego, że jednak to, że zachował hetmany i wymienił je w takim się koniec siebie koniec momencie, końcu. jednak to mu się tomu oddało, nie? Mhm. No tak, to też racja. No dobra, także znalazł w sumie, kurczę, w moment. No to jest ta precyzja. Mhm. Dobra, jak myślicie widzowie, czy tutaj do Mata będzie grał, czy tam prawie do Mata, czy gdzieś tam za parę ruchów się już podda finalnie? Tak, jest I 54. 54 ruch, ruch, także... Tak, 54. posunięcie. Termometr, coś się nie może zdecydować, koniec końców, czy bardzo przegrana, czy tylko trochę przegrana. <noise> Panie, jakaś reakcja, no, albo graj, albo się poddaj, no. No, no właśnie, nie? To jest... Może dochodzi do siebie, że kurczę, no, szczerze mówiąc, pozycję sprzed 15 ruchów przegrać, no to... Gramat. Nigdy byś nie obstawił, nie? Że... Nie, nie, nie. To będzie przegrać. My tam raczej spodziewaliśmy tego, że to raport tam będzie... Zachow... Jak zachował te hetmany, to raczej żeśmy się spodziewali, że to... Raport w ogóle będzie miał problemy, mhm. nie? tak. A tutaj się odwróciło. Widzicie? Los chce ze mną grać w pokerę, raz mi daje, raz zabiera. Ruch przed matem będzie czekał 9 minut, a potem się pod. No są, są takie gagatki, ale to raczej wiesz, jakieś mistrzostwa Polski przedszkolaków, nie? To jednak bardziej y, powa poważniejsze zawody. Chyba, że się po prostu stiltuje, nie? Że że ta dogrywka mu przeszła koło nosa. A, to na pewno. I ach, kurde. I do, i do końca. A wiesz to ja znam jednego zawodnika, który już tak, powiedzmy, całkiem niegłupio gra, bo tak na poziomie 1800-1900 w szachach klasycznych na żywo, który zawsze gra do mata. W sensie każdą jedną partię, nie? A dlaczego? Bo za dzieciaka kiedyś... No, to po prostu goś zapatował go niechcąco, nie? W totalnie wygranej mhm. i po prostu goś stwierdził, że jeżeli do końca życia, chociaż jeden mu się taki pad z znowu trafi, to to warto spróbować. No, no są tacy ludzie. Ciekaw jestem, tak. czy to nastąpi. No, szczególnie że wiesz, o ile ja na przykład zawsze osobom, które mają tam ranking 1400 czy 1200 bez ELO, czy, czy tam. Jak są na pierwszym poziomie, to raczej teraz muszę grać do końca, jeżeli gram z drugą taką osobą, ale tak już od pewnego poziomu po prostu, no jednak nie wypada, chyba nie. Tak. Raczej gra się do momentu takiego, gdzie kończą się po prostu takie praktyczne możliwości. No bo jednak wiesz, mar więcej to nie jest praktyczna możliwość. No dobra, król G2 mamy, więc król tutaj czarnego biegnie. Nawet też nie można zagrywać lecić. Tak. No dobra, a po król F6 jak nastąpi bicie na F4? I król na G3. Aha, po prostu idziesz po pionka na E4. Jo. Oj. No tak, tak. No i król pasywny i skoczek pasywny, to musi być wałek. No tak, i mamy królewszość. No, to tutaj trzeba też przyznać raportowi, że teraz już na takiej pewności, nie? Jest pewny siebie. Dobra, zerknijmy co tam u tego Nakamury. O, nawet nie A. ruszył królem. A, to w ogóle jeszcze ten pionek drugi. Może wiesz, Hetman d 7 d 3 Chyba, że wiesz, on sobie policzył coś, Hetman E8, król H7, Hetman E4, Hetman B7, nie? Na tej zasadzie. No ale czarny może teraz swoim pionkiem w ogóle iść potencjalnie. Mm -hmm. Chyba, że teraz tym królem chce podejść. No zdobędzie pionka i będzie testował, nie? Technikę na kamury. Mm -hmm. Znaczy tak, to jest też taka niewdzięczna pozycja do grania. Z obu stron, w zasadzie, no bo biały musi próbować, czarny. Czarny musi uważać cały czas. No dobra, pięć minut, to to tutaj już ra raczej, A, no raczej tutaj... szybciej będzie mhm. grane. No ale, co, wybitka no tak, na e3. Wybitka na b3. na b3. Nie wiem co królem podejdzie, skoczek f4. Kopionek idzie po prostu. Mhm. Tak, to, to już jest koniec, bo zawsze na skoczek d3 mamy skoczek c4 i... Huhuhu. Mhm. No, w sumie ciekawe, czy partia... Do którego momentu on będzie jeszcze grał, co nie? Bo to jednak... Wydaje mi się, że czasami jest tak, że się próbuje po prostu, no już nawet jak wiadomo, że nie ma szans, no to też z przebiegu partii będzie próbował prawdopodobnie. Tak, tak, bo poddanie się nie następuje wtedy, kiedy jest przegrana, tylko wtedy, kiedy się pogodzisz finalnie, że jest przegrana, nie? Tak, <sum> tak. Ta. Nie no, widzu Hydra z tym, Wojtaszek prawie przegrał pod koniec, to bez przesady, no tam Biały na pewno mógł cisnąć, ale że prawie przegrał, to, to nie. A, Wydaje a... mi się, że tam przewaga Białego na koniec była mniejsza niż przewaga Wojtaszka wcześniej. To, to na pewno, nie? Ale za bardzo się sugerujecie tym paskiem według mnie, nie? To jest Rzecz, którą zauważam już od dawna. A zauważcie, że niejednokrotnie ten, yy, ten pasek potrafi robić fikołki, nawet jak gdzieś się nie zmienia. Albo pokazuje najlepszy ruch, gramy najlepszy ruch, a tu nagle jest fikołek w drugą stronę. Znaczy tam spada przewaga z plus 2 do, do 0,5, więc... Okej. Okay. Pionek został cichnięty. Tak. Ale taka bardzo ładna techn technicznie partia ze strony... Raporta. Mhm. Kurczę, jak, jak to ograć gościa, nie? w totalnie symetrycznej strukturze. Tak wydawałoby się, że tam nic nie może się wydarzyć niespodziewanego, a tutaj bach. Mhm. Z grupy wychodzi jedna osoba. Dlatego bardzo ciekawy turniej, bo tylko liczy się zwycięstwo. O, tutaj chyba białe już są pokazane z porażką, bo jak ktoś wykonuje szybko ruchy, to tak jakby już chciał tylko dograć, nie? No też nie ma na czym myśleć po prostu. Inna sprawa. No ale teraz w ogóle myślisz, że jeszcze pionka mu będzie chciał zakosić? Mhm. Albo tego pionka do wyboru do koloru. Ja bym chyba wolał wziąć na na H. W sensie wiadomo, te dwa pionki fajne, ale jednak dwa jak z dwóch stron pójdą, to... Tak, tym bardziej, że skoczek jest taką bardzo wolną figurą. Żeby łapać pionki na obu skrzydłach. Mhm. Pytanie teraz, na czym raport myśli? No skoczek mówi, C4? Że tutaj... Myślę, że liczy skoczek E4. Nie, myślę, że on liczy skoczek E4 i co po skoczek. Skoczek E5 i skoczek tam wiesz, czy z... zdąży zbić pionki, ale chyba nie. Nie, no, przede wszystkim to traci tutaj od razu, nie? No tak, ale potem zbije na C6. Znaczy no, zbiję tego. Z tym, że no, król pójdzie w drugą stronę i tu już jest po prostu doliczony. No Znowu to jest no, lepiej doliczyć mimo wszystko. Ja szczególnie, że nie wiem jak ty, ja osobiście na przykład nie lubię grać skoczkówek. Znaczy nie tyle, że nie lubię, co są takie bardzo uciążliwe, nie? że tam te skoczki tak potrafią tak poskakać, że czasami tę... Ten ciężej sobie wyobrazić, nie? Też, też te ruchy w głowie. Ale to na przykład bardzo fajnie pokazał Carlsen w meczu o Mistrzostwo Świata, że nawet jak już miał taką totalnie, totalnie wygraną, ale miał dużo czasu na zegarku, to siedział, liczył dokładnie, do końca sprawdzał, yy, że, żeby się gdzieś nie, yy, tak. nie walnąć, nie? Było to trudne do komentowania, jak tam widzieliśmy już, że jest plus tam 4, a, a on siedział przez pół godziny, ale no to po tym się poznaje takich najlepszych zawodników na świecie, nie? Mhm. A ktoś napisał na czacie, że jest piękno remis. Ha, taki śmieszny, nie? Dwa, cztery Hetwany będą. Ale to w sumie dziwne, bo tak po hetman D7 te cztery lata temu poszło? to się wydawało, że ten, a to on tak puszczył. A, opuszu. bo nie zablokował pionka. No, no ale... Czyli to podpisanie remisu, co dość dziwne, to znaczy Ale w sumie dawało. i tak byłby remis, bo królem ale nie ma jak podejść. Ale coś bym mógł spróbować, no fakt. Mhm. No tam, tutaj remisik. No dobra, to proszę państwa Hikaru awansik już ma pewnym. Mhm. Nawet bez dogryweczki żadnej. No, to nice. Czyli, no, to takie w sumie jak mówiłeś: też, pewnie dwie osoby, które mogą być. Znaczy, no, trzy osoby, które są raczej niezadowolone z dzisiejszego dnia, no to to pewnie Wojtaszek i pewnie. Wesley So. No bo tam, że, że Fedose, jest smutny, nie no to wiadomo, ale jednak. Wesley So miał tam dużo lepszą pozycję, a. Tak, tak. A zakosił pionkę niepotrzebnie i czarny wjechał tutaj z konterką. Mhm. I się nagle zrobił, rymisik. Mhm. Hm. Chyba, że sobie stwierdził, że Dominguez, ale nie, no to. No, tak raczej, szczególnie, że po prostu no, dobrze stał. To, to tak, nie tak, tak. To iść. No kurde, chłopaki, no dajcie już spokój, już kolacja się zbliża, no. <noise> no właśnie, dzisiaj nie pojemy kolacji. Ale po, powiem wam, widzowie, że te, te szachy, to się po prostu zapomina o wszystkim, nie? Ja teraz powiem wam od Trzech dni jestem na diecie, no i powiem wam, że tak mnie pierwszego, drugiego dnia wieczorem, jak tak zjadłem kolację, no to mnie tak zasysało, nie? Że jeszcze coś bym wsunął. A wczoraj grałem tę yy, arenkę, no i yy, od 18, nie? Tak się wkręciłem, kurczę, zapomniałem. Bo te emocje, tego się naparza. Zapomniałem totalnie o kolacji, dopiero się zorientowałem. Tą, jak się położyłem spać, że o kolacji zapomniałem, nie? No. no z tymi szachami no, tak prawda. jest. Tak, to czasami ja na przykład czasami w te dni, jak jedziesz sobie gdzieś na turniej, i czasami się tak zdarza, no niestety, że jest podwójna runda w jeden no. dzień, to wiesz, co. To... Czasami się jak potrafi, tam nawet jak nie zdąży jeszcze zjeść obiadu, to cały dzień, tak wiesz, z takim... tym I też no wiadomo, odczuwa się już potem, ale to nie jest takie, jakby miał przez cały dzień nie jeść. Nie? To no. jest po prostu te emocje i taka, taki stres. No nie wiem, co tutaj potężny raport jeszcze doliczę. Czy tak po prostu dla perfekcji, czy... do, do samego, samego końca, czy czy tak coś tutaj tak... realnie mu nie pasuje? Może tak siedzi i tak jest, patrzy w oczy Fedosejewa i się nad nim psychicznie jeszcze znęca. <laughs> Dawaj, poddaj się to ja Widziałem kiedyś na, na turnieju że gra, gra dwóch y, ziomków i jeden ma totalnie wygraną, nie? I tak do tego drugiego no weź stary, no masz przegrane, weź się poddaj, nie? I ten drugi tak popatrzył no dobra, nie się po to. No. Okej, cztery minuty. No tyle dobrze dla raporta, że to jest taka pozycja, że tu no nie ma nad czym się jakoś bardzo głowić. W sensie, no nie musi wykonywać skomplikowanych ruchów, więc tu nawet na sekundzie by pewnie ją ugrał. Tak, tylko chcę posprawdzać mocno. Mm -hmm. Co dalej po tej grupie? Jutro są dogrywki, a w kolejny dzień są yy, półfinały, już. Także są półfinały, a następnie finał. Czyli jak dobrze pójdzie, to Radek może jeszcze zagrać bardzo dużo partii. Klasyków <grym> może zagrać jeszcze 4 <grym> a łącznie z dogrywkami to z dziesięć, nie? Tak, dziesięć. Ale. Jeszcze mówimy, że w, ogólnie w turnieju? W sensie, ile partii Wojtaszek może zagrać w turnieju do końca, czy jak? Czy, no tak, tak, no chyba. Czekaj, tak. czekaj, to tak. To nie, to... No to powiem 5. ci, że przy dobrych wiatrach to może zagrać 14 partii jeszcze w tym turnieju. A, nie, czekaj, 19. 19, tak, jeszcze jeszcze jest jutrzejsza dogrywka. dogrywka, no. Także widzowie, jeszcze partia 19... partii przed nami przy dobrych wiatrach. Mm -hmm. 19 remisów i, i cyk 17 punktów za zwycięstwo. Tak, tylko jedna osoba wychodzi gru z grupy. Ja, żeby się tutaj nie zagapił, nie? Bo się wkręci mm -hmm. w jakieś yy, dalekie warianty, a tutaj cyk, cyk, cyk. Tak, tutaj by the way, oficjalnie już Hikaru Remis. Tak, także Hikaru wygrał swoją grupę, proszę Państwa. Mhm. Pół przewagi. Także na luzie. No, na luzie to może za dużo powiedziane. Ale... <tak>, tak, no. Jakby dzisiaj była równa partia, to okej, okay, ale tam no, był ciśnięty, z tego co widziałem. Także... Tak, tak. No właśnie. Przecież tam, jak to cytując, cytują, plus 4 było. 4. Tak, jak jest i Pienko Przyfarcił na komura, nie? Przyfarcił. Przyfarcić też trzeba umieć, Witowy. To jest taka prawda. Tak, ja tak zauważyłem, że im, im więcej trenuję, tym częściej mam farta w szachach. No. Jak już tak się zdarza. Zbieg okoliczności chyba. No. No, e, panie, bo już poniżej dwóch minut. Może ja odświeżę? No nie. Już zobaczę. Wykrzyknik: partie macie komendę, także, jeżeli ktoś dowolne partie chce sobie poprzeglądać, jak to tam było, co tam szło po kolei, co się zadziało, to. To możecie sobie ob obczaić samodzielnie. Szachownica wam się zawiesiła? No to czekaj, czy bierze? Nie, nie da zawiesiła Dalej się. ta sama Chyba, pozycja. Że... Tak. Chyba, że jakiś lag transmisji poszedł. Tak, mógłby być, bo na innych... Z tego co widzę, na innych... W transmisjach jest inna poza, tak? Tak, tak. Znaczy ta sama jest poza, więc musiałoby się wszędzie A, zlagować. wszędzie zawiesić, okej. Okay. No nie wiem. No w każdym razie, no tutaj 36 sekund. To. A nie, chwila, bo tutaj chyba w ogóle nastąpiło z tego co widzę na takim podglądzie: skoczek E4, skoczek F3. F4, tak? Tak, 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 tak. Skoczek G3, król D3 i król F5. Taka jest chyba aktualnie pozycja, tak mi się wydaje. Ale no, trudno powiedzieć. Hmm. No dobra, to jakiś lag musiał polecieć. Jeszcze raz, skoczek E4. Skoczek F4, skoczek G3, król D2. Król F5, król D3, król G4 Kij. Tak, bije, a, znaczy, no tak, tak mi się wydaje. Okay. Koczek F4, Koczek T3, G6. Oczek zbił. I chyba taką pozę mamy teraz. Okay. I E4. Nie, no to... O, okej. Okay. No to jest taki właśnie największy przypał, Bo wiadomo, że wygrana, nie? Ale jednak mm -hmm. przeciwnik będzie tu świrował, pójdzie sobie tym pionkiem. Ale nie no, no, dwa piony no to jest kohlustrzane. dwa no to za dużo. Dobra, także taką pozę. A nie. Taką pozę mamy aktualnie. Mm -hmm. No mówię, te skoczkówki zawsze tak sprawiają problemy, bo. No, no po prostu. Zawsze te widły, nie? I co? Tak, zawsze jakieś, widełki, no? jakieś. Podejście królem tutaj, jakiś jeden król coś złapie, drugi coś złapie. Po prostu jest dużo takich możliwości, które są mało intuicyjne. Tak, z końcami to jest łatwo. Jeden mhm. chodzi po białych polach, drugi po czarnych i jest ok. Dobra, zbił. No to król B4 na pewno. I teraz musi to skoczek B6 dokładnie zagrać, i wtedy pionki I idą. Dać. Tak. A, a skoczek blokuje tego pionka, w razie co? No a skoczek musi ciąg ciągle pilnować na H4. A w partii jednak skoczek C3, no to też pionek jest zablokowany, no. i A4 można tak grać. Gdzież tutaj C4, król C4 i co? A3? Tak. Mhm. Tak, to też. Nie, skoczek tu, tu, tu. Nie. O. No. Nie, czekaj, bo jeszcze później trzeba pchnąć jakoś. Skoczka na C1 Aha, okay. przestawi. Nie, to nie wygoni. No to czekaj, jak to jest wygrane. A, wytempuje po prostu. Bo nie, nie może przez nieskończoność stać na B2. Dobra. Okej. Okay. No, bo skoczkiem się nie może ruszać. pionkiem też się nie będzie mógł ruszać. Będzie musiał odejść. Dobra, królce 4 zostało zagrane. Mhm. Yy, niestety nie wiemy. A chyba się odświeżyły to na czeskomie. Tak, na czeskomie już wszystko się podświeżało. Dobra, to coś zlagowało na chwilę. Mhm. No, jak widzicie, też mają dużo czasu stosunkowo, to znaczy to, że tam się zlagowała strona i pokazywało mniej czasu, to nie ma znaczenia w tym momencie. No, no dobra, Bec król b się też... musi, nie? Ta. No i widzę, patrzcie jakieś ciężkie życie szachisty. Ja tu jestem zmęczony oglądając tę partię. To jako oni muszą być zmęczeni grając tę partię, a czasem gra się dwie party dziennie. Mhm. Ja tak jadę na dwa takie szalone turnieje, gdzie yy, jeden turniej w pięć dni, dwie rundy dziennie i później dwa dni przerwy i znowu jeden turniej w pięć dni. <laughs> Będzie wesoło. A kiedy to jedziesz? Yy, w marcu. A okej, okay, w marcu. Okej, okay. tutaj skoczek nie jest podstawiony. To po prostu nie można go zbić. Mm, tak, Tutaj jednak ci. szach. No ja to oddał od razu pion. No dobra, tak się jak przegrana, nie ma co się. No. Łowić jakoś bardzo. Tutaj, nawet jakby ten skoczek jakoś znalazł się na b prawie że od razu, no to ten spionek na G, na H po prostu skończy najczęściej. Tutaj w zasadzie każdy ruch wygrywa, myślę, ale najprościej jest po prostu zbić. I to jest takie ostatnie zastanowianie się, myślę, raporta. No bo co tutaj? Skoczek C4, skoczek D2, skoczek B3, ale to już Pionek będzie hetmanem. Teraz no byle, byle nie H2. Tak. Tak. Byle nie H2, bo widły, tylko skoczek e 3 tak, to są właśnie te skoczkówki takie, nie? Ogólnie zasada jest taka, że skoczki kiepsko sobie radzą z bandowymi pionami. Centralnego pionka wolnego skoczkowi jest dosyć łatwo łapać, bandowego ciężko. A myślisz, że fajnie by było jakby o y, trzecie, czwarte miejsca, czy tam drugie trzecie też były dogrywki. Eee, znaczy, fajnie, znaczy dla kibica na pewno, ale wydaje mi się, że dla, dla takiego zbyt. Bo no wiesz, to też no to... jest bardzo ważne, bo te punkty się liczą, nie? Później do no Grand Prix. Tak, ale właśnie kwestia tego, czy... No bo nie okrywajmy, no osoba, która zajęła czwarte miejsce w tym turnieju, albo trzecie miejsce w tym turnieju, no to naprawdę... Musiałaby się, ba będzie musiała się bardzo namęczyć, żeby, żeby awansować do kandydatów, co nie? No tak. Niby jest to możliwe, ale czy ci ludzie mieliby odpowiednią motywację, no to tutaj bym polemizował. Aczkolwiek no, na pewno dla kibiców byłoby to super oglądać. Ja bym się cieszył. Myślisz, że będzie grał? Właśnie chciałem to samo pytanie zadać. Czy, yy, czy będzie to grał? No i myślę, że. Znaczy myślę, że może sprawdzić, ale to by było. Ja, ja, się... to, ja, to, ja to kiedyś się sobie się wkurzyłem, bo grałem turniej. Wszystkie partie się skończyły. Ostatnia runda, nie? I toczy się jedna partia. Yy, I sytuacja była taka. Yy, hetman na skoczka. I, I tyle, nie? I po królu. I teraz, jeżeli gość z Hetmanem wygrywa, to ja w turnieju mam drugie miejsce, a jeżeli remisuję, to mam trzecie miejsce, bo bucholce, nie? Uh -huh. się liczyły. Uh -huh. I kurczę, powiem ci, że nie byłem uh -huh. pewien, czy wygrał. W sensie gość tak realizował, że. <laughs> no chyba. Chyba z pół godziny mu to zajęło. Uh -huh. No nie, no to przesadzam, uh -huh. ale z 15 minut co najmniej. A to były. Nie wiem czy to klasyczne były szachy, czy szybkie. Mm -hmm. No, w każdym razie tak... No ten skoczek tam latał w tej z powrotem i tak A, już wi tak widzia tak. widziałem jakieś tam widły oczywa wyobraźni. No nie no dobra panie. Daj pan spokój już. No Hetman jest dorabiany. No jeszcze może tak spróbować. Tak, myślę, że to będzie ostatni ruch, nie? Tak, król G2. Ale nawet wydaje mi się... A nie, dobra, okej, okay, nie tak? można. Myślałem, że po H2 jest też wygrana jeszcze, bo tam mamy skoczka i pionka, ale nie. Ale nie. Dobra, widzowie, to teraz ostatnie pytanie na tym streamie. Na ile procent od zera do 100 jesteście zadowoleni z dzisiejszego obrotu spraw? No właśnie. W sensie, że... Wojtasz, Wojtaszek do gry w co jutro? Nie no, na 0% to za mało mi się wydaje. Pan no, Sprinter z Twitcha. Ja jestem zadowolony tak w sumie, w koniec końców w 50%. Może. Ja bym do 70%. Ja nawet bym dał tak 45, bo jednak ja bym był tak bardziej zadowolony, jakby tutaj Fedosejew dotarł do to nie. No bierz. ale jeszcze znacznie mniej byś był zadowolony, jakby Wojtaszek No To też finalnie, prawda. Nie? Ale wtedy to wiesz, to zero. <gry> no no dobra, panie, co? co jest? Chyba no. będzie grał. No Nie, no daj spokój. Nie, no dobra, tutaj już podda, to jest prawie... Tak, jakby... tak, podda. Oh, no, okay. Dobra, już wyższe sady okay. mnie tak nastraszają. No, już się <gry> zacząłem martwić. No dobra, widzowie, jutro 15:00, dogryweczka. Jeżeli ktoś ma ochotę rozpocząć swoją przygodę z szachami na żywo, to zapraszam na mój turniej 26 marca w Lubartowie. Wrzucam Wam link na czat, warto się zainteresować. No i cóż, długo dzisiaj, ale Aha. treściwie. No fajniej tak, by jest. było, jakby Wojtaszek wygrał, ale nie ma dramatu, no. powiedzmy. To tak, no byśmy się na pewno zdecydowanie bardziej cieszyli. <gry> tak, tak, ale nie ma tragedii. Do, dogrywka też jest jak najbardziej okej. Okay. Mhm. Dobrze, więc cóż widzę, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Widzimy się jutro o 15. Także mhm. dzięki za uwagę. I dzięki pa! pa. Wielkie. pa, pa.